Znowu wracało niezwykłe uczucie błogości obojętność na wszystko pewność siebie. O Boże, jestem niezwyciężony. Colgrim wstał i lekko zbiegł w dół. Mógłby latać czuł to. Nareszcie był gotów do spełnienia tego fantastycznego rytuału. Nic go już nie może przestraszyć. Świat należy do niego. Ogarnęła go nieprzeparta chęć, by rozpostrzeć ręce i sfrunąć ze skały niczym ptak. Nagle zamarł. Głosy? Na tym pustkowiu? Czy to ta wstrętna istota, którą widział, czyżby szła za nim? Kolgrim. Nie, to Taria. to jego głos. Co to znaczy? i tutaj? A może proszek wywołuje takie halucynacje. Z góry jednak biegło ku niemu czterech mężczyzn. Niech to piekło pochłonie to naprawdę tarjaj. i stajenny bord czy jakoś tak. I dzierżawca Bergfin. Co oni tu do diabła mają do roboty? A ten młody chłopak z blond włosami nigdy go przedtem nie widział. Skąd oni go wzięli? Albo chwileczkę, czy to nie ten, który przyszedł z Matiasem? Zawsze Matias, przeklęty Matias, przeklęty smarkacz. Czy nawet na tę dolinę pada jego cień? Kolgrim, zaczekaj! Już zbiegali na dół. Nie zbliżajcie się, wrzasnął. I tak mnie nie pokonacie. Jesteście tylko zwyczajnymi śmiertelnikami, a ja spotkałem samego szatana! Wyjaśnił towarzyszom. On zażył jakieś środki. Poczekajcie tutaj, postaram się z nim porozmawiać. Cofnijcie się trochę. Jak wygląda szatan, Kolgrimie? Niech mnie diabli, odpowiedział chłopiec. Jest straszniejszy od wszystkiego, co w życiu widziałem. Taki z pewnością diabeł powinien być. Tarjaj nigdy by nie pomyślał, że mały, przymilny Kolgrim zna tyle przekleństw. Jest znacznie mniejszy niż ci się wydaje, mówił dalej chłopiec, z wytrzeszczonymi, nienaturalnie błyszczącymi oczami. Mały i gruby, z nosem niczym dziób ptaka i świdrującymi, paskudnie żółtymi oczami i, i stał tam taka ciemna postać na szczycie góry i kolgrimie, przemawiał Tarjaj uspokajająco. To nie był szatan. Szatan nie istnieje, to o czym mówisz jest dokładnym opisem Tengela Złego, tak jak go kiedyś zobaczyła Sol tu w tym miejscu i w narkotycznym oszołomieniu. Colgrim patrzył na niego sceptycznie. Skąd ty to wiesz? Jesteś tylko zwyczajnym człowiekiem. Dziadek Tengel mi o tym opowiedział. Tego dnia, kiedy przekazywał mi czarodziejski zbiór ludzi lodu. Sol opisała mu swoje wizje, a Sol Umiała o wiele więcej niż ty. O nie! zawołał Kolgrim z przechwałką w głosie. Ja jestem najsilniejszy, jestem największy, umiem latać! Popatrz, jak sfrunę z tej skały! Stój, Kolgrimie, czy ty oszalałeś? To tylko oszołomienie z rozum. Wracaj z nami do domu. To naprawdę niebezpieczna zabawa. Chłopiec znieruchomiał. To nie jest zabawa. Ja jestem wybrany, tylko ja! – W porządku, Colgrim, jesteś wybrany – powiedział Tarjaj poważnie. – Uważam zatem, że powinieneś wykorzystać te nadzwyczajne możliwości, jakie zostały ci dane i stać się nowym Tengelem Dobrym. Będziesz kochany i podziwiany przez wszystkich, tak jak on. Colgrim skrzywił się ironicznie. – Ale ja nie chcę być kochany i podziwiany, głupi jesteś, Tariaj. Co mi z tego, skoro mogę być postrachem dla wszystkich, panować nad całym światem, mordować kogo zechcę, deptać ludzi i śmiać się z ich strachu? Ty, Tarjaj, także będziesz drżał przede mną i wszyscy w domu będą przede mną pełzać. Kochany i podziwiany, ale głupota. A w ogóle, to co wy tu robicie? — Ja także odwiedzałem strych w Grostensholm — odparł tarja i łagodnie — i znalazłem to, co ty. Ja także wiem, gdzie jest to miejsce, w którym ten gal zły zakopał kociołek. Nic dziwnego, że ukazał się i Sol, i tobie. Musiał być wściekły, że ktoś się tu zakradł. On przecież nie chciałby, ktoś odkopał kociołek i tym samym przerwał działanie przekleństwa. Ale popatrz, ja nie jestem dotknięty, ja nie mogę go zobaczyć. Pomyślałem więc, że ja wykopię to paskudztwo, by w przyszłości ród mógł żyć w spokoju. Nie wysyczał Colgrim niemal zielony na twarzy. Nie możesz tego zrobić, bo stracimy siłę. Owszem, i niech Bóg wam dopomoże, żeby tak się stało, biedni przeklęci. Jesteśmy wybrani, sprostował Kolgrim z godnością. Skończ z oddaj mi worek i wracajmy do domu. Skarb jest mój, nigdy go nie dostaniesz. Przywołam szatana, bo wcale się nie boję jakiegoś nędznego upiora. Uciekałem tylko dlatego, że pojawił się tak nieoczekiwanie. On mi nic nie może zrobić, bo ja będę większy niż on, rozumiesz? Colgrim. Na miłość Boską, nie podchodź do mnie, ostrzegam cię. Chcesz unicestwić naszą siłę, którą sam szatan nam dał? Wiesz, że potrafię latać? Nie złapiesz mnie! Zrobił ruch, jakby chciał rzucić się ze skały. Tarja złapał go w ramiona. Trzej pozostali przybiegli, by mu pomóc. Kolgrim rozglądał się zdesperowany i zanim ktokolwiek zdążył się zorientować, co zamierza, wbił kuzynowi nóż pod żebra. Starjaj wpatrywał się weń, przerażony ale wciąż z niedowierzaniem. Potem pochylił się, jakby chciał chronić zranione miejsce, a towarzysze biegli do niego z krzykiem Kolgrim natomiast. Kolgrim, ten szaleniec, władca świata, patrzył na nich wszystkich dzikim wzrokiem, po czym rzucił się ku krawędzi skały. Tryumfująco rozpostarł ramiona, przekonany, że to skrzydła, które uniosą go wysoko ponad ziemią. Gdy zrozumiał swoją pomyłkę, zaczął rozpaczliwie wymachiwać rękami, lecz przepaść zbliżała się ku niemu w coraz większym pędzie. Mężczyźni na górze długo słyszeli jego pełen przerażenia dziecinny głos, dopóki nie zamilkł poprzedzony okropnym łoskotem. Tak więc spełniła się przepowiednia Hanna. Linia Sol wygasła. Sunniwa, jedyne dziecko Sol, zmarła przed czternastoma laty. Tu zaś leżał jedyny wnuk Sol, zmarły w czternastym zaledwie roku życia. Bo tak, jak powiedziała Hanna, Sol. To fałszywy ślad. Tarjaj wciąż leżał na ziemi. Trzej towarzysze próbowali go podnieść, ale nagle poczuli się rozpaczliwie bezradni. Zostawcie go niech leży, powiedział kaleb, który przez długie miesiące pomagał Matiasowi pielęgnować biednego Knuta. Trzeba przyłożyć coś do rany. Niewprawnie. Próbował zatamować krew. Długo przyciskał rany, a Tarjaj leżał pobladły i cichy, oddychając z trudem. Bord powtarzał żałośnie. O nie, nie, nie pan Tarjaj, tylko nie on. Co się bez niego stanie z nami wszystkimi w Lipowej Alei? Berkwin spoglądał na obu bezradnie i modlił się o ratunek, którego nie było. Nie, nie pan Tarjaj, na Boga, tylko nie on. On jest naszym największym skarbem. Pochowali Kolgrima w Dolinie Ludzi Lodu. Nie było sensu ciągnąć zmasakrowanych zwłok do domu przez pół Norwegii. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że wraz z nim pochowali także dziwny, przypominający ludzką postać korzeń, który Kolgrim nosił zawieszony na szyi. Korzeń mandragory, który przechodził z pokolenia na pokolenie przez co najmniej 400 lat. Ale czy naprawdę przynosił właścicielowi szczęście? Nikt nie wiedział, co stało się z tymi, którzy żyli setki lat temu, ale Hanna, czy ona była szczęśliwa? Czy nie umarła, zamordowana w brutalny sposób, a sol, kolejna po niej właścicielka korzenia. Korzeń Mandragory nie stanowił dla niej żadnej ochrony, a już najmniej dla Kolgrima. Ostatniego posiadacza, który nawet nie zdążył dorosnąć, a już życie jego dobiegło końca. Ten także miał ten korzeń. I jakiegoż to szczęścia doczekał? W rozpaczy sam odebrał sobie życie. I Tarjaj był jego właścicielem. Czy ów skarb, Mógł zapobiec śmierci jego ukochanej Kornelii, czy teraz może odwrócić to straszne nieszczęście? Nie. Najlepiej, żeby mandragora spoczęła w ziemi. I nawet gdyby, tak jak Sol kiedyś twierdziła, miała się zacisnąć w proteście jak szponiasta dłoń, to i tak nic by nikomu nie mogła zrobić, bo mężczyźni byli już daleko w drodze powrotnej z Doliny Ludzi Lodu. Sporządzili nosze i transportowali na nich nieprzytomnego Tarjaja. Nie mieli nawet odwagi na niego patrzeć, by nie odkryć, że przestał oddychać. Raz tylko odwrócili się, by popatrzeć za siebie. Mimo wszystko nie powinniśmy go osądzać, powiedział Kalem w zamyśleniu. Pewnie, mruknęli zgodnie pozostali. Nie powinniśmy w każdym razie niezbyt surowo. Wysoko ponad doliną wznosiła się skała. U jej stóp znajdowała się teraz niewielka mogiła. Kolgrim będzie tu spoczywał w samotności, a może jednak nie tak zupełnie sam. W dole, pośród ruin. Znajdowało się wiele niewidocznych grobów, a dolina ludzi lodu miała przecież własny cmentarz. Colgrim spoczął wśród wszystkich swoich przodków, którzy tu żyli i umierali w ciągu wielu stuleci. Zerwał się wiatr i śnieżyca przesłoniła górę, wtedy odwrócili się i podjęli na nowo swoją mozolną wędrówkę. Rozdział ósmy. Bez trudu znaleźli wyjście z Doliny Ludzi Lodu i rankiem, gdy woda w rzece była najniższa ze względu na nocny przymrozek, przeszli przez tunel. Powoli i bardzo ostrożnie nieśli nosze. Posuwali się niemal bez słowa. Na zewnątrz odnaleźli konia, którego zostawił Kolgrim. Wierzchowiec bardzo ułatwiał transport w milczeniu podążali przez rozległą równinę. Musieli dobrze się rozglądać, by znaleźć drogę w doliny. Kiedy już odebrali własne konie, zrobili nowe, solidniejsze nosze i umieścili je pomiędzy dwoma z nich. W ten sposób pokonywali dzień po dniu tę nieskończenie długą drogę do domu, nie wiedząc nawet, czy tarjaj jeszcze żyje, czy może już nie. Rozpytywali o znających się na sztuce leczenia, ale gdy udało im się kogoś takiego znaleźć, zawsze jedyną odpowiedzią było potrząsanie głową. Nikt nie potrafił nic zrobić. Nigdy nie czuli się tak rozpaczliwie przygnębieni i bezradni. Trzech prostych, nieuczonych ludzi i jeden śmiertelnie ranny, wspaniały, wykształcony młodzieniec. Po wielu dniach w ulewnym deszczu dotarli do lipowej alei Tengela i Silje. Przyjęto ich z trudnym do opisania żalem i przerażeniem. Arę natychmiast posłał po balwierza. Cała rodzina, a także Liv i Dak siedzieli jak skamieniali przy łóżku, na którym leżał tarjaj. Czegoś takiego nie przewidywali nawet w koszmarnych snach. Tarjaj, ich duma i nadzieja, najwspanialszy członek rodziny. Tarald zamknął się w swoim pokoju i nie chciał z nikim rozmawiać, rozumieli go. To jego syn doprowadził do tragedii i sam także przypłacił ją życiem. Mogli się jedynie domyślać, co czuje. Iria dzieliła swój czas pomiędzy opiekę nad Matiasem i Taraldem, wierna jak zawsze. Lif już dawno powiadomiła Cecylię o radości z powrotu Matiasa i o nowej rozpaczy po ucieczce Kolgrima. Tym razem poczta sprawiła się dobrze. I już drugiego dnia po tym, jak i został przyniesiony do domu, zjawiła się Cecylia z całą swoją rodziną. Teraz, powiedziała Aleksandrowi. Chcę was mieć wszystkich razem. Pokazać w domu moje piękne dzieci. Chciałabym powitać Matiasa, a oni pewnie też nas potrzebują. Czuję, że potrafię już ochronić Gabriele i Tancreda. Przed Colgrimem, gdyby się znowu pojawił. Wiadomości, którymi zostali przywitani, wstrząsnęła wszystkimi głęboko. Colgrim nie żyje. Taria jest umierający. Cecylia pospieszyła do kuzyna. Zastała tam wszystkich domowników. Tarjaj, kredowo biały, leżał w łóżku. Bez słowa poleciła balwierzowi, by się usunął, potem odsłoniła ranę. Cecylio, nie możesz przecież. powstrzymała ją liw. Córka odwróciła się ze łzami w oczach. Kiedyś Tarjaj przyszedł nam z pomocą. Uratował mi Aleksandra. Nauczyłam się wtedy co nieco. I zawsze byliśmy sobie bliscy, Tarjaj i ja. Przez wiele dni i nocy Balwierz i Cecylia walczyli o życie rannego. Wieczorem piątego dnia po raz pierwszy otworzył oczy. Natychmiast wezwano wszystkich dorosłych członków rodziny. Tarjaj, słyszysz mnie? spytała Cecylia. Znowu zamknął oczy. I ledwie dostrzegalnie skinął głową. Czy mogłabym coś dla ciebie zrobić, dla twojego zdrowia? Jeszcze raz skinął, a raczej leciutko poruszył głową. Dać ci jakieś lekarstwo? Chory zmarszczył brwi. Pytanie najwyraźniej było niejasne. Z twoich zapasów? Nie to nie to. Słaby, prawie niewidoczny ruch głowy. Zdecydowanie oznaczał nie. Cecylia musiała podjąć dalsze próby. Chciałbyś czegoś? Potwierdzenie. Chcesz coś zażyć? No dobrze, coś do picia? Tak, o to chodziło. Zaczęła kolejno wymieniać różne napoje. Na wszystko odpowiadał przeczącym ruchem głowy, w końcu jednak trafiła. Cecylia była wstrząśnięta. Zwykłej wódki? Co to da? Może potrzeba mu do czegoś więcej siły? Zastanawiał się Aleksander. Tak, oczywiście, ależ jestem nierozgarnięta, przyznała Cecylia, czując bolesny ucisk w dołku. To życzenie nie wróżyło nic dobrego. Wspólnymi siłami wlali w niego kilka łyków, aż dał znak, że wystarczy. W chwilę potem otworzył oczy i spojrzał na nich. Mikael. Powinien dostać wszystko, co posiadam, szeptał z wysiłkiem. Ależ tarjaj, jęknęła Lif. Potrząsnął głową na znak, że prosi o ciszę, z wyjątkiem tajemniczego zbioru ludzi lodu. Ten ma pójść do Matiasa. Liv przymknęła oczy. Najchętniej pozbyłaby się tego. Chciałaby, żeby te okropności zostały wyrzucone. Wiedziała jednak, że takie prośby nie zostaną wysłuchane. Poza tym to jest bezcenny skarb, zdawała sobie z tego sprawę aż nazbyt dobrze. Zrobimy jak sobie życzysz, Tarjaj, powiedział Are. Usta tego dojrzałego rosłego mężczyzny drżały z żalu. Czy chcesz, żeby Mikael tutaj przyjechał mieszkał z nami? Nie, tylko z wizytą. Opiekujcie się nim, ale niech go wychowuje. Juliana to dobra kobieta. Mikael jest jedynym, potomkiem jej brata, dlatego chciałaby. Tak, rozumiemy. Nie zerwiemy z nim związku. Przekażcie mu pozdrowienia kiedyś. Powiedzcie, że go. Kochałem bardzo. Powiemy, obiecała Cecylia. Pojedziemy do Lewenstein najszybciej, jak to będzie możliwe. I powiedzcie Matiasowi. Że musi znaleźć godnego dziedzica. Wiemy, powiedział tak, takiego jak ty. Tarjaj uśmiechnął się. W dwa dni potem umarł w wieku dwudziestu ośmiu lat. Wszyscy byli jak porażeni. Wielka nadzieja rodziny, on, który mógł zdobyć światową sławę w nauce, odszedł. Ich ukochany tarjaj! To niemożliwe, on nie mógł umrzeć nie on! Ale to była prawda. Wszyscy domownicy i cała służba także chcieli pójść na pogrzeb. Więc Kaleb ofiarował się, że zostanie w domu i zajmie się dziećmi i gospodarze, i służby. Przyjęli jego propozycję z wdzięcznością. Okazało się, że będzie się musiał opiekować sporą gromadą. Na dziedzińcu w Grostensholm zaroiło się od dzieci. Gdy pierwsze o minęło, Bawiły się i biegały jak szalone, nieskrępowane tym, że w kościele odbywa się właśnie żałobne nabożeństwo. Ale słuchały się kaleba. Był już prawie dorosłym młodzieńcem, a jego wrodzony spokój bardzo im się podobał. Gdy widział, że się za bardzo oddalają albo biegają za szybko, wystarczyło, że podniósł głos. Były niczym statko kurcząt. Wśród czwartego pokolenia potomstwa Tengela byli prawie wyłącznie chłopcy: Kolgrim, Matthias, Andreas, Mikael i Tancred. Teraz Kolgrim odszedł na zawsze, a Mikael przebywał gdzieś bardzo daleko stąd, w obcym kraju. Jedyną dziewczynką w tym pokoleniu była bliźniacza siostra Tankreda, Gabriella. Kaleb szybko się zorientował, z kim ma do czynienia, jeśli chodzi o te czwórkę. Baron, margrabia, margrabianka i mały chłopski syn. Matiasa znał dobrze. Andreas był skupionym ośmiolatkiem, który najchętniej bawił się sam. Uśmiechał się sympatycznie, zjeżdżając po poręczy schodów i przyglądał się zabawom innych dzieci z wyniosłym spokojem. Bliźnięta różniły się między sobą bardzo. Tankret był wszędzie. Żywy, odważny, z błyskiem humoru w piwnych oczach. Włosy miał tak ciemne, że ich dawna miedziana barwa pojawiała się już tylko jako refleks w blasku słońca. Mała Gabriella, siedmiolatka, podobnie jak brat, trzymała się kaleba. Układała teraz lalkę do snu na schodach, gdzie kaleb siedział. Okrywała ją piękną koronkową chusteczką, sprawdzając co chwila, czy kalep jeszcze tam jest. Włosy miała zupełnie prosta, zaplecione w dwa warkocze, które teraz wciąż opadały na lalczynę łóżko. Cierpliwie odrzucała je z powrotem na plecy. Po paladinach odziedziczyła kruczoczarny kolor włosów i ciemnobrązowe oczy. Przyszedł Matias i usiadł obok. Mama mówi, że nikt nie powiedział ani jednego złego słowa o Kolgrimie, rzekł w zamyśleniu. Myślę, że to bardzo ładnie z jej strony. Wszyscy uważają, że Kolgrim był najbardziej nieszczęśliwy z całej rodziny, że nic nie mógł poradzić na to, co robi. Ja też tak uważam. On był naprawdę miły. Kalep nie wiedział. Co na to odpowiedzieć? Mruknął więc tylko coś niepewnie. Matias ciągnął dalej. Brand i Matylda mówią, że ostatnie co Tarjaj powiedział przed śmiercią to imię Kornelia. I że uśmiechał się przy tym, jakby był szczęśliwy. Matylda wierzy, że on spotkał Kornelię. Uważam, że to brzmi bardzo dziwnie, ale też pięknie. Jak ci się zdaje? Gabriela spojrzała na kaleba. Ona także czekała na odpowiedź. Kaleb był zakłopotany. Znajomość spraw tamtego świata nie była jego najmocniejszą stroną. Wybawił go płacze jakiegoś dziecka na podwórzu. Jeden z chłopców przewrócił się i szedł teraz do nich ze skaleczonym kolanem, a za nim podążała cała procesja w nadziei, że kaleb potrafi pomóc. Kaleb, Matias i Gabriella natychmiast zabrali się do roboty. Matias był przez dzieci uważany za swego rodzaju bohatera, najstarszy wśród nich. Niedługo skończy 11 lat, a poza tym miał muskuły. Wszyscy troje zajęli się skaleczonym kolanem, a pozostałe dzieci tłoczyły się wokół. Kaleb zwrócił uwagę na troskliwość Gabrielli. Masz naprawdę zręczne dłonie, pochwalił ją. Powinnaś poświęcić się pielęgniarstwu, albo czemuś podobnemu. Zawsze lubiłam pomagać innym, odparła Gabriella poważnie, nie zwracając uwagi na to, że młody człowiek rozmawia z nią, małą margrabianką, bez należytej uniżoności. Ja też, powiedział Kaleb. Skaleczony chłopiec wziął koronkową kołderkę lalki, wycierał nią nos i łzy. Gabriella nawet nie mruknęła. Chusteczka się przydała, a to najważniejsze. Rodzina nigdy się naprawdę nie otrząsnęła po stracie. Pamięć o tarjaju przygniatała ich serca, wszystkich przepełniała żałoba, która nie miała ich już opuścić ja zabrał do grobu tajemnica. On i Kolgrim. Tylko oni wiedzieli, co zawierał kuferek ze strychu w Grostensholm. Następnego dnia po pogrzebie Kaleb oświadczył, że zamierza wyruszyć w drogę. Ale dokąd? Tak był zaskoczony. Kaleb wzruszył ramionami. Nie wiem. Może spróbuję dostać się gdzieś na naukę? Czy nie chciałeś zrobić czegoś dla wykorzystywanych zbyt ciężko pracujących dzieci? Tak. Ale to były tylko marzenia. Bez wykształcenia nic nie znaczy. Tak spoglądał na niego swoimi rozumnymi oczami. Masz rację. Sama dobra wola nie wystarczy. Musisz zdobyć jakąś pozycję w społeczeństwie, musisz być kimś, by cię wysłuchano, tak niestety jest. A jeśli o to chodzi, wybór masz niewielki. Chciałbyś zostać pastorem? Nie, odparł Kaleb cierpko. No tak. Pieniędzy też nie masz. Asesorem nie możesz zostać, bo na to potrzeba i pieniędzy, i długich studiów. Nauki od dzieciństwa. Poza tym asesorów mianuje sam król. Boję się, że wójtem też byś nie chciał zostać. Tu w Norwegii są oni źle widziani. Tak rzeczywiście nie masz wielkiego wyboru. Może mógłbym ci pomóc zostać na przykład pisarzem u postarunkowego. Może jego pomocnikiem albo protokulantem sam nie wiem. Żebyś tylko miał jakiś tytuł, to już ludzie będą się z tobą liczyć, a znajomość prawa nierzadko przynosi korzyści, bo człowiek często wpada w kłopoty, z którymi niełatwo sobie poradzić. Kaleb uśmiechnął się blado. Jak mógłbym być pisarzem, skoro nawet czytać nie umiem? Myślałem i o tym. Dak uśmiechał się także. Dlaczego nie miałbyś się nauczyć? Norwegia potrzebuje ludzi, którzy by się zajmowali sprawami biedoty. Moja żona nauczy cię czytać i pisać, a ja wprowadzę cię w podstawowe zagadnienia prawne. Musisz jednak wiedzieć, do czego zmierzasz. Walka o sprawiedliwość przysparza człowiekowi wrogów. Bardzo wielu możnych chce mieć prawo do taniej siły roboczej, prawo do obchodzenia się z ludźmi, jak z psami. Chcesz się narażać na gniew możnych? Wiem dostatecznie dużo o ich postępowaniu, nie boję się ich. Dobrze. Zawsze możesz liczyć na wsparcie z naszej strony, chcesz? Kaleb był oszołomiony, ale gdy tylko ochłonął z pierwszego wrażenia, dziękował asesorowi, zachwycony. Upierał się jednak, że musi zarabiać na siebie pracą we dworze. Pozwolono mu oczywiście na to. Kaleb zamieszkał w jednym pokoju z Matiasem, uszczęśliwionym takim obrotem spraw i wszystko zdawało się układać jak najlepiej. Któregoś dnia Dag zadecydował, że pojedzie z chłopcami do Komsberg. Liv była zmartwiona. Tragedie najbardziej odbiły się na Dagu, który już i wcześniej chorował. Miewał teraz nieprzyjemne ataki duszności, wskazujące na kłopoty z sercem. Czy naprawdę musisz jechać, Dagu? On jednak wyglądał młodo i sprawiał wrażenie zadowolonego, że może się zająć tą sprawą. Nie daje mi to spokoju, Liv, przecież wiesz. Tu chodzi także o naszego małego Matiasa i o wielu takich jak on. Popatrzyła na jego ożywioną twarz. I musiała ustąpić. Tak więc pojechali wszyscy trzej. Dag dobrze znał urzędników sądowych w Konsberg. Rzetelnie poprowadzili sprawę oskarżonych Nermarkena i Heubera. Naturalnie obaj oskarżeni wszystkiemu zaprzeczali. Są niewinni jak baranki. W kopalni nie ma żadnych dzieci. Skąd? Sąd może sam zobaczyć. W każdym razie nie powinni byli tego mówić. Sąd wziął ich za słowo. Początkowo oskarżeni wcale się nie bali. wszyscy górnicy bowiem dobrze wiedzieli, że natychmiast wylecą z pracy, jeśli pisną choć słówko o chłopcach. Dak Maiden nie występował w tej sprawie jako sędzia. On żądał pociągnięcia do odpowiedzialności obu nadzorców kopalni. Miał do tego prawo, jako dziadek jednego z chłopców, był przez cały czas obecny na rozprawie, a to miało swoje znaczenie. Sąd wierzył bez zastrzeżeń w każde jego słowo. Ale czy tak samo wierzono chłopcom? Wszyscy ci uczeni panowie zabrali Matiasa i Kalebanadu do kopalni, przedtem jednak przesłuchali ich gruntownie. Jak tam jest na dole? Opiszcie kopalnię. Opiszcie pomieszczenie, w którym sypialiście. Opowiedzcie, jak udało się wam zbiec. Nermarken i Hauber podnieśli krzyk. To na pewno jakiś złośliwy górnik nagadał chłopcom takich rzeczy, by zemścić się na nadzorcach. Chłopcy jednak opisali kopalnię bardzo szczegółowo. Mówili o drobiazgach, na które zazwyczaj nie zwraca się uwagi. Sędziowie zaszli na dół. Oczywiście żaden z robotników nie odważył się wystąpić w roli świadka, nikt jednak nie zaprzeczył słowom chłopców. Po prostu nie chcieli się w ogóle odzywać. I już to mówiło samo za siebie. Zeznania chłopców potwierdziły się co do najmniejszego drobiazgu. Potrafili ponadto wymienić nazwiska wszystkich górników. Sąd polecił wygasić ogień w piecu i wysłać na górę drobnego robotnika. Potwierdził on, że tą drogą można wydostać się z kopalni. Nikt tylko nie mógł zrozumieć, jak poradzili sobie ze śmiertelnie chorym knutem. Krata została oczywiście ponownie wmurowana, ale wyraźne ślady wskazywały, że zrobiono to niedawno. Koronny dowód przedstawił kaleb. Które wskazał, gdzie pochowano Sorena i kilku innych chłopców. Natychmiast zarządzono odpowiednie prace, w wyniku których przestępstwa Nermarkena i Haubera zostały ostatecznie ujawnione. Próbowali naturalnie zwalać winę jeden na drugiego, ale to żadnemu nie pomogło. Obaj zostali powieszeni. Tego widoku chłopcom oszczędzono. Także dlatego że do powieszenia nermarkena trzeba było podwójnej liny, a i tak szubienica trzeszczała podejrzanie pod jego ciężarem. Okazało się, że praca dzieci w kopalniach nie była zjawiskiem powszechnym. Stosowano ją tylko w Konsberg i tylko za czasów tych dwóch pozbawionych sumienia nadzorców. Daki jednak zachęcał kaleba do kontynuowania nauki. Istniało mnóstwo miejsc, które należało skontrolować pod tym kątem. Dzieci pracowały wszędzie, harowały od bladego świtu do ciemnej nocy i rzadko lub zgoła nigdy otrzymywały zapłatę. W rok po procesie w Konsberg Dag dostał pierwszego ataku. Co prawda, wyszedł z tego, ale zdecydował się zakończyć pracę asesora. Pozostając w domu, mógł też więcej nauczyć kaleba. Liv bardzo się cieszyła, że nareszcie ma męża przy sobie i może się nim opiekować. Ona i Are mieli jednak inne jeszcze zmartwienia. Juliana von Lewenstein und Scharfenek została wdową. Komendant zmarł w listopadzie 1635 roku. W rok później Juliana ponownie wyszła za mąż za wybitnego szwedzkiego dowódcę wojskowego Johanna Banera. I przez jakiś czas towarzyszyła mu w wojennej wyprawie. Jej córka, marka Krystiana oraz mały Mikael zostali w Levenstein. Przerwy w korespondencji stawały się coraz dłuższe. Nie chciałbym całkiem utracić mojego wnuka, mówił Are. Marzę o tym, by go zobaczyć. Przecież jego ojcem jest Tarjaj. I chcę mu przekazać ostatnie słowa ojca. Lif napisała do Cecylii, a ta, jak zawsze, gotowa była do pomocy. Tak więc, któregoś dnia, Are, z lśniącym nowym kuferkiem podróżnym w ręce, stanął na nabrzeżu portu w Kopenhadze, witany przez Cecylię i Aleksandra. ów solidny gospodarz miał na sobie swoje najlepsze samodziałowe ubranie i czuł się kompletnie zagubiony w tym wielkim świecie, bowiem przez całe życie. Nigdy nie wyjeżdżał dalej niż do Krystiani. Dzięki Cecylii i jej mężowi wkrótce poczuł się u nich jak w domu. Oboje starali się odsuwać od niego wszelkie trudności. Po kilku dniach wszyscy troje rozpoczęli długą podróż do Dolnej Saksonii. Byli wstrząśnięci, widząc, jak strasznie spustoszone zostały Niemcy. Are z wielkim niepokojem oczekiwał przyjazdu do Lewenstein. Nawet nie miał odwagi wierzyć, że zamek przetrwał za zawieruchę. Ale zamek stał. Spotkanie trzyletniego Mikaela z dziadkiem było wzruszające. Pominąwszy oczywiste trudności językowe, ci dwaj porozumieli się natychmiast. Juliana wróciła do domu, bo wędrowne życie było zbyt męczące. A ona nie czuła się całkiem zdrowa. Pozostała w zamku dopóki goście nie wyjechali. Mikael miał czarne, lśniące i zupełnie proste włosy z lekkim miedziano-rudym połyskiem, mocno wygięte brwi, co dodawało mu powagi i ogromne ciemne oczy. Był oczywiście trochę podobny do Korneli, ale rysy twarzy odziedziczył niewątpliwie po ludziach lodu. A Cecylia twierdziła, że bardzo jej przypomina Tancreda z czasów, gdy miał trzy lata. Aleksander jednak uważał to za przesadę. Juliana opowiadała zabawne anegdoty o malcu, które wskazywały na jego zdolności do wyciągania szybkich wniosków oraz dowodziły stałości uczuć. Wyglądało na to, że między trzynastoletnią marką Krystianą a Mikaelem panuje pełne porozumienie. Dziewczynka okazywała wzruszającą troskliwość małemu synkowi swojej kuzynki. Marka Krystiana była żywym, inteligentnym dzieckiem, może nie uderzająco pięknym, lecz pod każdym względem interesującym. Are polubił ją bardzo. Goście spędzili w zamku trzy tygodnie. Are chciał jak najdłużej przebywać z wnukiem, ale w końcu musiał wracać do domu na żniwa. Zresztą Aleksander i Cecylia także tęsknili już do swoich dzieci. Przed wyjazdem Are długo obejmował Mikaela. Ale teraz, kiedy już poznał chłopca, dzieląca ich odległość nie wydawała mu się taka wielka. Uważał, że bardzo się do siebie zbliżyli. Juliana obiecała, że wkrótce przyjadą do Norwegii, by chłopiec mógł poznać rodzinny dom ojca. Are wracał do Lipowej Alei i czuł się teraz człowiekiem bywałym. Bądź co bądź, zwiedził kawał świata. Niewielu z Grostenschholm tego doświadczyło. Podróżował równo dwa miesiące i miał mnóstwo do opowiedzenia swojej rodzinie: Brandowi, Matyldzie i Andreasowi. Gdy tylko znalazł się w Lipowej Alei, zobaczył, że lipa, która od dawna wyglądała już marnie, zniknęła. Został tylko pociemniały pieniek. "Tak" szepnął z rozpaczą. "O Boże. To tak." "Tak." Dag odszedł. "Wszystko stało się tak nagle" opowiadała Liv. "Kolejny atak, po którym nie odzyskał przytomności." Na pewno niczego sobie nawet nie uświadomił. Pocieszała się. Następnego dnia Are i Liv poszli na cmentarz. Liv wsunęła mu rękę pod ramię. Teraz zostaliśmy sami, braciszku. Tylko ty i ja. Młodszy brat wyższy od niej o głowę odparł. Tak ponieważ my pochodzimy z ludzi lodu. Jesteśmy wytrzymani i silni. Mamy przed sobą wiele samotnych lat. Tego właśnie ojciec nie mógł znieść i wybrał śmierć razem ze swoją Silię. Are w milczeniu skinął głową. Tak, wielu utraciliśmy już oboje, ty i ja. Mówiła dalej Liv ze smutkiem. Dzieci i wnuki, wszystko przez to straszne przekleństwo. Wiesz, Are, kiedy Dak umarł, ogarnęło mnie takie przemożne pragnienie, aby pójść za nim. Rozumiem cię. To samo odczuwałem po śmierci mety. Ale nasze dzieci i wnuki potrzebują nas. Jesteśmy dla nich oparciem. Tak, wiem. I może teraz skończą się nasze tragedie, nie sądzisz? Owszem, mógłby być koniec, przynajmniej na jakiś czas. Liv zamyśliła się. Wiesz co, Are? Przez wiele lat strasznie się bałam od Daga. Widziałam, że jego czas się kończy. I byłam pewna, że jeśli on umrze, to ja się załamię. A teraz jestem jakaś spokojniejsza, pełna żalu, ale uspokojona. Tak, to naturalne. Znowu umilkła, a po chwili powiedziała. Jest jeszcze wiele rzeczy, którymi możemy się cieszyć, prawda? O tak, na pewno. Myślę, że Brand i Matylda dobrze ze sobą żyją, spytała niepewnie. O tak. Jest dużo lepiej niż się spodziewałem. Matylda to wspaniała kobieta. A twoje dzieci też mają udane małżeństwa? Oczywiście. Do Irii zawsze miałam słabość, a już Aleksander po prostu jest wspaniały, ciągnęła Lif w zamyśleniu. Cecylia powiedziała mi kiedyś coś, co by świadczyło, że na początku mieli jakieś kłopoty, ale to chyba nie miało nic wspólnego z ich uczuciami. Nie. nie zrozumiałam, o co chodziło. Ale nie chcę wypytywać. Rodzice powinni zachowywać dyskrecję. Zawsze byłam tego zdania. Zatrzymali się przy grobie rodziny Mejdenów. Myślami znowu wrócili do daga. Jak już mówiłam, od dawna wiedziałam, że to się stanie. Ta lipa, rozumiesz? Tak. Patrzyłem dzisiaj na nasze lipy. Dwie ostatnie z tamtych ośmiu. Są zdrowe i silne, obie. Tak. Dzięki ci, dobry Boże, że mamie udało się powstrzymać ojca i że nie zdążył zaczarować więcej drzew w alei roześmiała się nieoczekiwanie. Aż dziwnie o tym pomyśleć, że teraz jestem jedynym człowiekiem na ziemi, który widział Dolinę Ludzi Lodu to znaczy, kiedy jeszcze istniały tam domostwa i żyli ludzie. Tak. No właśnie. A jak tam Kaleb? Otrzymał dobre podstawy, przynajmniej tyle. Bardzo szybko nauczył się czytać, pisać i liczyć, i Dak zdążył przekazać mu bardzo wiele w ciągu tych krótkich trzech lat. Czy on myśli o dalszych studiach? Do żadnych szkół chodził nie będzie, ale Dak załatwił mu już pracę w sądzie. Pomocnika na razie, ale Kaleb chce spróbować. Sądzi, że uda mu się do czegoś dojść To dobry chłopiec ten Kaleb Tak, on i Matias są wielkimi przyjaciółmi Jak dobrze, że Matias go ma Inaczej byłby chyba dość samotny I Andreas też do nich często przychodzi Dobrze im razem Bo Andreas też jest raczej samotny, prawda? Chyba tak Taki już zwyczaj w naszej rodzinie że nie miewamy zbyt dużo dzieci. Nie wszyscy postępują tak jak Cecylia, żeby rodzić dwoje za jednym razem. Swoją drogą muszę powiedzieć, że to bardzo praktyczne. Liv wróciła do swoich myśli. Zbliżali się teraz do grobu ludzi lodu. Wiesz, od dawna zastanawiam się nad taką sprawą, tak? scholm jest takie duże. A ja teraz zostałam sama w naszej części domu mojej Idaga. Myślałam, żeby Kale potworzył tu za jakiś czas dom dla dzieci. Jeszcze nie teraz, na razie jest jeszcze za młody. Myślę o takim domu i szkole dla dzieci wykorzystywanych do ciężkiej pracy. Are rozglądał się dookoła. W powietrzu czuć było pierwsze powiewy nadchodzącej jesieni. W Grostenholm Pomysł jest dosyć zaskakujący, ale zobaczymy. Stali przed dużym kamieniem nagrobnym Tengela i Silje, na którym zostało wyryte także imię Sol. Obok pojawił się niedawno nowy kamień. U góry pozostawiono puste miejsce przeznaczone dla imienia Arego, a poniżej umieszczono imię Mety. Pod nim... Znalazł miejsce dla swego imienia Tarjaj, a najniżej trąd. W cmentarnej kaplicy Mejdenów wyryto także imię Kolgrima. Jednak ani on, ani Sol, ani trąd nie spoczęli na tym cmentarzu. Wszystkich troje dosięgła nagła śmierć daleko od domu. Wszyscy byli obciążeni dziedzictwem zła, wyrzuceni z ludzkiej wspólnoty. Lecz ich najbliżsi pragnęli zachować ich w pamięci jako zwykłych ludzi, dlatego także ich imiona znalazły tutaj swoje miejsce. W 1640 roku umarła Juliana. Jej mąż, Johann Banner, zaopiekował się Marką Krystianą i małym wychowankiem żony Mikaelem, mimo że wkrótce potem ożenił się ponownie. On sam zresztą po wszystkich trudach wojny rozchorował się poważnie na płuca i nie pozostawało mu wiele życia. Własne dzieci i tych dwoje po Julianie powierzył opiece swego szwagra. Po śmierci Banera Liv i Are próbowali odzyskać Mikaela. Nie wiedzieli jednak, kim jest jego nowy opiekun i choć rozsyłali na wszystkie strony listy z pytaniami, nie udało im się natrafić na ślad ani szwagra. Ani wdowy po Johanie Banerze, której nazwiska zresztą także nie znali. Ktoś im doradził, że powinni szukać w Estonii, ale jak mogli odnaleźć kogoś w dużym kraju, nie wiedząc nawet, kogo dokładnie poszukują. Popełniali ponadto błąd, sądząc, że ów szwagier jest bratem żony Banera. Ktoś im to zasugerował, a tymczasem chodziło o męża siostry Johana Banera. Ale nawet gdyby na to wpadli, to i tak by im to wiele nie pomogło. Wszystkie te rodziny rozpierzchły się po całym kraju. Większość mężczyzn brała udział w wojnie. Wszelkie więzi z małym Mikaelem zostały zerwane. Jedyną pociechą było to, że chłopiec nadal nazywał się Lind z ludzi lodu, i mieli nadzieję, że kiedyś może jednak natrafią na jego ślad. A jeśli nie, drżeli na myśl o tym, bo przecież chłopiec mógł nosić w sobie złe dziedzictwo ludzi lodu. Część druga Gabriella, rozdział dziewiąty. Gabriella Paladin przeglądała się w lustrze. Taka jestem płaska, mamo. Skarżyła się. Spójrz, żadnej okrągłości. Cecylia spojrzała z nadrobutki i uśmiechnęła się wyrozumiale. Pamiętała własny krytyczny stosunek do swojej osoby w latach młodości. To wszystko jeszcze przyjdzie, uspokajała córka. Przecież dopiero co skończyłaś siedemnaście lat, ale inne dziewczęta mają pełniejsze figury. I popatrz na mój nos, po prostu beznadziejny. Twojemu nosowi naprawdę nic nie brakuje. Jesteś ładna, Gabriello. Tak może mówić tylko matka. A co powie Simon? Simon z radością zaakceptował umowę, jaką jego rodzice zawarli z nami, odparła Cecylia. Musicie jednak poczekać ze ślubem do nowego roku, kiedy on zostanie mianowany kapitanem. Nie bardzo mam zaufanie do takich umów, mamo. Nigdy się nie wie, czy ta druga strona działa z własnej woli, czy nie. Ale to jego rodzice wystąpili z taką propozycją, przypomniała Cecylia, jako jedni z wielu, którzy chętniej widzieliby cię jako swoją synową. Tak, ale to nie wyjaśnia, co Simono o tym sądzi. Bardzo bym nie chciała mieć przez całe życie uczucia, że jestem nie do końca chciana. Głupstwa opowiadasz Gabriela. Czy Simon dał ci kiedyś coś takiego do zrozumienia? Nie, ale co to można wiedzieć? Gabriela znowu przejrzała się w lustrze. Próbowała lepiej ułożyć swoje lśniące czarne włosy, ale nie bardzo jej się to udało. Dlaczego nie mam kręconych włosów, jak większość członków naszej rodziny? Popatrz na ten koński ogon. Simon jest bardzo przystojny, mruknęła pod nosem. Naprawdę mama uważa, że ja mu się podobam? Na pewno, przekonywała ją Cecylia, ale plotki, jakie dotarły do niej przed paroma dniami, zachowała dla siebie. Mówiono, że Simon, którego po długim zastanowieniu wybrali na męża dla Gabrieli, ma romans z jedną z niżej postawionych dam dworu. Dość Lekkomyślną osobą. Plotki poruszyły głęboko i ją, i Aleksandra. Nie spali przez całą noc. A wczoraj Aleksander wezwał do siebie młodego człowieka, by się wytłumaczył. Simon przysięgał na honor oficera, że to jedynie złośliwe oszczerstwa, oraz że głęboko i szczerze kocha Gabrielle. Co zresztą. Niemały zaszczyt ożenić się z dziedziczką paladinów. Cecylia nie bardzo nawet zdawała sobie sprawę, jak wielki, wtedy, gdy składała Aleksandrowi swoją szaloną propozycję zawarcia małżeństwa, które ich oboje miało uratować od katastrofy. Gdyby wiedziała, pewnie by się nigdy nie zdobyła na taką odwagę. Na myśl o tym zrobiło jej się zimno. Boże, całe życie bez Aleksandra? Simon także pochodził z bardzo dobrej rodziny. Młody, nie bardzo jeszcze ustatkowany kawaler, który ma przed sobą obiecującą przyszłość. Jego rodzina nie była specjalnie bogata, lecz dla Aleksandra i Cecylii nie miało to wielkiego znaczenia. Najważniejsze dla nich było to, że Gabriella polubiła go zaraz tego wieczora, kiedy zaprosili do domu grupę młodych oficerów. Bez chwili wahania, Przyjęła tę propozycję małżeństwa. A rodzice Simona byli po prostu zachwyceni. Małżeństwo z margrabianką, ależ oczywiście i majątek paladinów też był nie do pogardzenia. Cecylia próbowała spojrzeć na córkę oczyma innych. Niestety, niełatwa to sprawa dla kochającej matki. Gabriella była płaska, trudno temu zaprzeczyć. Miała dość kanciastą figurę i poruszała się raczej bez wdzięku. Pochylała głowę jakby onieśmielona, co zresztą nie odbiegało od prawdy. Na pierwszy rzut oka dość umiarkowanie pociągająca. Trzeba było ją trochę poznać, by dostrzec liczne zalety. Gabriela uśmiechała się tajemniczo, jakby ten uśmiech pochodził z bogatego, lecz głęboko ukrytego wnętrza jej duszy. I potrzebował czasu, by się ujawnić. Po chwili jednak rozpromieniał ciemne oczy i szczupłą twarzyczkę dziewczyny. Zawsze życzliwa ludziom, choć okazująca to w niezbyt naturalny sposób, jakby nigdy nie zapominała o tym, jak mało znaczy, ani o swoich urojonych niedostatkach. Młode dziewczęta bywają takie, myślała Cecylia, wyrośnie z tego. Wychowywała córkę z troskliwością, bowiem Gabriella była wrażliwą dziewczyną. W jednej tylko sprawie Cecylia przejawiała dużą stanowczość, żadnych romantycznych historii przed ślubem. Ona sama boleśnie się sparzyła w młodości. Jej ukochanej córce nie mogło się to przydarzyć. Zarówno kobiety z rodu ludzi lodu, jak i mejdenów miewały chwile zapomnienia łatwo ulegały kochanym mężczyznom. Często pociągało to za sobą bardzo nieprzyjemne następstwa. Nic takiego nie mogło się przytrafić delikatnej, wrażliwej Gabrieli. Cecylia wygłaszała więc surowe kazania na temat czystości i postaw moralnych. Niekiedy sama stwierdzała, że przemawia jak stara panna. Ale tak się bała, tak strasznie się bała, że jej mała dziewczynka będzie cierpieć. Simon był odpowiednim kandydatem. Dojrzały i silny, stanie się ochroną, bezpieczną opoką dla młodej Gabrieli. Do salonu, jak wicher, wpadł tankret. Chciał coś zabrać ze swego pokoju. Towarzysze czekają na zewnątrz, wyjaśnił w biegu. Z nim nie było żadnych kłopotów. Zawsze radosny i ożywiony, zawsze gotów do spłatania figla. Miał już swoją pozycję na dworze. Nosił staromodny tytuł pazia. Wiązano z nim duże nadzieje. Na małżeńskim rynku Tankret był młodzieńcem w najwyższym stopniu poszukiwanym. Najwięcej zainteresowania okazywały mu matki, panien na wydaniu. Młody paladin to doprawdy świetna partia. Do tego prezentację miał znakomitą i jaki był szarmancki. Aleksander i Cecylia nie spieszyli się jednak z zaręczynami. Na ogół nie jest trudno ożenić chłopca, panny natomiast. Tankret wrócił ze swojego pokoju i stanął za plecami siostry, która wciąż studiowała swoje odbicie w lustrze. No, nie tak źle powiedział, przechylając głowę wcale nie źle. Widywałem gorsze strachy na wróble. Szczotka do włosów o mało nie trafiła w kamer dynera, który właśnie wszedł z listem. On jednak przyjął to z kamiennym spokojem. Przepraszam, Wilhensenie, zawołała Gabriela roześmiana. E, to w brata chciałam trafić. Oczywiście, panno Gabriello. Podał list Cecylii. O, to od mamy, powiedziała. Wiesz, Gabriello, każdy list z domu otwieram ze ściśniętym sercem. Choć teraz przecież od paru lat jest spokój, i tak mnie to cieszy. Oni naprawdę zasługują na trochę wytchnienia po tych wszystkich strasznych doświadczeniach. Nieszczęścia, jak to się mówi, chodzą parami. Może wyczerpały się na jakiś czas? I Tarald jest spokojniejszy. Wygląda na to, że jakoś się pozbierał po tamtych trudnych przeżyciach. Mama też zadowolona, pełna optymizmu, co daje się wyczuć w każdym liście. Ona jest niezrównana. Naprawdę mam nadzieję, że i tym razem nie stało się nic złego. Z lękiem otworzyła list i czytała, uśmiechając się od czasu do czasu. I co tam? zapytała Gabriela, siadając obok matki. Mama pisze, że Matias przyjedzie do domu na Boże Narodzenie. Jest już prawie w pełni wykształconym lekarzem jak to zleciało westchnęła Gabriella. Matias ma wielkie poczucie obowiązku, jak wiesz, pracował bardzo pilnie. Nie ma takich wspaniałych zdolności jak tarjaj, ale i on jest utalentowany. A poza tym ma coś, co dla lekarza jest równie chyba ważne gorące serce to widać po jego oczach. Tarjaj też taki był, ale nie do tego stopnia tak. Pamiętam oczy Matiasa – powiedziała Gabriella. Mogą rozgrzać każdą przemarzniętą duszę. Ty chyba nie masz przemarzniętej duszy. Uśmiechnęła się Cecylia i wróciła do listu. Czasami miewam, szepnęła Gabriella. Kiedy czuję się niepotrzebna, pomyślała. Nie mam żadnego celu i żyję tylko sama dla siebie. My kobiety nie mamy w społeczeństwie żadnej misji do spełnienia, chyba tylko jako żony. Owszem, zgodziła się matka, która słyszała tylko to o przemarzniętej duszy. Tak bywa, kiedy jest się młodym. I kaleb wrócił. Kaleb? Gabriela szukała w pamięci. A on, ten długonogi, dosyć krępy chłopak z ludu, ale przyjazny w jakiś taki Szorstki sposób, o jasnych włosach. Tak, tylko że nie jest już chłopcem. Matka zresztą nic więcej o nim nie pisze. Nie widziałam go chyba już z dziesięć lat. Uff, jak ten czas leci. I kto to mówi? Uśmiechnęła się Cecylia. Poczekaj tylko. Im jest się starszym, tym szybciej czas ucieka. To chyba niewielka pociecha, westchnęła Gabriella. Na miesiąc przed Bożym Narodzeniem matka z córką kończyły pospiesznie wyprawę Gabrieli. Jej posag był ogromny. Aleksander nie liczył się z kosztami, gdy szło o jedyną córkę. Cecylia uważała oczywiście, że on rozpieszcza dzieci, ale kochał je tak bardzo, że czasami aż ogarniał ją lęk. Gdyby któremuś coś się stało, Aleksander by tego nie przeżył, nie mówiąc zresztą o niej. Ech, skąd takie myśli teraz, gdy dom wprost drży od radosnych oczekiwań? Zaproszenia zostały już wysłane, i kwatery dla wszystkich gości, których spodziewali się na ślubie, a były wśród nich i osoby królewskie, przygotowane. Przyszła siedziba młodych też była gotowa. Simon chce mieć blisko do oficerskiego kasyna, mówiła Gabriella. Ja sama wolałabym mieszkać na wsi. Kopenhaga jest taka hałaśliwa i brudna. O mamo, tak się boję, czy podołam temu wszystkiemu. Masz na myśli wesele? Wszystko pójdzie dobrze, zobaczysz. Nie. Zastanawiam się nad dalszą przyszłością. Typowa matka. Myślisz tylko o wystawnym weselu. Powiedziała dość niegrzecznie i bardzo niesprawiedliwie. Ja mówię o całym małżeństwie. Chciałabym, naprawdę bym chciała uczynić Simona szczęśliwym. On zasługuje na dobrą i oddaną żonę. A on, sądzisz, że jest ci życzliwy? O tak, bardzo życzliwy i uprzejmy. Myślę, że on mnie szanuje, mamo. A w sercu pojawiło się na moment leciutkie pragnienie, żebym może nie okazywał jej aż tak wielkiego szacunku. Lecz natychmiast tę myśl stłumiła. Gabriella otrzymała surowe przygotowanie do ostatecznego życia i nie pozwalała sobie na żadne frywolne pomysły. Westchnęła przejęta. Och, taka jestem zdenerwowana, taka podniecona. Niech to już przeklęte wesele minie jak najprędzej. To ależ Gabriello. Przepraszam, a kiedy go widziałam ostatnio, powiedział, że otacza mnie leciutka mgiełka. Czy tak się mówi? zapytała niepewnie. To wyjątkowo piękne. W drzwiach stanął Wilhelmsen. Jego wysokość prosi panią Margrabinę do salonu. Już idę. Odparła Cecylia i wstała. Dokończ ten monogram, Gabriello. Nie siedź tu pogrążona w marzeniach. Ta poszewka niedługo zrobi się całkiem brudna. R i P. R od nazwiska Simona i P jak Paladin. Czy to naprawdę takie trudne? Niełatwo wyhaftować R. Czy on nie mógłby się nazywać na przykład na i? O mamo, czy noc poślubna jest nieprzyjemna? Lekko zaszokowana pytaniem córki Cecylia, przypomniała sobie własną, bardzo niekonwencjonalną noc poślubną z szakownicą pośrodku łóżka i Aleksandrem plamiącym prześcieradło własną krwią. Uśmiechnęła się mimo woli. Nie. Bywają bardzo piękne noce poślubne. Gabriela spoglądała na nią pytająco. Sama również jakby zaskoczona tym tematem, lecz matka wyszła. W salonie zastała jednego z zaprzyjaźnionych oficerów, pobladłego na twarzy, i Aleksandra. Nigdy przedtem Cecylia nie widziała męża tak przygnębionego i zagniewanego. Co się stało? spytała. Aleksander mówił z wysiłkiem. Mój przyjaciel przyszedł oto z wiadomością, że Simon uciekł do Niemiec. Z tą damą dworu, wiesz? I nie powiedział nam ani słowa. Zrazu Cecylia nie wierzyła, jakby nie pojmowała, co oznaczają słowa męża. Gość wtrącił nieśmiało. Został oczywiście wykluczony z korpusu oficerskiego i zdegradowany. My także do dzisiaj o niczym nie wiedzieliśmy. Zwierzył się jednemu z kolegów i tamten nas poinformował. Uważałem, że powinienem państwa jak najszybciej powiadomić. Państwo cieszą się powszechną sympatią. Dzięki. Wybąkała Cecylia. Powoli zaczynała do niej docierać okrutna prawda. O mój Boże, Gabriela, jak my jej mamy? Nie ma potrzeby. Przerwała jej córka od progu dziwnie matowym głosem. Słyszałam. Mamo, ojcze, to nic. Tak naprawdę, to ja nigdy w to małżeństwo nie wierzyłam. Chciała odejść, gdy do pokoju wpadł tankret. Jego zazwyczaj roześmiana twarz była czerwona z oburzenia. Domyślam się, że już wiecie. Opowiedziały mi o tym dwie twoje przyjaciółki, Gabriello. Wyrażały swoją sympatię i współczucie, ale się śmiały. Śmiały się z mojej kochanej siostry, ojcze. I musiałem sobie pójść, żeby się na nie nie rzucić. W zdenerwowaniu nie zdawał sobie sprawy, że to, co mówi, jest jak sól na rany Gabrielli. Dławiąc się od płaczu, pobiegła do swego pokoju. Tankret na Boga! Upomniała go Cecylia. Powinieneś być bardziej delikatny. Wybacz, mamo, nie chciałem. Pójdę do niej. Nie teraz. Ona wie, co czujesz. Widziałeś przecież. Myślę, że teraz chciałaby zostać sama. Wszyscy jesteśmy wzburzeni, ale chyba lepiej, żeby tak się stało. I ja tak myślę powiedział Aleksander z poszarzałą twarzą. Najwyraźniej Simon nie byłby dla niej odpowiednim mężem. Wybaczyłbym mu wszystko, gdyby tylko powiedział otwarcie. Miał wiele okazji. Od razu na początku mógł powiedzieć, że interesuje go inna, albo wówczas, gdy go pytałem, czy pogłoski o Damie dworu są prawdziwe, ale nie on zaprzeczał. Czekał aż do ostatniej chwili, żeby jak najboleśniej upokorzyć Gabrielle i po prostu uciekł. Wybrał najłatwiejsze dla siebie rozwiązanie. Dla takiego tchórzostwa nie mam wyrozumiałości. Powiem to wszystko Gabrielli, oświadczył Tankret uroczyście. Myślę, że to ważne i może będzie dla niej jakąś pociechą. Aleksander wyglądał przez okno. Moja biedna mała dziewczynka, wszyscy dobrze wiemy, jak ją to musi boleć. Przyjaciel skinął głową. Tak mi przykro, że musiałem przyjść z taką wiadomością, ale nie chciałem, żeby się Państwo dowiedzieli z plotek. Bardzo jesteśmy Ci wdzięczni, odparła Cecylia. Zazwyczaj zainteresowani dowiadują się ostatni. A co się tyczy Simona, to jestem pewna, że już wkrótce się przekona, iż nie wybrał najłatwiejszego rozwiązania, raczej przeciwnie. Myślę, że teraz możesz iść do Gabrielli, Tankredzie. My z ojcem przyjdziemy później. Po tym wszystkim Gabriela jakby zgasła. Nigdy nie była zbyt pewna siebie, a ten cios jeszcze pogorszył sytuację. Bała się wyjść z domu i niewiele pomagała troskliwość i miłość, jaką okazywali jej najbliżsi. Uśmiechała się do nich z wdzięcznością, próbowała być pogodna, udawała, że nic się nie stało, ale oczy wciąż miała smutne. Aleksander cierpiał wraz z nią. Co robić, Cecilio? Szukanie nowego narzeczonego właśnie teraz też jej nie pomoże, jak myślisz? Nie, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Teraz nie uwierzy w żadną miłość. Uważam, że powinna wyjechać. Ona tutaj czuje się ośmieszona. Masz na myśli wyjazd do Norwegii? Tak, do mamy. Ona jest teraz sama, tylko z rodziną taralda. Wiem, że bardzo tęskni za ojcem. Mogłyby sobie pomóc nawzajem, a poza tym Gabriela będzie tam miała towarzystwo. Są tam jej rówieśnicy Matias i Andreas. Matias ma cudowny wpływ na ludzi. Porozmawiamy z nią. Gabriella przyjęła propozycję wyjazdu z wdzięcznością. Tylko najpierw napiszcie i zapytajcie babcie. Nie chciałabym się narzucać. Gabriela zawsze bardzo się bała, że będzie dla kogoś zawadą. Krótko przed świętami Matias Mejden wyprowadził z wozowni małe sanki. Do końskiej uprzęży przywiązał dzwoneczek i pojechał odwiedzić pewnego starego człowieka, który poważnie zachorował. Matias nazywał siebie lekarzem, tak jak przedtem mówiło sobie Tarjaj. Obaj studiowali na tym samym uniwersytecie w Tybinze, Lecz Tarjaj. Zdobył bardziej gruntowne wykształcenie, jego bowiem interesowały przede wszystkim badania naukowe. Matias natomiast chciał po prostu pomagać ludziom, od razu i konkretnie. Początkowo wszyscy mówili, że powinien zostać pastorem. Uważano, że jego łagodne oczy i uspokajający wpływ na ludzi wprost go do tego zobowiązują. Matias jednak nie odczuwał takiego powołania. Długo się zastanawiał nad tym, jakie powinno być jego przyszłe życie. Był też jedynym dziedzicem Grostensholm, ale prowadzenie majątku go nie pociągało. To jego ojciec, Starald, był urodzonym gospodarzem, ale on nie. W końcu doszedł do wniosku, że najwięcej dobrego zrobi dla swoich bliźnich właśnie jako lekarz. Nie dlatego, by miał jakieś nadzwyczajne zdolności, ale przecież mógł się wiele nauczyć. Poza tym, to on odziedziczył po tarjaju należący od pokoleń do ludzi lodu zbiór środków leczniczych. A to zobowiązywało. W Norwegii można było wykształcić się tylko na balwieża lub felczera. Kto chciał zostać lekarzem, musiał jechać za granicę. Dlatego i on znalazł się w Tybindze. A gdy po uniwersytecie rozeszła się wiadomość, że legendarny i Lind z ludzi lodu był jego bliskim krewnym. Wszyscy starali się ułatwić mu pracę. Tak więc skończył studia w rekordowym tempie. Szczerze mówiąc, pewną rolę odegrał w tym także jego niezwykły dobroczynny wpływ na ludzi. Jakkolwiek do tego doszło, faktem jest, że w 1645 roku wrócił do Grostensholm jako lekarz, niezwykle młody jak na ten zawód. Miał 21 lat. I był niezbyt wysokim, łagodnym i miłym, młodym człowiekiem o błękitno-zielonych oczach i miedziano-rudych włosach, które teraz tylko leciutko zwijały się na końcach. Jego uśmiech sprawiał, że nawet najbardziej zatwardziały człowiek miękł, a najzimniejsze serce topniało. Był naprawdę niezwykłym chłopcem, a mama Iria wprost pęczniała z dumy. Tarald zaś który pokonał nareszcie wyrzuty sumienia, że nie umiał kochać kolgrima, równie mocno jak młodszego syna. Teraz otwarcie okazywał Matiasowi swą wielką miłość. Chłopiec zresztą zawsze rozumiał ojca i szanował jego powściągliwość. Tarald bowiem w pierwszych latach był niepotrzebnie nadmiernie surowy wobec Matiasa, wyłącznie dlatego, by kolgrim nie czuł się pokrzywdzony. Ale to się na nic nie zdało. Kolgrim pozostał tym, kim był, wilkiem w owczej skórze. Gdy został odkryty, pociągnął za sobą w przepaść wielu innych. Matiasa, potem Tarjaja, i co tu ukrywać, dla daga ostatnie jego postępki były ciosem, którego nie przeżył. A jaką żałobą okrył całą rodzinę? Szczególnie dotkliwie odczuł to tarald który przedtem cierpiał z powodu strasznej śmierci sunniwy i długiej, zagadkowej nieobecności Matiasa. Matias kierował saniami zasłuchany w miarowy, czysty dźwięk dzwonków, rozmyślając o ponownym spotkaniu z Kalebem. Obaj byli zaskoczeni. Kaleb stał się dorosłym mężczyzną, miał teraz 27 lat. Nie zachowało się w nim wiele z dawnego idealizmu. Tym razem Matias spotkał surowego i szorstkiego człowieka. Po kilku latach przepracowanych w charakterze pisarza w niższej izbie parlamentu, Kaleb postanowił, że spróbuje stanąć o własnych siłach i zrealizować młodzieńcze marzenia. Deputowani, którzy ledwie dostrzegali swojego pisarza, pozwolili mu odejść. Kaleb zrobił już bardzo wiele, by pomóc dzieciom zmuszanym do szkodliwej dla nich pracy, ale zewsząd napotykał zdecydowany opór. Nikt nie chciał go słuchać. Ci bowiem, którzy zajmowali dostatecznie wysokie stanowiska, najczęściej sami wykorzystywali pracę dzieci. A gdy brutalnie atakował pracodawców, robił sobie z nich wrogów. Oni zaś mieli władzę. Gdyby tak żył asesor Duck Maiden... Z innych marzeń także musiał zrezygnować. Jako chłopiec jeszcze w kopalni i później często marzył, że kiedyś znajdzie dobrą, pracowitą dziewczynę, z którą mógłby się ożenić. Te kobiety jednak, które spotykał przy okazji swojej pracy na rzecz bezdomnych i biednych dzieci, nie nadawały się na żony. Kale pomijał je z daleka. Życie pozbawiło go iluzji. Dziewczyny, które poznał, nie były postaciami z jego marzeń. Zdecydowanie nie. Czasami udawało mu się naturalnie wyrwać jakieś dziecko z niewolniczych warunków, ale co to dawało? Włóczyły się one potem po ulicach albo żebrały. W końcu wszystkie jego oszczędności się wyczerpały, a on sam był tak zmęczony, że musiał spotkać znowu normalnych ludzi. Napisał więc do Liv, która zawsze darzyła go przyjaźnią, i zapytał, czy może przyjechać w odwiedziny. Odpowiedziała natychmiast, oczywiście z zaproszeniem. Dopiero w Grostensholm okazało się, jak bardzo jest wyczerpany. Przez kilka pierwszych dni siedział po prostu w fotelu, a Liv pozwalała mu wypoczywać. Był rozgoryczony, że nie okazał się godny ich zaufania. Posłuchaj, powiedziała w końcu Liw rzeczowo. Mój mąż Dak, którego tak podziwiasz, kiedyś w latach swojej młodości walczył tak samo jak ty. Zabiegał o poprawę warunków pracy robotników tartacznych i przeżył gorzkie rozczarowanie. Wtedy musiał dać za wygraną, bo był młody i niedoświadczony. Jak więc widzisz, nie spotyka to tylko ciebie. Kalep nie odpowiedział, tylko z wdzięcznością skinął głową. Zrobił się masywny. Rysy jego twarzy pod jasną grzywką oznaczały się niemal brutalną wyrazistością. Oczy lśniły błękitem jak dawniej, lecz szczerość, ta jakaś ożywiająca jej iskra i zapał do pracy, wygasły. Zostały badawczo przymrużone, wąskie szparki. Nikt nie staje się szczęśliwy, jeśli wciąż napotyka opór. Taki był kaleb, kiedy Matias wrócił do domu. Młodemu lekarzowi sprawiało ból, że przyjaciel stał się sceptykiem, pozbawionym wiary w ludzi. Matias zbadał chorego i dał mu wzmacniające lekarstwo. Niewiele więcej mógł zrobić. Stary organizm był po prostu wyniszczony. Chory czegoś jeszcze chciał. Mój drogi chłopcze, wykrztusił po chwili. Czy ty, który masz takie dobre oczy, mógłbyś zrobić coś dla mojej wnuczki? Głos Matiasa był zawsze przyjazny. Dźwięczała w nim radość życia i miłość do każdej żywej istoty. Co się stało? Mała Eli, ona jest na służbie u tej baby, Nigard, i myślę, że nie jest jej tam dobrze. Jest taka chuda i blada. I nie była w domu już dawno, a zawsze mnie odwiedzała. Wstąpię tam w drodze powrotnej. Niech cię Bóg błogosławi, szepnął stary z ulgą. Matias znał gospodynię z Nigard jeszcze z czasów dzieciństwa. Była to niewiarygodnie skąpa baba, która zgarniała wszystko, co jej wpadło w ręce, nie płacąc za nic. Wykorzystywała wszystkich jak mogła. Matias wątpił, by małej Eli, której nie znał, wiodło się tam szczególnie dobrze. Jego obawy się potwierdziły, ale nie przypuszczał, że jest aż tak źle. Gospodyni była wdową, a jej własne dzieci wyprowadziły się z domu. Gdy Matias wszedł do izby, doleciał go cichy jęk od strony łóżka, chociaż kiedy wjeżdżał na podwórze, widział kobiecą postać w oknie. O, jęknie ustawał. O, ja biedna kobieta! Podszedł do łóżka, w którym leżała gospodyni, sprawiająca wrażenie umierającej. Tyle, że spod okrycia wyglądały czubki butów. Co wam się stało, matko? O, jakie to szczęście, że dobry doktor przyjechał! Leże tu biedna sierota, chora i bezradna. Żadnego pożytku nie mam z tej leniwej sługi, która nawet nie wstanie, żeby mi pomóc. O, tak mnie boli, tak boli. Gdzie boli najbardziej? Zapytał Matias, rozglądając się po izbie. Drzwi do komórki za kuchnią stały otworem i zobaczył tam łóżko, w którym najwyraźniej ktoś leżał. Nie dochodził stamtąd żaden dźwięk. O, kłuje tu, w boku i... Mogę zobaczyć? Nie, nie! Zawołała kobieta przestraszona, bo przypomniała sobie, że jest kompletnie ubrana. Nie, najgorsza jest głowa! Huczy w niej taki dudni, a boli, że mało nie oszaleje. W nocy nawet oka nie zmrużyłam i dam wam na to proszek, ale jest dosyć drogi, powiedział Matias złośliwie. Nie, nie mogę marnować doktorowi takiego drogiego lekarstwa. Może jest inne, za darmo, tylko mały łyczek. Teraz nie mam, baba westchnęła. Nie, ale może chociaż wesprze biedną. Samotną kobietę i znajdzie nową służącą, nie tak samolubną i leniwą jak ta, którą mam. Będę bardzo wdzięczna. Obiada biedną wdowę, chciałaby jeść parę razy na dzień. To właśnie ją przyjechałem zobaczyć. Przysłał mnie jej dziadek. Matias wstał i choć baba jeszcze wzmogła swoje jeremiady, poszedł do komórki. Gospodyni wrzeszczała za nim. Nie wiesz jej, ona tylko kłamie. W łóżku, czy raczej na stosie szmat, leżała mała dziewczynka. Ogromnymi oczyma wpatrywała się w przybysza, ale nie wydała z siebie najmniejszego dźwięku. Była tak mała i wychudzona, że nie byłaby w stanie powiedzieć, ile ma lat. Włosy nieokreślonego koloru, rzadkie i potargane, opadały na twarz, w której widziało się tylko te oczy, jak u cielaka, które dopiero co przyszło na świat i nic jeszcze nie rozumie. To ty jesteś, Eli? zapytał. Tak, szepnęła ledwo dosłyszalnie. Boli cię coś? Dziewczynka potrząsnęła głową. Matias przyjrzał się jej rękom. Były czerwone i popękane od pracy i mrozu a skórę miały tak twardą, jak pięści drwala. Wyglądała po prostu na mocno niedożywioną. Chodź, powiedział Matias. Wziął ją na ręce i stwierdził, że jest leciutka jak piórko. Ponieważ miała na sobie tylko koszulę, zabrał także jej nędzne ubranie. Co doktor robi? wrzeszczała baba. Zapomniała się i wyskoczyła z łóżka w kompletnym ubraniu. Zabieram dziewczynkę. Nie zostanie tu ani chwili dłużej. Odparł Matia słagodnie, potem dodał: A wy matko powinniście wstać. Nie przystoi zdrowym ludziom leżeć w łóżku i udawać chorobę. Wyszedł wraz z Eli, ułożył ją na saniach i starannie otulił derką. Zawrócił i raz jeszcze wstąpił do dziadka dziewczynki. Zabieram Eli do Grostenholm, powiedział. Zostanie tam, dopóki nie dojdzie do siebie. I nie posyłajcie jej z powrotem do Nigard. Pracowała tam naprawdę zbyt ciężko. Niech ci Bóg błogosławi. Powtórzył stary. Rozdział dziesiąty. Eli została ułożona w wielkim łożu w białej pościeli pod lekką puchową kołdrą. Drobne ciało niemal utonęło w tych wspaniałościach. Jej oczy stały się, jeżeli to możliwe, jeszcze większe. Przedtem jednak lif wykąpała ją i starannie wymyła jej rzadkie włosy ostro pachnącym środkiem by jak powiedziała dziewczynka mogła być w łóżku sama później dostała duży kubek mleka i miskę rosołu z mięsem długo leżała wpatrując się w sufit a potem zasnęła z cichutkim westchnieniem zapewne ulgi ale też i lęku przestała już wierzyć w bajki liv przyglądała się jej i po wielu latach pełnej chłodu samotności Znów czuła wzbierające w piersi ciepło, bo mimo wszystko po śmierci Daga czuła się bardzo osamotniona. Ani dzieci, ani wnuki nie mogą zastąpić towarzysza życia. Teraz oto otrzymała inną wartość zadanie do wypełnienia. Wezwała do siebie Matiasa i Kaleba, oczy jej płonęły z ożywienia. Co byście na to powiedzieli, chłopcy? Czy Elin nie mogłaby być początkiem tego, o czym mówimy od tak dawna? Czy nie powinniśmy już przekształcić części Grostensholm na dom i szkołę dla nieszczęśliwych dzieci? Dobrze, babciu, zrobimy, jak mówisz, zgodził się Matias z zapałem. Przecież wszyscy troje pracujemy dla tej samej sprawy. Kaleb nie podzielał ich wielkiej wiary w powodzenie tego projektu. Głos jego brzmiał twardo i sucho, gdy odpowiadał to się na nic nie zda. Wyjdą stąd i wrócą do swojej nędzy i upodlenia. Teraz naprawdę kraczesz, kaleb. Zaoponowała Liv. Powinniśmy przynajmniej spróbować. Jeśli jesteś innego zdania, to znaczy, że powinniśmy Eli po prostu wyrzucić? Nie, oczywiście, że nie. A przy okazji, ile ona ma lat? Liv próbowała sobie przypomnieć. Urodziła się w tym samym roku, co poczekaj. Tak, ma chyba siedem lat. Siedem lat? Matias był wstrząśnięty. Możemy się tylko domyślać, jak ją ta baba Znigard traktowała. Kaleb zastanawiał się. Pani baronowa myśli o założeniu tutaj domu, czy tak? Od dawna miałam taki zamiar. A dla ilu dzieci? Nie może być ich zbyt dużo, bo wtedy to by nie był dla nich prawdziwy dom. Na początek mogłabym oddać dwa mniejsze pokoje: jeden dla chłopców i jeden dla dziewcząt, w każdym pokoju dwa łóżka, a zatem czworo dzieci. Zaczniemy z czwórką i zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że nie można rzucać się od razu na zbyt wiele. Kaleb trochę szorstko, jakby chciał nabrać dystansu do własnej propozycji, a może zagłuszyć swoje krwawiące serce, powiedział: Znam dwóch chłopców, którym chętnie bym pomógł. Jeden z nich pracuje u handlarza węgla. Haruje ciężej niż nie jeden dorosły mężczyzna. Niedługo pęknie mu kręgosłup pod ładunkami, które nosi. Powinniście zobaczyć tego wyrostka, jak się zatacza na ulicy, niosąc worek z węglem większy niż on sam. Wyciągnąłem go stamtąd, ale on po prostu nie miał dokąd pójść i gdy tylko ja odszedłem, natychmiast znowu wpadł w łapy handlarza. Liczy sobie jakieś dziesięć lat. Jest zdolny, ale tak udręczony, że umie tylko słuchać. Nie ma żadnych krewnych, nikogo, kto by mu pomógł. Weźmiemy go do nas, powiedział Matias. A ten drugi? On jest głuchy i rodzina wykorzystuje go jako źródło zarobków. Przez cały rok żebrze na ulicach Krystiani, na piersiach nosi tabliczkę z napisem Głuchoniemy". Jeśli wraca do domu bez pieniędzy, dostaje lanie. Biją go tak, że ma siniak na siniaku, a teraz w zimie marznie okropnie. Dałem mu kiedyś rękawice, ale następnego dnia znowu miał ręce purpurowo sinę. Rodzice sprzedali rękawice, a poza tym wyglądał w nich nie dość nędznie. Zabierz go do nas, powiedziała Liv. Kaleb z Matiasem pojechali do Krystiani, i przywieźli obu chłopców. Nie było to łatwe. Handlarz węgla podniósł krzyk, a sam chłopiec był śmiertelnie przerażony i nie wiedział, co robić. Przechodził raz na jedną, raz na drugą stronę, w zależności od tego, kto mówił ostatni. W końcu uśmiech Matiasa, jego tytuły lekarza i barona przeważyły nad handlarzem, a także mała sakiewka wsunięta mu cichaczem do kieszeni tamtego. Rodzice głuchego chłopca narobili wrzasku, że Kalep i Matias chcą uprowadzić ich ukochanego syna, co należało rozumieć, najlepsze źródło ich dochodu. Posterunkowego jednak nie wzywali, co to to nie posterunkowego, unikali jak ognia. Dzieci mieli jednak trzynaścioro, a poza tym Matias obiecał im pewną sumę za chłopca. Nie opierali się więc przesadnie. W drodze do domu Matias powiedział: To straszne, że rodzice żądają pieniędzy od kogoś, kto chce pomóc ich dziecku. Nie mam już żadnych złudzeń, jeśli chodzi o ludzi, odparł Kaleb. Usadowili obu chłopców na saniach, a ci przyglądali się sobie nawzajem badawczo. Byli mniej więcej w tym samym wieku. Mały żebrak wyglądał na strasznie zabiedzonego. O węglarczyku niewiele dało się powiedzieć, bo był cały czarny. Jak ci na imię? Zapytał kolegę. Nikodemus, odparł żemrak. Co? Krzyknęli Kaleb i Matias jednocześnie. Ty mówisz i słyszysz? Mówię, powiedział mały Nikodemus. Ale ojciec i matka zabronili mi o tym wspominać. Nie mowa. Zarabia więcej pieniędzy. Matias i Kaleb byli wstrząśnięci. Boże, jak to dobrze, że go stamtąd wyrwaliśmy! westchnął Matias. O tak, zgodził się Kaleb. Zanim jego poczucie moralności nie zostało całkiem zniweczone, Nikodemus trzymał swoje odmrożone ręce pod ciepłym okryciem. Był straszliwie wychudzony, miał sine cienie pod oczami. Oczy drugiego chłopca wyrażały sceptycyzm. Spoglądały jakoś martwo, co u dziesięcioletniego chłopca robiło szczególnie nieprzyjemne wrażenie. Liv ożyła, widząc tyle młodych istot w domu, i cieszyła się bardzo, że może im dać to, czego przedtem nie znały: porządne jedzenie, wygodny pokój i opiekę. Gdy już odszarowali pera z warstwy węgla, okazało się, że jest on niedużym. Wychudzonym i kościstym chłopcem, zupełnie pozbawionym mięśni, o włosach sterczących jak piórka małego ptaszka na wietrze i o nieprawdopodobnym apetycie. Między sobą nazywali go drozdem. Wciąż nie dowierzając tej nowej sytuacji, jak z bajki, obaj chłopcy wsunęli się do łóżek szczęśliwi, że jest ich dwóch. W pokoju obok leżała mała Eli, cichutka jak myszka. Prawie się nie odzywała. Od czasu do czasu szeptała tylko cichutko Dziękuję i to wszystko Wkrótce przyjechała Gabriella. Wysłano po nią Sanie do portu w Chrystiani Przez całą drogę do Grostensholm Siedziała cicha i zamknięta w sobie Nie odczuwała żadnej radości z odwiedzin u babki Ale przynajmniej znalazła się daleko od Danii Opatulona w futra Czuła na twarzy szczypiący mróz i rozmyślała od wielu dni krążyła jej po głowie wciąż ta sama niezmienna myśl. Właściwie powinnam umrzeć. Po co mam teraz żyć? Już przecież nikt na całym świecie nie zapyta, czy Gabriela Paladin żyje, czy umarła. Płozy sunęły cicho po śniegu. Stuk od końskich kopyt był przytłumiony. Dźwięk jednego małego dzwoneczka nie burzył leśnej ciszy. Wiatr wygrywał w koronach drzew swoją elegię. Boże, jak żałośnie to brzmi, myślała. Czy ja już nigdy nie będę się mogła cieszyć? Zmrok zaczynał rzucać niebieskie cienie na ośnieżone pola, gdy sanie wjechały na dziedziniec Grostensholm. Gabriela nieczęsto bywała w Norwegii. Za pierwszym razem miała siedem lat. To było w tym roku, kiedy zginął Tarjaj. Wszyscy poszli na pogrzeb, a Matias i ten tam Kaleb opiekowali się dziećmi. Potem przyjeżdżała jeszcze dwukrotnie, ale żadnego ze starszych chłopców wówczas nie było. Bawiła się wtedy i rozmawiała ze spokojnym Andreasem z Lipowej Alei. Była zresztą bezgranicznie przywiązana do swojej babki, Liv. Teraz nawet ona nie miała znaczenia. Życie Gabrielli było skończone, przeminęło. Z domu wybiegł jakiś młody chłopiec, żeby ją powitać. Nie. Wydawało jej się, że taki młody, bo był niewysoki. Gdy podszedł bliżej, zobaczyła, że to dorosły mężczyzna. Te lazurowe oczy, piegi i łagodny uśmiech. To musi być Matias. Jaki on miły. Jak sympatycznie wygląda. Pomyślała i uczuła ciepłe drgnienie w sercu. A tego nie chciała za żadne skarby. Bała się, że zaraz zacznie płakać. Witamy, Gabriello. Staliśmy jak dzieci przy oknie i wypatrywaliśmy sanek, babcia i ja. Tak się cieszymy, że znowu jesteś z nami. Gabriella uśmiechała się blado, wysiadając z pomocą woźnicy z sanek. Cieszyli się na jej przyjazd? Nie mogła w to uwierzyć. Jaka ty jesteś ładna, Gabriello, powiedział Matias. Prawdziwa dorosła dama, tylko zaszczupła. Babcia się tobą zajmie, to przytyjesz. Oto i ona. Liw stała na szczycie schodów i machała do wnuczki. To dziwne, ale babcia się właściwie nie starzeje. Gabriela zapomniała już, jak wygląda jej pełen ciepła uśmiech. Nie uśmiechaj się tak, prosiła w duchu. Ja nie chcę niczyjej życzliwości, bo mogłabym się załamać. Chcę, żeby było tak, jak jest: ból, smutek i samotność. Swoją drogą Matias nie musiał mi przypominać. Jaka jestem chuda, brzydka i płaska. Uf, wszystko jest takie męczące, co ja tu robię? Witaj, moje dziecko. Jaka ty się zrobiłaś ładna, mówiła babka? Tak mówisz, bo chcesz mnie pocieszyć, myślała Gabriela. I jaka dorosła, tak dawno cię nie widzieliśmy. Możesz mi wierzyć albo nie, ale myśmy się zastanawiali, jak teraz wyglądasz. Chodź, chodź do domu. Tu jest Taral, także Iria, a to Kaleb. Pamiętasz kaleba? Gabriella przywitała się najpierw z Irią, dużą i nieładną, ale jak zawsze pełną dobroci. Poczuła niepokojący ucisk w gardle, którego bardzo nie chciała. Wyobrażała sobie, jak Iria musiała w młodości cierpieć z powodu braku urody. Ona, taka miła. Ale nie trzeba się było nad nią litować. Dostała przecież Taralda. A co ma ona? Gabriella Tarald w zniszczonym roboczym ubraniu wyglądał jak prawdziwy właściciel majątku ziemskiego. Zresztą chciał, żeby ubranie takie właśnie było. Wcale go nie oszczędzał. Oboje z Irią mieli teraz po czterdzieści cztery lata. Gabriella, kiedy była młodsza, nie mogła się nadziwić, dlaczego ten przystojny Tarald ożenił się z kimś tak brzydkim i pospolitym, jak Iria. Skoro mógł mieć najpiękniejszą księżniczkę, gdyby zechciał. Później jednak zmieniła zdanie. Z nich dwojga to Iria była i silniejsza, i lepsza. Była piękna jako człowiek, a dobre oczy dodawały jej urody. Poza tym Gabriella poznała tę okropną historię Sunniwy, pierwszej żony Taralda, którą wybrał właśnie ze względu na urodę, gdy tymczasem Iria patrzyła na to i cierpiała. Gabriella ocknęła się z zamyślenia i zwróciła się do ostatniej osoby w pokoju. O Boże, czy to Kaleb? Ten rosły, barczysty mężczyzna o lodowato-zimnych oczach? Nieśmiała Gabriela skuliła się i nieznacznie cofnęła. Czy on musi wyglądać tak nieprzyjaźnie? Sama nie wiedziała, o co jej chodzi. Nigdy nie chciała niczyjej sympatii, ale też nie chciała być odrzucona. Niełatwo było być Gabrielą w tych dniach bezgranicznego upokorzenia. Spuściła wzrok pod chłodnym spojrzeniem Kaleba. Musisz pójść i przywitać się z naszymi podopiecznymi, rzekła pospiesznie Liv. Chłopcy przyjechali wczoraj, a mamo droga. Uśmiechnął się Tarald. Czy najpierw nie powinniśmy pozwolić Gabrieli na zdjęcie płaszcza i dać coś zjeść? Tam jedzenie może poczekać. Zdejmij płaszcz i chodź, Gabriello. Młodzi mężczyźni poszli z nimi. Matias opowiadał z przejęciem, co postanowili. Gabriella próbowała okazywać zainteresowanie, ale dość umiarkowanie cieszył ją fakt, że dom pełen jest obcych dzieci, kiedy ona potrzebuje odpoczynku. Dwaj malcy bawili się już razem zabawkami Kolgrima i Matiasa, ledwo więc mieli czas się przywitać. Gabriella uznała, że wyglądają biednie i głupio. Nie widziała powodu, żeby się dla nich poświęcać. I przeklinali, coś okropnego. Zupełnie nie mogła zrozumieć babki. Mała dziewczynka natomiast przyjęła pozbawione radości spojrzenie Gabrieli ze zdziwieniem i lękiem. Próbowała dygnąć w łóżku, ale jej się to nie udało. Dlaczego ona leży? Spytała krótko Gabriella. Głodowała przez dłuższy czas, odpowiedziała Liv. Ale wydaje mi się, że dzisiaj wygląda już lepiej. Prawda, chłopcy? Tak, zdecydowanie. Tego nie mogę zrozumieć, pomyślała Gabriela i natychmiast zapomniała o Eli. Obojętnie poszła ku drzwiom. O, Simon, jak mogłeś? On jednak oczywiście mógł. Było sprawą całkowicie naturalną, że wybrał pulchną, pełną życia kobietę zamiast takiej beznadziejnej Gabrieli. Co ona sobie właściwie wyobrażała, że ktoś się zechce? Nawet fortuna paladinów nie zwabiła Simona, skoro mógł ją dostać tylko razem z Gabrielą. Dobra wola kochanego ojca. Kupił dla nich dom, dał jej książęcy posag i wszystko to Simon odrzucił. Ponieważ nie zniósł myśli, że będzie musiał spędzić z nią życie. Matias, który towarzyszył Liv do jadalni, zawołał wesoło przez ramię. Jak więc widzisz, Gabriello, będziesz tu miała mnóstwo roboty? Nie przypuszczam. Burknął kaleb za jej plecami. Odwróciła się gwałtownie, a on mówił dalej z tym swoim lodowatym wzrokiem. Nie mamy zajęcia dla ludzi, którzy zamierzają pielęgnować swój miłosny zawód po to tylko, by uczucie nieszczęścia przetrwało jak najdłużej. W oczach Gabrieli pojawiły się łzy. A ty możesz zajmować się dziećmi? Ty, który nie masz w ogóle współczucia dla innych? Kaleb patrzył na nią z niechęcią i nie od razu odpowiedział: Pragnę po prostu umrzeć dodała Gabriella. Uważam, że tak powinna jaśnie panienka zrobić. Teraz i tak nie ma z pani żadnego pożytku. To prawda, poskarżyła się. Nikt mnie nie chce. Ach tak. No to dlaczego pani babcia zaprosiła panią tutaj? To nie ona. To moi rodzice chcieli się mnie pozbyć. Wcale mnie to nie dziwi, choć pamiętam panią jako miłą dziewczynkę troszczącą się o innych. I poszedł sobie. Głos Gabrieli łamał się z rozgoryczenia. Ja patrzyłam wtedy na ciebie z podziwem, zawołała za nim, lecz Kaleb się nawet nie obejrzał. Po obiedzie przyszedł Ares Brandem, Matyldą i Andreasem, by się przywitać, ale Gabriella pozostała w swoim smutnym świecie i na ich pytania odpowiadała bladym uśmiechem. Sama też nie pytała ani o ich życie, ani o troski. Słowa kaleba ją poruszyły. Zdawała sobie sprawę, że zachowuje się źle, ale nie umiała się zmienić. Zbyt była rozbita. Kiedy usłyszała o zdradzie Simona, poczuła, jakby ją owinęła jakaś obezwładniająca mgła i nie była w stanie się z niej wydostać. Nie to uważała za zdradę, że porzucił ją dla innej kobiety. Nad tego rodzaju uczuciami człowiek przecież nie panuje. Sama zresztą nie chciałaby wyjść za niego, wiedząc, że myślami jest przy innej, nie. Tu chodziło o sposób, w jaki to zrobił. To okrutne, brutalne tchórzostwo. Tego wybaczyć nie mogła. Szczerze mówiąc, ledwie go znała. Rozmawiali ze sobą uprzejmie, jak dobrze wychowani ludzie na spotkaniach, które aranżowali rodzice. Ona była nieśmiałą, spłoszoną panną. Bo matka mówiła, że tak należy się zachowywać, ale w samotności snuła marzenia. Pełna lęku, to prawda, bo jakoś nie mogła uwierzyć w aż takie szczęście, by ten przystojny oficer mógł znajdować przyjemność w obcowaniu z nią. Jak się okazało, nie znajdował. Nagle stwierdziła, że goście zbierają się do wyjścia, więc siedziała przez cały czas pogrążona we własnych myślach. Serdecznie pożegnała się z Andreasem, który pięknie wpisywał się w szereg właścicieli lipowej alei. Tengel był oczywiście wyjątkową osobowością, lecz jego syn Are, wnuk Brandt i prawnuk Andreas stanowili znakomity przykład przywiązanych do ziemi, przyciężkawych, ale dzielnych gospodarzy. Nigdy niczym nie zaskakiwali, budzili zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Andreas był o rok starszy od Gabrieli. Jeśli rozmawiali ze sobą, to o sprawach najbardziej powszednich. Nerwy, zranione uczucia i temu podobne sprawy znajdowały się poza obrębem zainteresowań Andreasa. O tym można było rozmawiać z Matiasem, ale jeszcze nie teraz. Teraz chciała być sama. Dano jej pokój na drugim piętrze, na samym końcu korytarza. Mieszkała tam także babcia i troje obcych dzieci. Eli w pokoju obok Gabrieli. Kaleb natomiast sąsiadował z Matiasem w części domu należącej do Taralda. Gabriela kręciła się niespokojnie w łóżku. Ogarnął ją jakiś niepokój, którego nie pojmowała. Nie na tyle jednak głęboki, by nie pozwalał jej spać twardo jak kamień tej pierwszej nocy. Chociaż wieczorem była przekonana, że ktoś tak nieszczęśliwy jak ona oka nie zmruży. Rozdział 11. Następnego dnia, niepytana o zgodę, została brutalnie włączona do pracy z dziećmi. – Ale ja potrzebuję wypoczynku – jęknęła żałośnie. – Po to, by pielęgnować zranione uczucia? – zapytał Kaleb. – O nie! Lif nie zwracając na nic uwagi, powiedziała pogodnie: Weź tę owsiankę, Gabriello, i postaraj się, by Eli trochę zjadła. Ale jeśli nie będzie chciała jeść, to ją zostawię, burknęła Gabriella. Nie zniosę żadnych kaprysów. To nie o to chodzi, powiedziała Lif cierpliwie. Po prostu spróbuj bądź tak dobra. Z bolesnym westchnieniem Gabriela poszła do pokoju małej, która leżała jak przedtem, i tylko czubek nosa wystawał jej spod kołdry. Masz tu zupę mleczną, powiedziała Gabriela z grymasem, który zapewne miał być uśmiechem. Jedz. Dziewczynka ani drgnęła, patrzyła tylko na nią przerażonymi oczyma. O, Boże! Zniecierpliwiła się Gabriela. Ja nie mam czasu, by stać tu przez cały dzień. Usiądź. Eli leciutko poruszyła głową, jakby chciała ją unieść, ale zaraz opadła znowu na poduszkę. No już. Gabriela chwyciła dziewczynkę, chcąc ją podnieść. Przesunęła ręką po jej ramieniu i zamarła. Boże, drogi. Szepnęła. Ramię było chudziutkie jak wiórek. Tylko skóra i kości. Łopatki sterczały niczym ptasie skrzydła. O dziecko, kochane! Gabriela położyła dziewczynkę z powrotem. Tak, zaraz cię nakarmimy, zobaczysz. Tylko leż spokojnie, ja wszystko zrobię. Otoczona największą troskliwością rodziców Gabriela, nigdy w życiu nie miała do czynienia z dziećmi. Teraz jedną ręką. Wspierała ostrożnie głowę Eli, a łyżką trzymaną w drugiej próbowała wlać do jej ust trochę owsianki. Dziewczynka przełykała posłusznie, ale z wysiłkiem. Widać było, że obecność Gabrieli śmiertelnie ją przeraża. Nie mam zamiaru cię uderzyć, jeśli tego się boisz, powiedziała Gabriela krótko, ale jak twoja matka mogła dopuścić do takiego stanu? Eli wpatrywała się w nią cielęcym wzrokiem. A może ty w ogóle nie masz matki? Dziewczynka potwierdziła skinieniem głowy. A ojca? Nareszcie mała próbowała coś powiedzieć. Dziadka szepnęła przepraszająco ale. on jest pewnie stary. Eli potwierdziła skinieniem głowy. I chory pisnęła żałośnie. Dobrze. Ale kto się tobą zajmował? Ja pracowałam u gospodyni Nigert, szepnęła, ale nie mogłam tak, jak ona chciała, była na mnie zła. Gabriela zamknęła oczy. Tutaj nikt na ciebie nie będzie krzyczał, powiedziała z najokropniejszymi wyrzutami sumienia. Wybacz mi, że byłam trochę szorstka. Sama też czuje się porzucona. Eli spojrzała na nią pytająco: „ Ty też nie masz nikogo, kto by cię kochał? Nie nie, to nic odparła Gabriela zawstydzona, bo nagle spojrzała na swoją krzywdę innymi oczyma. Jest wielu takich, którzy mnie kochają, tylko jeden mnie nie chciał. Mała, wychudzona rączka zamknęła się na jej dłoni w geście pocieszenia. Gabriela oddychała głęboko, by się nie rozpłakać. Boże drogi myślała. Ona mnie pociesza. Teraz musisz tylko odpocząć i dużo jeść tak szepnęła mała. To okropne, kiedy ktoś cię nie kocha. Masz rację, to okropne. Człowiek czuje się taki nic nie wart. Dziewczynka kiwała głową, że rozumie. Gabriela trzymała jej rączkę. W pamięci pojawiły się wspomnienia. Jakieś schody. Schody do domu tutaj w Grostensholm. Duży chłopak, który mówił jej jakieś ciepłe słowa, kiedy opatrywali malca z obdartym kolanem. Nie pamiętała dokładnie słowo w słowo, co powiedział, ale to było coś w tym sensie, że ona umie zajmować się innymi i że czemuś takiemu powinna się poświęcić. I oboje stwierdzili, że lubią pomagać innym. Kaleb. Drgnęła i wróciła do smutnej rzeczywistości. Gospodyni Nigard nie była dla ciebie dobra. Mała zacisnęła usta i potrząsnęła głową. Patrzyła w bok. A jak się tam znalazłaś? Ona przyszła do dziadka i powiedziała, że się mną zajmie. Zastąpi mi matkę. I w zamian ty musiałaś pracować? Tak. Darmowa służąca. Nie dawała ci jeść? Nie śmiałam jeść. Bo ona mówiła, że wszystko jej zjadam. A to nieprawda. Ja nie dostawałam prawie nic i nawet tego bałam się tknąć. Gabriela myślała o świetnym jedzeniu w Gabrielszus, o miłości i troskliwości rodziców. Jak ci na imię? usłyszała szept z łóżka. Gabriella, odparła, jakby nie pamiętając, że przecież nikt nie może zwracać się per ty. Do margrabianki. Eliza wahała się, ale wyraźnie chciała coś powiedzieć. No, co ci leży na sercu, powiedz. Po chwili usłyszała znowu spłoszony szept. Czy nie mogłabyś tu mieszkać razem ze mną? Gabriela była wzruszona. Spojrzała na dziecinne łóżko pod ścianą i uśmiechnęła się bezradnie. Chyba się tu nie zmieszczę bo już się ciemności Mała istota skinęła głową Ten pokój taki pusty i taki wielki Już niedługo przyjedzie tu druga dziewczynka Czy ona jest miła Nie wiem nie znam jej jeszcze Teraz muszę już iść ale powiem że czujesz się samotna Zastanowimy się co robić niedługo wrócę Eli patrzyła na nią błagalnie. Gabriella uśmiechnęła się, próbując dodać jej odwagi. W drzwiach przystanęła jeszcze na chwilę z tacą w rękach. Po raz pierwszy od wielu tygodni zapomniała o swojej sytuacji. I to na długie minuty. W salonie babki opowiedziała, że Eli czuje się osamotniona. Liv i obaj młodzi mężczyźni zauważyli błysk życia w oczach dziewczyny. Matias powiedział z wahaniem. Zdaje mi się, że mam kandydatkę. Pastor mnie pytał, czy nie moglibyśmy się zająć pewną dziesięcioletnią dziewczynką, ale nie wiem, czy ona mieści się w ramach tego, co tu postanowiliśmy. Jak to dlaczego? Zdziwiła się Liv. Ona pochodzi wprawdzie z naszej parafii, ale kiedy oboje rodzice umarli, przeniosła się do siostry w Christiani, i nie było to dla niej szczególnie pomyślne. Pod jakim względem? zapytał Kaleb ostro. Siostra wciągnęła ją w bagno. Ta dziesięciolatka jest już tak zepsuta, że nie byłaby odpowiednim towarzystwem dla Eli. Wiesz, gdzie mieszkają obie z siostrą? Wiem, pastor dał mi adres. Ta starsza jest chyba naprawdę bardzo zepsuta. Chodzi po ulicach i zaczepia mężczyzn, kradnie, oszukuje. I robi wszystko, żeby tylko zdobyć pieniądze. I tego samego uczy młodszą siostrę. Mimo wszystko powinniśmy spróbować pomóc tej małej, powiedziała Liv. Musimy to potraktować jako wyzwanie. Tak, pojedziemy obaj, rzekł Kaleb. Takie dziewczyny mogą się okazać bardzo nieprzyjemne w obejściu. Jeden człowiek daleko z nimi nie zajdzie. Trzeba będzie prawdopodobnie stosować zdecydowane metody. Liv uśmiechnęła się zabierzcie też ze sobą Gabrielle jako przyzwoitkę, żeby was ta starsza nie sprowadziła na złą drogę. Młodzieńcy parsknęli oburzeni. Kalebowi nic nie grozi, zażartował Matias. Jego ideałem jest zdrowa, naturalna dziewczyna, pogodna, silna, o czystym sercu, mocno stojąca na ziemi. A może się mylę? W każdym razie, nie mam zamiaru szukać przygód w towarzystwie nocnych ptaków. Kaleb przyjął niedyskrecję Matiasa z ponurą miną. Neurotyczne panny też mnie nie obchodzą. Liv zakończyła sprawę. Gdybyście wyjechali zaraz, bylibyście z powrotem na obiad. Eli nie może mieszkać z taką zepsutą dziewczyną. Zaprotestowała Gabriella przestraszona. Zostaw to mnie. Uśmiechnęła się Liv. Tylko przywieźcie tę małą to, babciu. Ja obiecałam Eli, że zaraz wrócę. Może już do niej idę. Wsiedli więc do sań i pojechali. Gabriela siedziała pomiędzy chłopcami, trochę przestraszona, że będzie musiała się zetknąć z najgorszymi przejawami życia wielkiego miasta. Zarazem jednak odczuwała dziwną ulgę. No to co, że Simon mnie porzucił? To co, że nie pociągam mężczyzn i może nigdy nie wyjdę za mąż? Co ja w ogóle znaczę? Czyż nie najważniejsze jest, że człowiek może zrobić coś dla innych, poświęcić siebie? Eli prosiła, żebym mieszkała w jej pokoju. Mój Boże, jak to ogrzewa moje przemarznięte serce. Może sobie kalep nazywać mnie neurotyczką i zarzucać mi lenistwo. Bo to mnie miał na myśli. Dobrze o tym wiem. Matthias pełen był planów, i usta mu się nie zamykały przez całą drogę. Kaleb zapatrywał się na wszystko nieco bardziej sceptycznie. Gabrielle nieoczekiwanie irytował jego brak wiary w ludzi, a dopiero co, irytowało go to samo u niej. I może sobie mieć tę swoją pogodną chłopską córkę, pomyślała nagle, bez związku. Adres, który dostali od pastora, okazał się nieaktualny. Jakaś okropna baba wołała do nich od progu, że tę dziwkę wyrzuciła z domu już dawno temu. Gdzie wobec tego jej szukać? Zastanawiał się Matias. Dawniej ten złodziejski pomiot mieszkał w bramie dwie przecznice stąd, ale pojąć nie mogę, że tacy przyzwoici panowie chcą mieć z nią do czynienia. Mogłabym przysiądz, że ona ma i parchy i trypra. Chcemy się tylko zobaczyć z jej młodszą siostrą. Uśmiechnął się Matias. Tak, widziałam. Ona ciągała za sobą jakiegoś dzieciaka. Dostali w końcu nowy adres i poszli. Owszem, na szczycie schodów, przy drzwiach, na strych, leżały jakieś skłębione szmaty, a po chwili z posłania podniosła się rozczochrana dziewczynka. Była potwornie brudna i zabiedzona, i zaskakująco dojrzała, jak na swoje dziesięć lat. Dzień dobry. Przewitał się Matias. Przyszliśmy zapytać, czy nie chciałabyś mieć nowego domu, dobrego domu, gdzie każdego dnia będziesz się najadać do syta. – A ty co u diabła jesteś za przeklęty, oszukany pastor? Syknęła mała, zachrypłym głosem. Zjeżdżaj stąd. Gabriela z trudem opanowała się, by nie zakryć uszu dłońmi i nie uciec. W jej dotychczasowym, wyrafinowanym świecie, istoty takie jak ta były czymś całkowicie nieznanym, aż jej dech zaparło ze zdumienia i obrzydzenia. W tej samej chwili jednak, szmaty poruszyły się znowu i ukazała się jeszcze mniejsza, dziewczęca głowa, rozczochrana, o pyzatych policzkach i bystrych oczkach, jak mały troll w matowym świetle sączącym się przez szparę w ścianie. Ale wyjąkał Matias. Która z was ma dziesięć lat? Przyglądałem mu się niechętnie, w końcu starsza powiedziała. Na diabła ci to wiedzieć. Masz ochotę na numer? To powiedz od razu, a nie stój tu i nie opowiadaj o dobrym domu. Nie dam się nabrać na takie sztuczki. I trzymaj swoje brudne łapy od mojej siostry. Ja za nią odpowiadam. Więc ile ty masz lat? Zapytała Gabriela wstrząśnięta. Przedwcześnie dojrzałe, pozbawione iluzji, dziecinne oczy spojrzały na nią. A ty coś za jedna, ty stara wiedźmo! Jeszcze nie posmakowałaś chłopa? Żeś taka niezaspokojona? Zabieraj się stąd. Chłopami sama się zajmę. Ile masz lat? Powtórzył Kaleb ostrzejszym tonem. Posłała mu paskudny, bezwstydny uśmiech. Jagnięce mięsko, mój chłopcze. Chcesz spróbować? Nie, dziękuję. Wolę świeże. Niemacane przez różne pokryte parchem łapy. Nie pytamy o ciebie, to twoją siostrę chcemy zabrać. A, to wyście tacy. Ciekawe, co powie na to posterunkowy. Nie gadaj głupstw, ile masz lat? Guzik ci do tego. A zresztą piętnaście, a ciałko delikatne jak u nowo narodzonej owieczki. Tylko spróbuj. Kaleb zwrócił się do Gabrieli i Matiasa. Ma może którejś z was jakiś hak, żebym mógł ściągnąć te gałgany z jej siostry? Starsza wpadła we wściekłość. Miotała na Kaleba straszne przekleństwa. Za kogo go uważa i co on może zrobić. Wszystko to było tak straszne, że Gabriella poczuła mdłości. Odwróciła się i zeszła parę stopni w dół. Bez dalszych komentarzy, Obaj mężczyźni podnieśli młodszą dziewczynkę, która szarpała się i kopała, wrzeszcząc przy tym niemiłosiernie ze strachu. Kaleb starał się znieść ją ze schodów, podczas gdy Matias trzymał plującą i nieprzestającą kląć starszą siostrę. Gdzie wy ją zabieracie, co? Przeklęci porywacze! Ja zamelduję, ja... Nie, nie zrobisz tego, powiedział Matias i jęknął, bo ta okropna dziewczyna ugryzła go dotkliwie. Nie chcesz, żeby twoja siostra mogła mieszkać w porządnym, pięknym domu, gdzie będzie mogła się uczyć, a w przyszłości zostać prawdziwą damą? Diabelski, przeklęty kaznodzieja. Nie jestem kaznodzieją, jestem medykiem. Ty sama też powinnaś być dokładnie zbadana i powinnaś skończyć z tym bezwartościowym życiem, które prowadzisz. Dobrze mi tak, jak jest. Nie chcę się z nikim zamieniać. Co wy robicie z Fredą, wy? Zabieramy ją do dworu Grostensholm. Mieszka tam już troje innych bezdomnych dzieci. Będzie z nimi. Wykrztusił Matias, wciąż szamocąc się z dziewczyną, gdy tymczasem Freda wrzeszczała na ulicy. Dostanie trzy posiłki dziennie i będzie mieć opiekę, której ty dać jej nie możesz. Wreszcie ustąpiła. Dobrze, weź ją sobie, ty przeklęty Alfonsie! Weźcie ją, to przynajmniej nie będę musiała słuchać jej ciągłego skamlania o jedzenie. Chciałam być dla niej dobra, ale samej będzie mi lepiej, dużo lepiej. Chłopy nie lubią, jak ona się koło mnie plącze. W porządku, powiedział Matias. A teraz oddaj moją sakiewkę. Co do cholery. Chcesz mnie jeszcze oskarżyć o kradzież, co? Tak, chcę. Oddawaj sakiewkę. Nie mam. Matias odebrał jej swoją własność siłą. O, a tu masz miedziaka, to przynajmniej dzisiaj nie pójdziesz na ulicę. Ona jednak cisnęła w niego monetą z całej siły, a ta potoczyła się z brzękiem ze schodów. Nie potrzebuję Twoich zasmarkanych pieniędzy, ty przeklęty świętoszku! Jak chcesz. Odparł Matias spokojnie i poszedł sobie. Zanim zdążył zejść na dół, Przeleciała obok niego jak strzała i porwała pieniądz. Matias skinął jej przyjaźnie na pożegnanie. Dziewczyna pokazała mu język. Pospiesz się, syknął kaleb, zasłaniający dłonią usta Fredy. Budzimy zainteresowanie, a ja nie jestem już dłużej w stanie zmuszać jej do milczenia. Wsiedli do sań i szybko odjechali. Wszyscy troje musieli trzymać małą, dziesięcioletnią Fredę która była przekonana, że uwożą ją na koniec świata. Freda, posłuchaj nas, zaczęła Gabriela. Chcemy ci pomóc. Nie będziesz już musiała sypiać na zimnych schodach, ani głodować, ani być świadkiem nieprzyjemnych scen. Usiądź teraz i rozejrzyj się. Jedziemy do domu, do Grostensholm. Znasz przecież dwór w Grostensholm. Pochodzisz z tej parafii. Cholerna wiedźma, wrzasnęła Freda, która przeszła u siostry niezłą szkołę. Kiedy dotarli do dworu, wyglądała na dość zrezygnowaną, a może już nie miała siły, by stawiać opór. Wszyscy zdjęli przybrudzone okrycia, a Freda została rozebrana ze wszystkich swoich gałganów i skierowana wprost do kąpieli, którą liw zawczasu przygotowała. Musieli ją trzymać we czwórkę, żeby dała się nareszcie umyć, a jej wściekłe wrzaski słychać było chyba aż w lipowej alei. Wszyscy byli gruntownie przemoczeni, a podłoga zamieniła się w jezioro. Gdy nareszcie zanieśli wyszorowaną do czysta Fredę do łóżka w pokoju przestraszonej Eli, Gabriela oświadczyła przytomnie: Na dzisiejszą noc przeniosę się do dziewcząt. Nie znają się jeszcze. Eli jest przerażona, a Freda, jak sądzę, zdecydowana na ucieczkę. Bardzo dobrze, pochwalił ją Kaleb. Przeniesiemy pani łóżko, margrabianko. Tych kilka słów uznania z jego strony sprawiło jej ogromną radość. Spojrzała na niego ukradkiem, ale on zdążył już zapomnieć o jej spragnionym czułości sercu i zajął się bardziej praktycznymi sprawami. Zresztą, nie życzyła sobie pochwał od tak nieuprzejmego mężczyzny. Gdy jednak Gabriella wyszła, by przynieść potrzebne jej na noc rzeczy, wszyscy troje pozostali w salonie, popatrzyli na siebie z uśmiechem. Kuracja zaczynała działać. Gabriella miała trudną noc. Freda była pobudzona i tęskniła za siostrą, nie chciała się położyć w swoim nowym, pięknym łóżku. Przekleństwami i nieopanowanym zachowaniem przerażała wrażliwą Eli. W końcu Gabriella musiała wezwać pomoc. Liv, Matias i Kaleb usiedli obok Fredy. Gabriella zaś trzymała Eli za rękę. Musisz się uspokoić, Fredo, tłumaczył jej Matias. Eli jest chora. Ta smarkata? Krzyczała Freda. Nie chcę mieszkać z dzieciakiem. Tutaj będzie ci lepiej. Idź do diabła, ja sobie wszędzie dam radę. Zarabiam więcej pieniędzy w ciągu jednego dnia niż ty przez cały rok. To dlaczego mieszkałaś na tych brudnych schodach? Bo chciałam. A nie marzłaś? Musiałem ci opatrzyć nogi. Takie masz poodmrażane. Mogę skopać te twoje cholerne opatrunki. Oczywiście, że możesz, ale myślę, że to by było głupie. Wiesz, tu będziesz miała dużo swobody i będziesz chodzić do szkoły. Szkoła, prychnęła Freda z bezgranicznym obrzydzeniem. To tylko dla głupków. Przeciwnie. To coś dla tych, którzy są dostatecznie mądrzy, by chcieć się uczyć, powiedział Kaleb zaczepnie. A najwięcej uczą się oczywiście ci, którzy mają coś w głowie. Ty i tak pewnie byś niczego się nie nauczyła, więc lepiej daj sobie spokój. Co ty wiesz? Czego ja się mogę nauczyć? Jestem dużo mądrzejsza od ciebie. Właśnie widzę, odparł Kaleb cierpko. Poznaję to po twoim języku. Gdy dorośli zamilkli na chwilę, spytała zaczepnie. Będziecie tu siedzieć przez całą noc? To zależy od ciebie, ode mnie? Ja was tu przecież nie chcę, ty cholerny staruchu. Domyślamy się, ale Eli potrzebuje snu. Była bardzo źle traktowana i teraz boi się wszystkiego. Pi, ale tchórz, a po chwili przerwy: jak to źle traktowana. Bito ją. Nie dostawała jedzenia, dlatego zabraliśmy ją tutaj, żeby miała prawdziwy dom. Freda zastanowiła się nad tym. Podniosła się zdecydowanie, a ponieważ sprawiała wrażenie uspokojonej, pozwolili jej na to. Boso podeszła do łóżka Eli. Czym cię bili? Kijem, szepnęła Eli. Mogę zobaczyć? Eli spojrzała pytająco na Gabrielle, która skinęła głową. Skoro jakiś kontakt mógł się między dziewczynkami nawiązać, to należało zostawić im swobodę. Eli pokazała więc rozległe siniaki pokrywające jej ciało. Do licha, ale ty jesteś chuda, rzekła Freda. Wyglądasz jak szkielet. Zobacz teraz tu, jak ja dostałam łańcuchem. Och, szepnęła Eli z podziwem. Troje dorosłych usunęło się na bok, a tymczasem dziewczynki wymieniały swoje doświadczenia z rozległych przestrzeni okrucieństwa. Musiałaś pracować dla tej baby? Zapytała Freda z niedowierzaniem, mrużąc swoje bystre niczym uwiewiórki oczy. Najgłupsze, co można robić, to pracować. Oj, teraz należało się chyba wtrącić. Nikt nie może żyć bez pracy, powiedział Kaleb. Ale żeby Eli, taka mała, musiała wykonywać pracę za dwoje dorosłych, to chyba przesada. Ty tam, z tą jasną czupryną, syknęła Freda z pogardą. Jesteś taki cholernie głupi, że powinieneś trzymać gębę na kłódkę, rozumiesz? Po czym znowu odwróciła się do Eli. Gabriela stłumiła uśmiech, kaleb jednak roześmiał się szeroko. Dziękuję, chłopcy, rzekła Gabriela. Myślę, że już sobie poradzę sama. Ona się ze sobą porozumiały. Kaleb zdumiał ją, bo podszedł do Fredy i pogłaskał ją po głowie. Dziewczynka w odpowiedzi syknęła. Zabierz stąd te swoje szpony, zajmij się raczej tą chudą wroną, na nic lepszego nie zasługujesz. Ale uważaj, żebyś się o nią nie skaleczył. I wskazała ręką na Gabrielle, której akurat takie słowa nie dodawały pewności siebie. To niesprawiedliwe, Freda, powiedział Matias spokojnie. Uważam, że Gabriella jest naprawdę ładna. Nie wszyscy muszą wyglądać tak samo. Freda prychnęła ze złością. Kaleb nie powiedział nic. Rozdział 12. Największego wysiłku wymagało właściwe pokierowanie Fredą. Stan Eli poprawiał się z dnia na dzień i po tygodniu opatulona w szale mogła już uczestniczyć wraz z Fredą i grzecznymi na ogół chłopcami w lekcjach liw. Freda jednak przeszkadzała okropnie. A to nie chciała słuchać poleceń, a to musiała wyjść, to znowu uważała, że wszystko jest głupie. Buntowała też chłopców przeciwko podejmowanym przez dorosłych próbom pokazania im bardziej wartościowego życia. Tęsknisz do mieszkania na klatce schodowej? Spytał któregoś dnia Matias. Dziewczynka spojrzała na niego przygnębiona, sprawiała wrażenie opuszczonej. No, jasne, że tęsknię, warknęła opryskliwie, ale głos zabrzmiał jakoś żałośnie. Uciekać już nie próbowała. Gabriella, która sama podjęła się opieki nad dziewczynkami, walczyła zaciekle, by nad fatalnym zachowaniem Fredy górę wzięła godność Eli, a nie na odwrót. Nie należało to do zadań łatwych. Matias dbał o zdrowie całej czwórki. Najsłabsza była Eli, ale żadnemu nie brakowało śladów po ciosach, których im życie nie szczędziło. Wśród dorosłych Freda akceptowała tylko Matiasa. Wszyscy podejrzewali, że żywiła do niego słabość, ale ona za nic by się do tego nie przyznała. Wciąż go zaczepiała, wymyślała dla niego dziwaczne przezwiska, lecz najwymowniejszym był fakt, że ani na chwilę nie przestawała się nim zajmować. Któregoś dnia Matias i Kaleb mieli pojechać z Eli w odwiedziny do jej dziadka. W ostatniej chwili Matiasa wezwano do Ajkeby, do jego własnego dziadka, będącego teraz sędziwym, chorowitym starcem. Doktor wyruszył natychmiast. Dziewczynką zaś musiał się zająć Kaleb sam. Eli, z bezgranicznym uwielbieniem, zapatrzona w Gabrielle, poprosiła, by i ona się z nimi wybrała. Gabriella odmówiła stanowczo, jak zawsze niepewna, czy naprawdę nikomu nie będzie przeszkadzać. A cóż to waszej wysokości znowu dolega? Zapytał Kaleb, zirytowany. Myślę, że nie miałbyś ochoty mnie zabrać, bąknęła skrępowana. Nie na boga, zawołał ze złością. To chyba naprawdę nie ma znaczenia, na co ja mam ochotę. Czy nie mogłaby pani choć raz przestać myśleć o sobie, margrabianko, i zrobić przyjemność Eli? Zakłopotana i zawstydzona wsiadła do sań, a Eli na jej widok pokraśniała z radości. Siedzieli w milczeniu z dziewczynką w środku. Gabriella uważała, że Kaleb zachował się po grubiańsku i ona nie ma o czym z nim rozmawiać. Pomyślała jednak, że nie robią chyba zbyt sympatycznego wrażenia. Wzięła więc rękę Eli i uścisnęła, jakby chcąc dodać jej odwagi. Dziewczynka odpowiedziała uśmiechem. Wasza łaskawość może robić wszystko, co tylko chce, rzekł kaleb naburmuszony, jakby chcąc zakończyć spór. To nie jest wcale takie łatwe, kiedy się w człowieku wszystko rozpadło. Próbowała się usprawiedliwić. A co z pani rodzicami? Z moimi rodzicami? Nigdy pani nie pomyślała, co oni muszą czuć? Popatrzyła na niego pytająco. Oddano im ich jedyną córkę, odrzuconą, niechcianą. Czy może pani postawić się w ich położeniu, wasza łaskawość? Proszę pomyśleć, że pani sama ma córkę, którą spotkało to, co panią. Gabriela podjęła taką próbę. Oni wzięli na siebie wszystkie kłopoty, prawda, panno margrabianko? ciągnął kaleb bez litości. Pani mogła cierpieć i użalać się nad sobą w spokoju, a tymczasem matka pani musiała napisać pewnie setki upokarzających listów, że ślub się nie odbędzie, ponieważ narzeczony nie chce jej córki, którą wychowywała z taką troskliwością i z której zapewne jest bardzo dumna. Ojciec pani musiał odwołać wszystko, inaczej rozporządzić tym, co dla was obojga przygotował. Dom, posak i tak dalej. Bez słowa skargi, prawda? Ich myśli były przy pani jedynej córce. A czy pani pomyślała o nich? Gabriela przełknęła ślinę. Zaraz napiszę do domu i podziękuję im za wszystko. Wyjaśnię, że jest mi tutaj dobrze i że zapomniałam o całej tej historii z Simonem. A zapomniała pani? Gabriela zastanowiła się. O Simonie zapomniałam. Nie wiem tylko czy zdołam znowu komuś uwierzyć? Nie wszyscy są tacy jak on, oczywiście. Ale ja jestem ta sama nieładna, płaska, niechciana, po prostu mało pociągająca tego się nie zapomina. Więc kiedy pani z kimś rozmawia, to przez cały czas zastanawia się pani nad swoim wyglądem? A gdyby tak zapomnieć o swojej pozbawionej znaczenia osobie i pomyśleć o tej drugiej stronie. Zainteresować się życiem i kłopotami rozmówcy. Nie wiedziała, co odpowiedzieć. Nie miała nic na swoją obronę. Eli wtrąciła błagalnie. Nie bądź taki surowy dla Gabrieli. Ona jest bardzo miła. I tak jej było przykro, kiedy jej nikt nie kochał. Mnie też było przykro. Ja chcę jej tylko pomóc, Eli. Chcę, żeby oderwała się od swoich nieszczęść powiedział Kaleb i podciął konia. Stać panią na to, wasza wysokość? Zwrócił się znowu do Gabrieli. Kiedy jest pani z dziećmi, interesuje panią tylko ich dobro, to widać. Wtedy jest pani miła i ładna. Dlaczego nie spróbować tego samego z mężczyznami, kiedy już pani wróci do swojego dworskiego towarzystwa? Kiedy wrócę? Powtórzyła Gabriella, jakby zdziwiona. Chciałabym wrócić do Gabriel Szus i do rodziców, ale do dworskiego towarzystwa? A niech oni idą, gdzie pieprz rośnie. Znacznie lepiej czuję się tutaj z wami. No, to brzmi nieźle. Rzekł Kaleb z przekąsem. Ale przed Panią jeszcze długa, długa droga. Teraz na przykład, przez cały czas rozmawialiśmy tylko o Pani. W ogóle nie zainteresowała się Pani moim życiem, ani życiem Eli. O! szepnęła Gabriella i oblała się rumieńcem. Wybacz mi, Kaleb. Rzeczywiście nic nie wiem o Twoim życiu, odkąd wyszedłeś z kopalni. Bo też i nie ma o czym opowiadać. Ale ja bym chciała posłuchać, kiedy indziej, gdy pani zainteresowanie będzie bardziej spontaniczne. Zawstydziła się, lecz zasłużyła na to. Dziwne, ale myśli o, nie mającej tutaj przecież nic do rzeczy, rozsądnej, o blond włosach wymarzonej żonie Kaleba, onieśmiliła ją jeszcze bardziej. Nabrała trochę więcej odwagi, gdy weszli do leżącego w łóżku dziadka Eli. Z głębokim wzruszeniem Kaleb i Gabriela słuchali, jak mała opowiada dziadkowi o tym bajecznym zamku, w którym teraz mieszka i jakie tam wszystko jest wspaniałe. Doznali oboje uczucia, że w ich życiu dokonało się coś ważnego. Bo jak to kiedyś powiedział Kaleb Chociaż nasze starania nie poprawiły losu wszystkich cierpiących dzieci w Norwegii. To przynajmniej tym czworgu możemy stworzyć możliwość bardziej ludzkiego życia. Powinniśmy się z tego cieszyć. Kaleb przestał już walczyć z władzami. Uznał, że to ciosy zadawane w powietrze. Tutaj przynajmniej widać jakiś rezultat. Nie szkodzi, że na razie tylko taki nieznaczny. Często odwiedzał ich Andreas, który zimą nie miał zbyt wiele zajęć w lipowej alei. Wieczorami, kiedy dzieci położono już spać, młodzi siedzieli w salonie i rozmawiali. Czasami przychodziła też Liv i jakoś nikt nie dostrzegał, że jest wśród nich osoba przeszło sześćdziesięcioletnia. Liv zachowała bowiem żywość uczuć i młodzieńczy umysł. Tego dnia jednak, krótko przed świętami Bożego Narodzenia, Liv sprawiała wrażenie zatroskanej. Zamyślała się często, w końcu Matias zapytał. Co się stało, babciu? Liw drgnęła. Nie, nic. Widzę przecież. Martwisz się o dzieci? Nie, nie. Myślę tylko, że zaczynam się starzeć. Zdarza mi się czasami, że słyszę jakieś głosy. Gabriella z radością wyczekująca tych wieczornych rozmów z ludźmi, którzy ją akceptowali, zadrżała na słowa babki. Głosy? Tak. Jakieś okropne hałasy. Nie wiem ani skąd się biorą, ani nie umiałabym ich bliżej określić. Bywają różne. Mówi babcia dziwne rzeczy, uśmiechnął się Matias. Nie są to czasem duchy? O nie. W Grostenskholm nigdy przedtem duchów nie było. Nigdy przedtem? zapytała Gabriela. To bardzo niepokojące określenie. Nie, nie chciałam powiedzieć nic takiego. Nie mówmy o tym więcej. Gabriello, widziałam dzisiaj, jak rysowałaś z dziećmi. Jesteś naprawdę zdolna, nie wiedziałam o tym. Dziękuję, uśmiechnęła się Gabriella uradowana. Zaraz jednak zdziwione spojrzenie Kaleba sprawiło, że się zarumieniła. Tylko, że źle sobie to jego zdziwienie wytłumaczyła. Dopiero słowa Andreasa pozwoliły jej zrozumieć. Gabriello, jaki ty masz śliczny uśmiech zawołał kuzyn z lipowej alei. Pojawia się powoli, gdzieś z głębi, a potem twarz ci się rozpromienia, tak że cała jesteś odmieniona. A zawsze chodzisz taka skwaszona, zakończył niezbyt zręcznie. Nieskwaszona, Andreas, poprawiła Lif. Nieszczęśliwa byłoby chyba lepszym określeniem. Gabriela poczuła się skrępowana i ponownie skryła się w swojej skorupie. Ja też widziałem twoje rysunki, rzekł Matias. Po kim odziedziczyłaś te zdolności? To po mojej matce Sylwie, oświadczyła Alif. Znacie przecież jej malowidła. Kiedyś w młodości ja także próbowałam tej sztuki. Jednak mój pierwszy mąż stłamsił we mnie wszelką pewność siebie i nigdy potem nie zdobyłam się już na odwagę. Gabriella napotkała spojrzenie babki. Obie wiedziały, co to znaczy utracić wiarę w siebie? Chłopcy prosili, by Lif pokazała im jakieś swoje rysunki. Zaskoczona i zażenowana, jak młoda dziewczyna, poszła do siebie, by je przynieść. Babcia jest taka miła, powiedział Matias, gdy wyszła. Myślę, że ta opieka nad dziećmi ma dla niej ogromne znaczenie. Dla nas wszystkich, dodała Gabriela. Zdumieni w milczeniu oglądali małe akwarelki Liv. Och, mamo! Wykrzyknął Tarald, którego wezwano, żeby też obejrzał. Czemu nigdy nic o tym nie mówiłaś i dlaczego przestałaś malować? Tak jak mówiłam, uśmiechnęła się przepraszająco, odebrano mi wiarę w siebie. One są fantastyczne, zachwycała się Iria. Czy mógłbym zabrać jedną do lipowej alei, żeby pokazać mamie ojcu i dziadkowi? Zapytał Andreas. Kochani moi, szepnęła niw zakłopotana. To przecież nic takiego. Nic takiego? zaprotestował Kaleb. Ta jest najładniejsza. Gabriella pokazała wybraną akwarelę. Liw posmutniała. Naprawdę tak uważasz? Mnie też się ona zawsze najbardziej podobała. I to właśnie nią chciałam sprawić niespodziankę mojemu pierwszemu mężowi, ale poniosłam porażkę. Kobiety powinny trzymać się z daleka od sztuki, oświadczył, bo kobiecie to nie przystoi. Sztuka jest po to, by dostarczać przyjemności mężczyźnie. Nie słyszałem nic równie głupiego, obruszył się Kaleb. Ja uważam, że mężczyzna i kobieta powinni żyć w małżeństwie na równej stopie. W przeciwnym razie to małżeństwo nie jest nic warte. Wszyscy go poparli, a Gabriella przyglądała mu się w zamyśleniu. Tak, masz oczywiście rację, zgodziła się liw. Tylko wtedy byłam młoda i bardzo wrażliwa. Dlatego zresztą tak dobrze teraz rozumiem Gabrielle. Tak samo łatwo ją zranić, jak mnie wtedy. Z czasem człowiek staje się odporniejszy, moje dziecko. Mam nadzieję, uśmiechnęła się Gabriella. Muszę zresztą powiedzieć, że coraz rzadziej myślę o Simonie. Za to coraz częściej uświadamiam sobie, że o nim zapominam. O, przepraszam, szepnęła, rzucając spłoszone spojrzenie na kaleba. Dlaczego przepraszasz? Zdziwił się Matias. W obecności Kaleba nie mam prawa mówić o sobie. Oczywiście, że pani ma syknął Kaleb. Czy dla pani nie istnieją pośrednie rozwiązania? Musi być albo-albo? skuliła się na dźwięk jego głosu. On zaś, zirytowany, nie zastanawiał się nad słowami. Przez wiele lat żyłem obok najbardziej nieszczęśliwych mieszkańców wielkiego miasta, widziałem ich straszną nędzę, znałem aż do najdrobniejszych szczegółów ich problemy i byłem chory z bezsilności, bo nie mogłem im pomóc. I oto przychodzę tutaj. I okazuje się, że powinienem zacząć się rozczulać nad drobną nieprzyjemnością, jakiej doznała pewna dama, mająca poza tym w życiu wszystko, o czym tylko można marzyć, która przy jednym posiłku zjada więcej niż tamci biedacy przez cały tydzień. Nie, na mnie proszę nie liczyć. Gabriella pochyliła głowę, zgaszona i przybita. Gabriello, co ty? zawołał Matias. Chyba nie boisz się, Kaleba? Nie masz nic na swoją obronę? Nie chciałabym, żeby on się na mnie złościł. Szepnęła i z irytacją stwierdziła, że zbiera jej się na płacz, a przecież nie uroniła ani jednej łzy od chwili, kiedy stało się to okropne z Simonem. Przepraszam. Szepnęła i wybiegła z pokoju. Ja chyba nie. zaczął Kaleb zdenerwowany. Jej zdaniem jesteś zły, powiedziała Liv spokojnie. Ja wiem, że chcesz jej pomóc, żeby się otrząsnęła. Ale byłeś naprawdę dosyć ostry. Uważasz, zdaje się, że ona jest strasznie zajęta sobą, prawda? A ja myślę, że po prostu nie rozumiesz, co ona czuje, co to znaczy być tak potraktowanym, jak ona. To nie samolubstwo. Lecz człowiek jest taki rozbity, że każdy nerw sprawia ból, więc ze strachem oczekuje, że wszyscy teraz mają prawo mówić: zabieraj się stąd. Wierz mi, ja wiem, co mówię. Sama kiedyś przeszłam przez to samo. Zostałam niemal dosłownie zmiażdżona przez mojego pierwszego męża. Trzeba było bardzo długiego czasu i nieskończonej cierpliwości daga, bym jakoś doszła do siebie. Gabriella nie jest teraz sobą. Bo w ogóle to miła, troskliwa dziewczyna. Nie zajmuje się sobą bardziej, niż zwykle robią to dziewczęta w jej wieku. Jest raczej odwrotnie. Bardzo żałuję, rzekł Kaleb, zgnębiony. Czy powinienem... Nie, teraz zostaw ją w spokoju, powiedziała Liv. Myślę, że nie chciałaby, żeby ktoś widział, jak płacze. O, już wraca, już się opanowała. Później rozmawiali już tylko o nieważnych, zabawnych sprawach. Tego wieczora również Gabriella stwierdziła, że w Grostenholm dzieją się jakieś dziwne rzeczy. Późno wróciła do swojego pokoju, a kiedy się kładła, usłyszała na korytarzu jakby szepty i skradające się kroki. W końcu ktoś ostrożnie zapukał do drzwi. Gabriello usłyszała szept przez dziurkę od klucza Nie śpisz? Wstała, zapaliła świecę i otworzyła. W blasku światła zobaczyła cztery pary przestraszonych oczu. Słyszeliśmy jakieś dźwięki. Szepnął Nikodemus. Wejdźcie. Gabriela otworzyła szerzej drzwi. Wszyscy wsunęli się do środka. O, jak tu ślicznie pachnie! Zachwyciła się Eli. Ech, skrzywił się per, zwany drozdem. Tu pachnie damą, perfumami. Gabriela roześmiała się. No co takiego słyszeliście? Ktoś chodzi ponad naszymi głowami oświadczył Nikotemus. Ciężkie, szurające kroki dodała Freda dramatycznie. E tam, Per był innego zdania nie takie ciężkie, raczej skradające się, jak potępiona dusza. Gabriele przeniknął dreszcz. Za nic nie wrócimy do łóżek szepnęła Eli. To wskakujcie do mojego dziewczęta a chłopcy do tego drugiego. Ja posiedzę trochę i posłucham. Błyskawicznie znaleźli się w pościeli. A nie możesz zawołać Kaleba i Matiasa? Zastanawiała się Freda. Nie trzeba, tak w środku nocy, odpadła Gabriela pospiesznie, nie chcąc przyznać, jak bardzo ten pomysł ją przeraził. Musiałaby sama przebyć długą drogę przez ciemne schody i korytarze. Dzieci leżały szepcząc coś do siebie od czasu do czasu, a Gabriela nasłuchiwała. Jak mam coś usłyszeć, skoro tak hałasujecie? Powiedziała w końcu. Umilkli natychmiast. Za nic nie chciała przyjąć do wiadomości, że w Grostensholm może straszyć. Nie znała tutejszego wielkiego strychu. Zajrzała tam kiedyś przed paroma laty, ale nie spodobało jej się. Jak się tam wchodzi? Są jakieś schody? Dzieci w końcu zasnęły. Gabriela, pozbawiona łóżka, skuliła się w głębokim fotelu i także próbowała się zdrzemnąć. Nie mogła znaleźć wygodnej pozycji, kręciła się i wierciła, ale obok dziewczynek kłaść się nie chciała. Tóż, myślała o sobie. Nagle drgnęła. Fala gorąca zalała jej twarz. Na strychu coś się poruszało. Nie odnosiła wrażenia, że to człowiek. To brzmiało inaczej, jakby. Uff. Gabriela była wściekła na siebie za te makabryczne skojarzenia, ale odgłos był jakiś głuchy, jakby coś ciężkiego, może zwłoki lub coś nieokreślonego przesuwało się po podłodze ku schodom, żeby zejść na dół. Paniczny strach chwycił ją za gardło. Drzwi? Czy drzwi są zamknięte na klucz? Czy one się w ogóle zamykają? Boże, co ja mam robić? Myślała przerażona. Wezwać kaleba? Dlaczego akurat kaleba? Bo on jest najwyższy i najsilniejszy, rzecz jasna, nie. Nie odważy się wyjść na korytarz nigdy w życiu. Co to mówiła babcia? Dziwne dźwięki? Babcia musiała słyszeć właśnie to. Ale nagle odgłosy umilkły równie szybko, jak się pojawiły. Na strychu zaległa cisza, śmiertelna cisza. O, żeby można się jakoś uwolnić od tych koszmarnych skojarzeń. Tej nocy Gabriela nie zdołała zasnąć. Kiedy rano spotkała pozostałą trójkę przy śniadaniu, sama wyglądała jak dusza potępiona, przeraźliwie blada, z podkrążonymi oczyma, zmęczona. Kaleb spojrzał na nią badawczo, ale nic nie powiedział. Zrobił to Matias. Wyglądasz, jakbyś noc spędziła na hulance. Można to i tak nazwać. Wszystkie dzieci spały dziś u mnie, a ja próbowałam się zdrzemnąć w fotelu. Liv spojrzała zaniepokojona. Słyszałaś coś? Gabriella przytaknęła. I dzieci także. Brzmiało to bardzo nieprzyjemnie. Musimy to wyjaśnić, zanim zjawią się nasze niewinne baranki, rzekł Kaleb. Co to były za dźwięki? Próbowała spokojnie spojrzeć mu w oczy, nie uciekać wzrokiem w bok. Dzieci słyszały kroki, powiedziała. Od skradających się, jakby jakiś upiór tłukł się po strychu, do ciężkich, prawie dzwoniących kajdanami, zależnie od wyobraźni. A pani, margrabianko? Opisała swoje wrażenia, że coś jakby próbowało zejść na dół. Nie brzmi to zabawnie, współczuł jej Matias, ale wzrok błyszczał mu z A babcia co słyszała? Dzisiejszej nocy nic. Dziś spałam, ale słyszałam wczoraj to były różne dźwięki, trudne do określenia, jak już mówiłam. Wygląda, że przez cały czas coś się dzieje po waszej stronie strychu. Bo my nic nie słyszeliśmy. Co tam jest? Różne graty. Grostensholm jest dosyć stare, jak wiecie, od wielu pokoleń należy do rodziny Mejdenów. Nie wiem o niczym specjalnym. Umilkła, pogrążona w myślach. Nad czym się babcia zastanawia? Nie, nic to głupstwo. Ale prosimy powiedzieć, zawołali wszyscy troje niemal równocześnie. Nie, to oczywiście nie może mieć z tą sprawą nic wspólnego. Ale czy pamiętacie tamten rok, kiedy Tarjaj i Kolgrim umarli? Dziesięć lat temu, rzekł Kaleb, tak. Nikt, kto miał z tym do czynienia, nigdy tego nie zapomni. Liv mówiła dalej niepewnie. Oni obaj znaleźli coś na strychu i obaj spędzili tam sporo czasu. Kolgrim dwa dni, a Tarjaj całą noc. I co znaleźli? Nie wiem. Żaden z nich nie zdążył nam powiedzieć, ale myślę myślę, że to miało jakiś związek z ludźmi lodu, z ich tajemniczym skarbem. Gabriela zwróciła się do Matiasa. Gdzie przechowujesz ten skarb? W każdym razie nie na Strychu. Ponieważ nie ma już teraz nikogo, przed kim trzeba by go chować, trzymam go po prostu w mojej izbie lekarskiej. Zamknięte oczywiście. Są tam przecież śmiertelne trucizny, ale nie robię z tego tajemnicy. Zatem i Kolgrim i Tarjaj byli na strychu, a wkrótce potem obaj umarli? Zastanowiła się Gabriella. Nie sądzę, żebym miała ochotę tam pójść. Proszę nie mówić głupstw, uciął Kaleb. Byłem przy śmierci ich obu. Zginęli wyłącznie dlatego, że Kolgrim zażył jakiś narkotyk i stracił zdolność oceny sytuacji. To jednak nie wyjaśnia zagadki strychu, stwierdził Matias. Pójdziemy tam i zobaczymy? Naprawdę, nie brak mu zimnej krwi, pomyślała Gabriella. Tylko, że on nie słyszał tych okropnych dźwięków. Może nie w tej chwili, wtrąciła Liv. Twój dziadek z Ajka by znowu po ciebie przysyłał, Matias, i Gabriella musi się przespać. Możesz się ulokować w pokoju na dole. Zwróciła się do wnuczki. Tu będziesz miała spokój. Kalep i zajmiemy się dziećmi, a po obiedzie zobaczymy. Po południu jednak wszyscy zostali zaproszeni do lipowej alei na podwieczorek. Było już ciemno, kiedy wrócili. Towarzyszył im Andreas. Bardzo zaciekawiony zagadką i chętny do udziału w jej rozwiązaniu. Tylko Iria i Tarald nie dali się wciągnąć. Nie wierzyli w żadne mistyczne głosy na strychu. Stary dom zaczyna z czasem skrzypieć i trzeszczeć. Dzieci zostały umieszczone w jednym pokoju na parterze pod opieką pokojówki. Jeszcze nie całkiem dowierzali Fredzie i bali się o jej wpływ na chłopców. Liv została z młodymi, choć nie bardzo była pewna, czy rzeczywiście chce wejść na strych. Gabriela żywiła podobne wątpliwości. Lecz nie odważyła się wypowiedzieć ich głośno, nie chciała jeszcze raz narażać się na złośliwości kaleba. Zbliżała się północ, wszyscy czuwali. Ubrani siedzieli w fotelach, lub na wpół leżeli na łóżkach w pokoju Gabrieli, bo wszystko wskazywało na to, że tu właśnie najwyraźniej słychać odgłosy ze strychu. Nie mieli odwagi głośno rozmawiać, żeby nie zagłuszać dochodzących z góry dźwięków. Zwracali się do siebie tylko szeptem. Gabriela spoglądała ukradkiem na kaleba. W blasku jedynej świecy wydawał się niezwykle silny, choć teraz był spięty. Mężczyzna pochodzący z zupełnie innego świata niż ona. Nieoczekiwanie przeniknął ją dreszcz, i instynktownie pojęła, że to ostrzeżenie, że owo ukłucie w sercu. Zwiastować może uczucia lub wrażenia, przed którymi matka tak często ją przestrzegała. Gabriela nigdy nie rozumiała dlaczego, lecz posłusznie zachowywała dystans wobec mężczyzn także wobec Simona. Teraz zaczynała się domyślać, na czym polega niebezpieczeństwo. Pospiesznie odwróciła wzrok. Andreas powiedział. Mój ojciec opowiadał o jakimś korzeniu mandragory, który należał do zbioru, ale zaginął. To chyba nie ten korzeń. Myślisz tak dlatego, że korzeń przypominał kształtem ludzką sylwetkę? zapytała Liv. I dlatego, że uważano, iż posiada moc czynienia cudów? Wszystko to razem nie wygląda moim zdaniem zachęcająco. Gabriella też tak uważała, ale w dalszym ciągu milczała. Nie, zaprotestował Kaleb, a jego niski głos zabrzmiał spokojnie. Nie, jestem pewien, że korzeń Mandragory Colgrim zabrał ze sobą do grobu. Uświadomiliśmy to sobie wkrótce po jego śmierci. Liv zastanawiała się nad czymś. Jedna ze służących utrzymuje, że w spiżarni za kuchnią widziała coś dziwnego, rzekła po chwili. Co takiego? Nie bardzo umiała to wyjaśnić. Czuła po prostu, jakby nie była tam sama. Miała wrażenie, że z ciemnego kąta obserwują ją czyjeś oczy. Okropne, szepnęła Gabriella. Czy on nie mógł wrócić? Ten korzeń mandragory, zastanawiał się Andreas, żeby się zemścić. Powiadają, co prawda, że korzeń Mandragory żyje i posiada duszę, ale jakoś nie mogę w to uwierzyć, oświadczył Matias. Dlaczego miałby. nagle znieruchomiał. Teraz słyszeli wszyscy: delikatny, trudny do określenia odgłos. Szczury? zapytała Gabriella szeptem. W grosten nie ma szczurów, odparła Liv. Najwyżej jakaś mysz. Odpowiedziało jej stłumione uderzenie. To musiała być spora mysz, powiedział Kaleb z przekąsem. Idziemy tam? Niecierpliwił się Andreas. Wszyscy mężczyźni wstali. Gabriella spojrzała pytająco na babkę, ale Lif pozostała na miejscu. No, Gabriello! Zdziwił się Matias. Nie chcesz iść z nami? Jej wysokość nie śmie, burknął Kaleb. Tego było jej za wiele. Oczywiście, że śmiem, syknęła i zanim zdążyła pomyśleć, już była na korytarzu i cichutko, tak jak wszyscy zmierzała do wyjścia. Gorzko tego żałowała, ale było za późno na odwrót. Rozdział trzynasty. Liv leżała na łóżku, wsłuchana w wichurę za oknem. Wiatr ciskał ze złością przemarzniętym śniegiem w szyby. Próbowała dociec, co to też może być na tym strychu. A przede wszystkim co Kolgrim i tarja tam znaleźli. Nie przyszło jej do głowy. Że ona właśnie jest jedyną osobą, która powinna była to wiedzieć. Po prostu dawno zapomniała o tym, co zrobiła 25 lat temu. Czworo młodych ludzi wchodziło zwolna na górę po schodach, przypominających raczej wąską, stromą drabinę. Starali się posuwać jak najciszej, przestraszeni, że któryś stopień może zaskrzypieć. Gabriella otrzymała już zadanie miała stać przy wyjściu i pilnować, by to nieznane nie próbowało umknąć. Nie uważała, że to przyjemne zajęcie. Jeszcze mniej, podobało jej się jakieś stalowe narzędzie, które wetknięto jej w rękę, oraz to, że wszyscy zostali uzbrojeni w różne metalowe przedmioty, żeby cisnąć w to paskudztwo, gdyby zaszła potrzeba. W końcu wszyscy znaleźli się na górze. Przed nimi tonął w mroku wielki, tajemniczy strych. Nikt nie znał tego miejsca, nawet Matias. Świateł zaś nie mogli zapalać. Wszystko musiało się dokonać z największą ostrożnością. Wichura zacinała śniegiem, tłukła w dach i wyła w szczelinach pod krokwiami. Zawodząca, pełna skargi... Żałobna pieśń pochłaniała wszystkie dźwięki, jakie mogliby usłyszeć. Taki stary strych ma w sobie coś smutnego. Gromadzą się tu wspomnienia minionych czasów, zachowane w przypadkowych przedmiotach, których kiedyś używano może, kochano, posługiwano się nimi niekiedy przez całe pokolenia, a w końcu wyniesiono je tutaj, by trwały w zapomnieniu. Tak rozmyślała Gabriella, przepełniona głębokim smutkiem. Znacznie gorsze było jednak uczucie lęku, niemal zagrożenia, jakie na ogół ogarnia człowieka na obcym strychu. Zewsząd czai się coś nieznanego, tajemniczego. Tej nocy było to dla wszystkich szczególnie niemiłe. Wiedzieli bowiem, że coś tutaj jest w tym wielkim pomieszczeniu. Niewidocznym, ziejącym ciemną jamą otwartych drzwi. Gabriela patrzyła, jak chłopcy przesuwają się obok niej i znikają w mroku. W panice chwyciła czyjąś rękę i próbowała zatrzymać przynajmniej jednego. On zaś cofnął się o krok, objął ją i uspokajająco uścisnął jej ramię. Po wzroście poznała, że to kaleb. Za moment także zniknął. Dziwne. To był pierwszy znak życzliwości z jego strony. Gabriela tak się przejęła tym niezwykłym odkryciem, że zapomniała o strachu. Znowu poczuła ciepło w sercu. Zupełnie nowy rodzaj ciepła. Nie tak jak w związku z Simonem niepewność, czy on ją zechce, czy nie. Tym razem to coś całkiem innego. To było uczucie dorosłej kobiety, silne i dobre, a nade wszystko podniecające. Kaleb był równie zdumiony. Gabriella nigdy nie rozumiała jego chłodu. Nie zdawała sobie sprawy, że to ona sama wywołuje w kalebie taką agresję. Uważał, że okazuje mu niechęć i spogląda na niego z góry, podkreśla różnicę stanu między nimi. Wszystkie te ostre słowa były po to, żeby jej trochę utrzeć nosa. I oto szukała jego ręki. Jego. Jakoś. Nie przyszło mu do głowy, że to mógł być przypadek. Ogarnęła go serdeczna czułość. Nagle gotów był spojrzeć na nieszczęście Gabrieli jej oczami. Przecież nigdy nie traktował jej jak zgorzkniałej, zapatrzonej w siebie panny, lecz raczej jak przestraszoną, niepewną, spragnioną czułości małą istotę, porzuconą w ciemnym, pustym pokoju przez jakiegoś samolubnego gbura. Ogarnęło go pragnienie, by pójść, powiedzieć jej o tym, lecz jest umił. We wszystkich nieporozumieniach między Gabrielą a Kalebem, swój udział miała też z pewnością Cecylia. Myśl, że córka mogłaby znaleźć się w takich samych kłopotach jak ona w młodości, że gorąca krew ludzi lodu może ją postawić w sytuacji, nad którą nie będzie w stanie zapanować, napawała ją śmiertelnym strachem. Cecylia poszła za człowiekiem, który nic dla niej nie znaczył, tylko dlatego, że była spragniona bliskości i trawiła ją tęsknota za mężczyzną, którego nie mogła mieć. Nic podobnego nie może się przytrafić Gabrielli. Nie bardzo więc zdając sobie z tego sprawę, uczyniła córkę istotą wobec mężczyzn sztywną i nieprzystępną. O tym kaleb nie wiedział. Odczuwał jedynie gwałtowny ból w piersi i smutek, że Gabriella jest taka, jaka jest. On zaś jest tylko kalebem. Na sekundę przymknął oczy i odetchnął głęboko, by ponownie skupić się na sprawach, które przywiodły ich na ten strych. W ciemnościach nie widział nawet własnej ręki, stał więc i nasłuchiwał. Poprzez zawodzenie wichury docierały do niego ostrożne kroki towarzyszy, posuwających się powolutku naprzód. Któryś uderzył w coś nogą i zaklął pod nosem, to chyba Andreas, Matias nie przeklina. Nagle wszyscy usłyszeli w odległym kącie coś jakby szuranie. Gabriela zasłoniła dłonią usta, by nie krzyknąć, co to Kolgrim i Tarja tutaj znaleźli? Zastanawiała się. Ile tajemniczych rzeczy z przeszłości ludzi lodu kryje się na tym strychu? Korzeń mandragory? Nie, to zbyt makabryczne. Takie makabryczne, że aż śmieszne. Ale potrzeby śmiechu Gabriella jakoś nie odczuwała. Zdecydowanie nie. Młodzi mężczyźni szybko lecz bezgłośnie przesuwali się w stronę, skąd dobiegł ich hałas. Któryś potknął się o coś, co mogło być żelazną skrzynką lub czymś podobnym. Kaleb błyskawicznie przystanął. Pod jedną stopą wyczuwał coś miękkiego. Poruszył lekko nogą i stwierdził, że to może być fotel okryty narzutą. W szarej poświacie, pod otworem w dachu, zobaczył sylwetkę Matiasa. Rysowała się wyraźnie na tle śniegu i nocnego nieba. Andreasa miał po swojej prawej stronie. Gabriela stała przy schodach. Kto zatem stoi na lewo od niego, dalej w kącie? Poczuł lodowaty dreszcz na plecach. Choć oddech był stłumiony, słyszał wyraźnie, że ktoś tuż obok niego oddycha. Czuł ciepło żywej istoty. Powoli uniósł rękę i błyskawicznym ruchem opuścił, chwytając garścią materię na plecach tej. Istoty. Jakieś niskie, nieduże stworzenie wyrwało się gwałtownym szarpnięciem, szalone. Groteskowe myśli przelatywały przez głowę kaleba. Słyszał, jak Tarjaj i Kolgrim krzyczą w lodowej dolinie, słowa, które przynosił do niego wiatr, a które przecież nie dla niego były przeznaczone. Kolgrim mówił o małym, ohydnym stworzeniu z nosem przypominającym dziób, a Tarjaj tłumaczył mu, że to nie jest szatan, lecz tengel zły, z ludzi lodu, nie żyjący już od czterystu lat. To wspomnienie przepłynęło błyskawicznie przez jego mózg. Na tyle jednak wolno, że rozluźnił chwyt. Coś przeleciało jak wiatr przez strych. Wszyscy rzucili się w pogoń. Kaleb potknął się o tę skrzynkę, która najwyraźniej wszystkim leżała na drodze. Słyszał, jak potoczyła się po podłodze, wpadła pod komodę czy coś takiego i zatrzymała się z hałasem przy ścianie. Natychmiast się pozbierał i wtedy usłyszał krzyk Gabrieli. Zostawił chłopcom pogoń za uciekającą po schodach zjawą, a sam zajął się Gabriellą leżącą na podłodze. Nic się panience nie stało? pytał niespokojnie, pomagając jej wstać. Objął ją, chcąc pocieszyć, a ona z wdzięcznością przytuliła się do niego. No już, już szeptał w jej włosy już dobrze. Wszystko stało się omdlewająco rozkoszne. Gabriela zdawała sobie sprawę z tego, gdzie jest i co robi. Zakłopotana uwolniła się z jego objęć. Przepraszam, szepnęła. On także się ocknął. Nie ma za co przepraszać, wasza wysokość. Chodźmy, musimy im pomóc. Ostrożnie sprowadził ją ze schodów. Rękę miał silną, dającą poczucie bezpieczeństwa. Gabriella czuła mocne uderzenia serca, wywołane podnieceniem dwojakiego rodzaju. Jeszcze na schodach usłyszeli okropny tumult w korytarzu, pobiegli jak najszybciej i znaleźli się w środku regularnej bitwy. Gabriela dostała cios w dłoń i krzyknęła z bólu i przerażenia, ponieważ nie wiedzieli z kim walczą, działać musieli ostrożnie, co nie przyspieszało rozstrzygnięcia. W końcu jednak Opanowali potwora. Zjawa parskała i pluła, a w powietrzu latały najokropniejsze przekleństwa, całe potoki paskudnych słów w najbardziej nieoczekiwanych połączeniach. Nigdy nie słyszeli czegoś podobnego. A może jednak ten ochrypły, wściekły głos. No! zawołał wreszcie kaleb. Uspokój się teraz i powiedz, co tu robisz. Mam chyba takie samo prawo być tutaj, jak Freda. Byłam dla niej dobra, ale to ona dostaje jedzenie i może mieszkać w pięknym domu, a ja? Czy ja nie jestem człowiekiem, co? Liv i pozostali domownicy przybiegli za spani w nocnych strojach ze świecami w rękach. Oczywiście, że jesteś. Zapewniła Gabriela, będąca teraz w takim nastroju, że mogłaby cały świat przytulić do serca. To my okazaliśmy się niemądrzy. Ty sama jesteś przecież jeszcze dzieckiem. Podnieście ją chłopcy. Ale nie mamy miejsca, wtrącił Kaleb. A poza tym, ona zdemoralizuje pozostałe dzieci. Przede wszystkim Fredę. Miejsce się znajdzie. Oświadczyła ni spokojnie. Może przecież spać w jednym łóżku z siostrą. Jak ci na imię? Co ci do tego ty, stara wiedźmo? Zaczęła sympatyczna istota swoim starym zwyczajem, ale powstrzymała się. Najwyraźniej zrozumiała, że posuwa się za daleko. Olina mruknęła. Cholerne imię ktoś mi nadał. Angelina albo Mariana pasowałaby mi bardziej. Tak powinnam się nazywać, to jasne. Coście zrobili z Fredą, cholerne dranie? Freda śpi, wyjaśniła Liv. Wydała służącym polecenie, by przygotowały balie gorącej wody. Chyba nigdy nie była potrzebna bardziej niż w tej chwili. Wyśpisz się dzisiaj, w wygodnym łóżku, obiecał Matthias. A rano zbadam cię gruntownie od stóp do głów. Ty bezwstydniku, syknęła Olinę. Jesteś głodna, zapytała Liv. Czy jestem? W tej waszej spiżarni niczego nie ma. Wszystko co najlepsze pozamykaliście, chytrusy przeklęte. Kąpać jednak nie chciała się za nic. Zaparła się plecami o ścianę i pluła na każdego, kto chciał się do niej zbliżyć. Liv starała się ją przekonać. Freda też musiała się wykąpać, kiedy do nas przyszła. Wszystkie dzieci się kąpały, to warunek, żeby tu zostać. Będą z tobą tylko kobiety. Co? Baby mają się na mnie gapić, tak? O nie, bardzo dziękuję. W każdym razie nie ta chuda miotła tam. Krzyknęła, pokazując na Gabriella. Ona jest taka cholernie paskudna i kanciasta, że utopi się z rozpaczy, kiedy się dowie, jak powinna wyglądać dziewczyna. Żeby wtedy nie było na mnie. Zapamiętajcie sobie. I niech ona mnie nie dotyka tymi swoimi kościstymi paluchami do cholery. Płacz, który Gabriela tłumiła w sobie przez wiele tygodni, teraz przerwał tamę. Słyszała jeszcze pełne goryczy pytanie kaleba. Czy to naprawdę było potrzebne? Ty złośliwy, mały potworze? Gdy jak szalona, uciekła z łaźni i pobiegła do swojego pokoju. Tam ukryła się za drzwiami, oparta o ścianę i próbowała powstrzymać szloch. Wszyscy tak mówią, myślała. Brzydka i chuda i nudna. Nic dziwnego, że Simon mnie rzucił. Ale akurat teraz mogło mi to być oszczędzone. Teraz, kiedy przeżyłam moment szczęścia. Poczuła na ramionach dwoje przyjaznych rąk. Panno Gabriello. Głos kaleba był czuły i łagodny. W tej sytuacji już żadną miarą nie mogła powstrzymać łez. Myślę, że wasza wysokość. Powinna się teraz wypłakać, bo chyba dotychczas pani tego nie zrobiła. Na dłuższą metę to niezdrowo. Długo przełykała łzy. Czy pani nie rozumie, że Olina jest zazdrosna? Mieszka pani w jednym domu z tyloma młodymi mężczyznami. Według jej wypaczonych poglądów na świat, na pewno wszyscy jesteśmy pani kochankami. Gabriela uśmiechnęła się, pociągając nosem. Jakieś dziwne, podniecające uczucie pojawiło się w jej sercu na myśl, że Kaleb. No nie, co też to za myśli. Jego słowa jednak wywołały też inny skutek. Zaniechała walki, przytuliła się do jego ramienia i rozpłakała się gorzko, jakby chciała wylać te wszystkie łzy. Które tak długo w sobie dusiła. Kale rozumiał znacznie więcej niż przypuszczała. Z daleka dochodziły do nich okropne wrzaski Oliny, która już najwyraźniej znalazła się w Bali. A on szeptał cichutko: Moja najdroższa panna margrabianko pochodzi pani z innego świata niż ja. Ale nic nie mogę na to poradzić. Dla mnie jest pani najładniejszą i najwspanialszą istotą na Ziemi. Proszę mi wybaczyć, że odważyłem się to powiedzieć. Śmiejąc się i płacząc jednocześnie, Gabriella poprosiła: Mów dalej. Jestem skłonna znieść bardzo wiele takich słów. Właśnie teraz tak strasznie ich potrzebuję. Przestała płakać i próbowała spojrzeć mu w oczy, ale było zbyt ciemno. Taka byłam nieszczęśliwa, kiedy myślałam, że ty mnie nie znosisz. Ja też byłem nieszczęśliwy, bo myślałem, że pani mnie nie lubi, panno Margrabianko. Czy teraz już lepiej? O tak, dużo lepiej. Płacz mi pomógł. I twoje przyjazne słowa. Dotychczas nie słyszała ich pani ode mnie zbyt wiele, niestety. Naprawdę wstyd mi, że odnosiłem się do pani tak brutalnie. Mogę to sobie tłumaczyć tylko tym, że chciałem się bronić przed nieuświadomionym jeszcze uczuciem do pani. Zwalczałem je w sobie z całych sił i szukałem w pani wad. Chciałem, żeby pani była zarozumiała i samolubna, a przecież pani taka nie jest. Proszę o wybaczenie, jeżeli to możliwe. Gabriella skinęła głową. No to dobrze. Dziękuję. Ucieszył się Kaleb. Może zejdziemy teraz na dół, żeby im pomóc. Sądząc po przekleństwach, można przypuszczać, że olinę została już wyszorowana do czysta. Chyba tak. Uśmiechnęła się Gabriella, niechętnie uwalniając się z jego objęć. Kaleb, jak my sobie z nią poradzimy? Będzie trudno, ale babcia pani jest optymistką. Trzeba będzie rozwiązywać problemy w miarę, jak się będą pojawiały. Gabriella westchnęła. Boję się, żeby nie spadły nam na głowę wszystkie naraz. Jak miło. Jak nieskończenie miło było rozmawiać z Kalebem o sprawach, które obojga interesowały i wiedzieć, że on jest jej przyjacielem. I... Z przybyciem Oline kłopoty się podwoiły. Szokowała ich nieustannie swoimi ordynarnymi wyrażeniami, bezwstydnym zachowaniem wobec mężczyzn i mnogością chorób którymi była zarażona. Matias poważnie naruszył swoje zapasy medykamentów, żeby ją z tego wyprowadzić. Uzyskali natomiast wyjaśnienie, co to za dziwne i okropne hałasy dochodziły ze strychu. Olina ze złością tłumaczyła, że było jej tam strasznie zimno, musiała więc ściągnąć stare łóżko i urządzić sobie lepsze posłanie. Dziwna sprawa. Ale mimo wszystko pod wieloma względami wykazywała chęć do współpracy i naprawdę dobrze czuła się w Grostensholm. Iria przyłapała ją w swojej garderobie, zajętą przymierzaniem jedwabnych sukienek, a najwidoczniej z przyzwyczajenia podkradała jedzenie, które i tak za chwilę mogła dostać. Najwięcej sympatii okazywała Andreasowi. On jednak na jej widok po prostu zmykał. Śmierdziała dziegciem, którym Matias leczył jej świerzb. Twierdziła więc, że to z tego powodu Andreas jej unika. Poczekajcie tylko, niechno się pozbędę tego paskudztwa, mawiała. Wtedy zobaczycie, jak będzie za mną biegał. Dość wystarczy. Uciął kale postro. Są z nami także damy. Onina? Nie zauważyła tej drobnej złośliwości. W lekcjach prowadzonych przez Liv dziewczyna brała żywy udział i wcale nie była głupia. Bardzo szybko dogoniła pozostałą czwórkę w czytaniu. Rachunki uważała za nudne. Zazwyczaj nudzą człowieka sprawy, których nie rozumie, robiła więc, co mogłaby się ich nie uczyć. Liv nie upierała się. Takie podstawowe rzeczy, jak liczenie pieniędzy, Olinę znała. Po co jej wyższa matematyka? Łagodne oczy Matyasa od początku budziły w niej respekt. Zdawała sobie jednak sprawę z tego, że sama jest dla niego niczym. No i z mogłabym przysiąc, parskała ze złością, chcąc się jakoś pocieszyć. W dzień przed Wigilią, kiedy całe Grostensholm pogrążyło się w gorączce świątecznych przygotowań, Zjawił się nieoczekiwany gość. Gabriela, wracając ze spaceru z dziećmi, usłyszała jego głos już w holu i fala gorąca oblała jej twarz. Simon tutaj? Wszyscy zebrali się w salonie, stali sztywno, nie bardzo wiedząc, jak się zachować. Simon, Liv, Matia, Skaleb, Iria i Taralt. Gabriela odesłała dzieci na górę pod opieką pokojówki. Zauważyła, że kaleb pobladł. Simon wyszedł jej naprzeciw z wyciągniętymi rękami. Gabriello, najdroższa, właśnie wyjaśniałem Państwu, jakie zaszło straszne nieporozumienie. Jak można było uwierzyć, że uciekłem do Niemiec z inną kobietą? Zostałem w największym pośpiechu wezwany do umierającego wuja. Nie miałem nawet czasu nikogo powiadomić. Gabriela patrzyła na tego przystojnego mężczyznę i nie czuła nic. A ta młoda dama. Ona także została wezwana do umierającego wuja. Simon potrząsnął wspaniałą złotobrązową czupryną. To absolutny przypadek, że podróżowała razem ze mną. Nic o sobie nie wiedzieliśmy, dopóki nie spotkaliśmy się w dyliżansie jadącym na południe. Wersja, którą przekazał koledze oficerowi, była inna. Na chwilę zaległa cisza. Rozmawiałeś z moimi rodzicami? zapytała Gabriela matowym głosem. Jeszcze nie. Dowiedziałem się od przyjaciół, że przyjechałaś tutaj. Byłem tak wstrząśnięty tym, czego narobiły plotki, że natychmiast pospieszyłem, żeby cię zapewnić o swoim oddaniu. To znaczy, że ta druga pana rzuciła? Zapytał Kale przyderczo. Simon zwrócił się ku niemu gniewnie. Nie rozumiem, dlaczego niepowołane osoby mieszają się w nasze sprawy. Nie odpowiadam na takie niesłychane insynuacje. Gabrielo, czy moglibyśmy porozmawiać gdzieś na osobności? Nie ma potrzeby, odparła podnosząc głowę. Zostałeś wykluczony z korpusu oficerskiego, prawda? I zdegradowano cię. A twoja rodzina odwróciła się od ciebie. I pieniędzy też nie masz. Innymi słowy, znalazłeś się w tragicznej sytuacji. Nie wiem, co zrobiłeś ze swoją przyjaciółką, ale chyba przypuszczenia kaleba są słuszne. O ile namiętność nie wygasła sama z siebie, takie rzeczy się przecież zdarzają. Przychodzisz więc do mnie. Bo jestem brzydką, głupią gęsią, która przyjmie cię z wdzięcznością i przekona wszystkich, jak paskudnie cię potraktowali. Tak sobie to zaplanowałeś, prawda? A zaraz potem odzyskasz swoje oficerskie dystynkcje i cały ogromny posag, który mój ojciec dla nas przeznaczył. To są rzeczy warte, by się poświęcić ożenić się z brzydką i nudną panną. Ależ Gabriello, próbował protestować. Jak możesz tak myśleć? Ja chcę ciebie. Sprawia mi prawdziwy ból słyszeć, że tak źle mnie osądzasz. Czy nie możemy porozmawiać sami? Zakończył, spoglądając z irytacją na obecnych, którzy wciąż stali bez ruchu. Głos był łagodny, lecz to, co mówiła, brzmiało ostro. Nie sądzę, by Gabriela chciała rozmawiać z Panem sam na sam, Panie Hrabio. Przypuszczam, że nie ma ochoty patrzeć, jak stara się Pan omotać ją pięknymi słówkami i czułościami, bowiem w czasie tych trudnych, pełnych upokorzeń tygodni, gdy porzucił ją Pan w tak niewiarygodnie tchórzliwy sposób, Gabriela zdążyła się opamiętać. Simon przerwał jej z irytacją. Przecież powtarzam że nigdy nie miałem zamiaru jej upokorzyć do rozmowy wtrącił się Matias. Potrzebował pan dużo czasu, żeby wyjaśnić nieporozumienie. Tymczasem Gabriella skierowała swoje zainteresowania na kogo innego. Wzrok Simona błądził niepewnie, szukając spojrzenia Gabrielli. Tak, to prawda. Potwierdziła z powagą. To, co czułam do ciebie, było dziecinnym odurzeniem. Dopiero teraz wiem, co to znaczy naprawdę kochać kogoś. Gabriello, pomyśl, co ty ze mną robisz. Odrzucasz mnie w otchłań i ciemność. Powinieneś był pomyśleć o tym nieco wcześniej. Teraz cieszę się bardzo. Że stało się właśnie tak, jak się stało. Właściwie jestem ci wdzięczna za Twoje bezwstydne zachowanie. A teraz idź. Woźnica odwiezie cię do Krystiani. Simon przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. Potem podjął ostatnią rozpaczliwą próbę: Odprawiasz świątecznego gościa? To sprowadza nieszczęście, pamiętaj! Czy to także zaplanowałaś? Nie, ja ciebie nie odprawiam. Możesz iść do kuchennych drzwi i wyciągnąć rękę, to służąca da ci chleba. Do widzenia, Simon. Wyszła z pokoju. I nie oglądając się, wchodziła po schodach na piętro. Simon, który nareszcie dostrzegł możliwość rozmowy w cztery oczy, rzucił się w pogoń i zdążył chwycić ją za ramię. Oczy płonęły mu histerycznym lękiem. Gabriello, czy ty nie rozumiesz? wykrztusił. Nie rozumiesz, że mnie nie pozostaje nic innego tylko kula w łeb? Gabriella spojrzała na niego ze współczuciem. Ale jego rękę odtrąciła, jak odsuwa się od siebie niechciane jedzenie. I odpowiedzialnością za to chcesz obciążyć mnie? Zapytała dotknięta. W ten sposób chcesz mnie zmusić, bym cię przywróciła do łask? Jak nisko możesz jeszcze upaść? Poszła spokojnie do siebie. W jakiś czas potem usłyszała dźwięk dzwoneczków oddalający się od dworu. Do pokoju weszła liw, a wraz z nią kaleb. Zatrzymali się przy drzwiach i patrzyli na Gabrielle siedzącą na łóżku z rękami bezwładnie spoczywającymi na kolanach. Słyszeliśmy ostatnie słowa Simona, powiedziała liw. To dobrze. To dobrze, że nie uległaś takiej nikczemnej próbie. A jeśli on się zastrzeli? Samobójcy nie rozpowiadają zawczasu o swoich zamiarach. On cię chciał nastraszyć. Wiesz przecież, że tylko ty jedna mogłabyś mu pomóc odzyskać honor. Czy naprawdę nie muszę mieć wyrzutów sumienia? Babcia westchnęła. Widzisz teraz sama, jak dalece udało mu się zburzyć twój spokój. Siedzisz nieszczęśliwa, pełna wyrzutów sumienia po tym wszystkim, co ci zrobił. Powinnaś się cieszyć i być wdzięczna losowi, że uniknęłaś życia z takim człowiekiem. A może nadal żywisz do niego jakieś uczucia? Nie, niech mnie Bóg broni, wyprostowała się. Wprost przeciwnie. Uprzytomniłam sobie właśnie, jak to dobrze nie mieć z nim nic wspólnego? Gabriello, powiedziała Liv stłumionym głosem, Kaleb ze mną rozmawiał. Gdyby to było możliwe, poprosiłby o Twoją rękę. A dlaczego to nie jest możliwe? Wykrzyknęła, nie przejmując się, że takie zachowanie nie bardzo jej przystoi. Liv usiadła obok wnuczki. Bo pochodzisz z rodu paladinów, moje dziecko. Simon, to już był stopień niżej. Twój ojciec nie zgodzi się na małżeństwo z kimś, kto nie jest nawet szlachcicem. On sam musiał prosić króla o pozwolenie na ślub z naszą Cecylią, twoją matką, chociaż ona była baronówną. Kaleb nie prosi o twoją rękę. On tylko chce, żebyś wiedziała, że nie jesteś niekochana. Gabriela popatrzyła na kaleba. Napotkała jego pełen miłości wzrok. Wstała i przytuliła się do niego. Kryjąc twarz na jego piersi, on też nie jest niekochany, szepnęła i roześmiała się trochę skrępowana. Ręce kaleba pieściły ją delikatnie, a jego oczy spotkały się z rozumnym spojrzeniem Liw. Czy bylibyście gotowi walczyć o waszą miłość? Zapytała Liv. Czy jest na tyle silna, że chcecie tego. Moja tak, odparła Gabriela żarliwie. Kalep jednak nie myślał chyba poważnie. Bo czyż to nie on, czy nie on? Głos jej zamarł i jakby nagle pozbawiona woli wysunęła się z jego objęć. Czy nie chciał mieć za żonę zdrowej, chłopskiej córki? A ja przecież nawet nie przypominam tego ideału. Ależ panno Gabrielo, nie wolno pani słuchać takich plotek, zaprotestował kaleb zakłopotany. To były tylko takie nierozważne słowa, wypowiedziane dawno, gdy miałem piętnaście lat i pracowałem w ciemnej kopalni. Prawie nie znałem wtedy żadnych dziewcząt i to były jakieś takie rojenia na temat jak powinny wyglądać. Teraz wiem, że miłość nie pyta o wygląd. Łączy ludzi w najmniej spodziewany sposób, tak jak panią i mnie. Gabriela, która nie do końca jeszcze pozbyła się swoich ponurych myśli, zaczęła znowu: Ale ja jestem okropnie nieudana. Panno Gabrielo, jest pani wspaniała! Podoba mi się pani właśnie taka. Czy pani tego nie rozumie? Ja panią kocham. Czy to nie wystarczy? Owszem, wystarczy, wystarczy za wszystko! zawołała radośnie Gabriela. Ale co babcia miała na myśli, mówiąc o walce? No więc posłuchajcie, zaczęła niw. Ja sama pochodzę z prostego rodu, a wyszłam za mąż za barona, daga mejdena. Cecylia, mimo swego dość skromnego pochodzenia, dostała margrabiego Paladina, Iria. W żadnym razie nie była szlachcianką, a została żoną barona Taralda. I Tarjaj ożenił się z Kornelią, panną, z bardzo wysokiego rodu. Skoro więc my mogliśmy, to i Kalep powinien spróbować. Matka Gabrieli zgodzi się natychmiast. Wszystko zależy od tego, co powie jej ojciec. Gabriella zagryzła wargi. Ojciec jest najmilszy na świecie. Zawsze robił wszystko dla Tankreda i dla mnie, ale też zawsze bardzo nalegał, byśmy pamiętali o naszej pozycji. Jak my mu o tym powiemy? Najpierw, wy sami powinniście mieć trochę czasu. Pierwsze płomienne uczucie może być krótkotrwałe. Starajcie się tylko unikać sytuacji wystawiających was na zbyt wielką pokusę. Rozumiecie zapewne, co mam na myśli. Kaleb potwierdził skinieniem głowy. Gabriela zaś zawołała: Nie musisz się bać, babciu. Mama przestrzegała mnie bezustannie, a ja ze swej strony za nic nie pozwolę sobie na żadną słabość przed ślubem. To dobrze, powiedziała Liv. A później pojedziemy do Gabrielszus, Wszyscy troje, by porozmawiać z twoimi rodzicami, Gabriello. Chciałabym być z wami a poza tym chętnie zobaczę znowu moją duńską rodzinę, tak rzadko się spotykamy. Propozycja była bardzo rozsądna. Młodzi przyjęli ją z radością. Nareszcie nadszedł wieczór wigilijny. Przy wspaniale nakrytym świątecznym stole zasiedli wszyscy, dorośli i dzieci, wystrojeni i uroczyści. Oczy pięciorga najmłodszych płonęły, a Gabriela zastanawiała się ze smutkiem, jak też wyglądały ich dawniejsze wigilie. Po swojemu, ale z wielkim wzruszeniem, uczucia dzieci wyraziła olinę, gdy tarald odczytywał przeznaczoną na ten wieczór Ewangelię. O do licha, jakie to wszystko piękne! Rozdział czternasty. Kalep i Gabriela załadowali sanie i po kolei odwiedzali wszystkich komorników Grostensholm ze świątecznymi potarunkami. Gdzie niekdzie częstowali ich wódką i Gabriela, choć ledwie maczała wargi, poczuła leciutki szum w głowie. Wszyscy byli tacy życzliwi. Było Boże Narodzenie, a ona szczęśliwa jak nigdy przedtem wolna. Wolna i kochana. Czego więcej można pragnąć? Bardzo szybko miała się tego dowiedzieć. W powrotnej drodze siedziała spokojna, pełna błogich uczuć, przytulona do kaleba pod okryciem z futer. Nie mówili nic, byli po prostu bezgranicznie szczęśliwi. Kaleb wypił krzepkiego trunku znacznie więcej niż ona. Gdy więc znaleźli się w lesie za obejściem ostatniego komornika, objął mocno biodra Gabrieli. Ona w odpowiedzi przytuliła się do niego jeszcze bardziej. Zatrzymali konia. Zmierzch już zapadł, a w taki wieczór nikt przecież nie chodzi po drogach. Kalep przygarnął do siebie jaśnie panienkę Gabrielle i przytulił twarz do jej szyi. Westchnęła cichutko z rozkoszy, nareszcie uwolniona od wszystkich lęków na temat swojego wyglądu. Kurczowo chwyciła go za włosy, ich wargi spotkały się w długim pocałunku. Gabriela, której nikt przedtem nie całował, w każdym razie nie w ten sposób, miała wrażenie, że unosi się na rozkosznej, gorącej fali. Odpowiadała na jego pocałunki z żarliwością, na jaką pozwala lekkie podchmielenie i nie protestowała, gdy ręce kaleba przesuwały się coraz niżej. Wprost przeciwnie, poddawała się temu z rozkoszą. To on oprzytomniał pierwsze. Musimy jechać, szepnął Zdyszany — zanim nie zrobię czegoś niedozwolonego. Gabriela usiadła i poprawiła ubranie. Tak. Z przerażeniem uświadomiła sobie co się stało. Mój Boże. Więc tak łatwo ulec pokusie? I tak trudno jej się oprzeć. Gdyby Kalep nie oprzytomniał w porę, to wszystkie jej zasady i czystość i cnota ulotniłyby się jak zwiane podmuchem wiatru a ostrzeżenia matki okazałyby się daremne. Gabriella nie miała pojęcia, że znajduje się we władaniu takich gwałtownych sił. I nawet nie pisnęłam, żeby zaprotestować, powiedziała żałośnie. Kaleb bez trudu zapewne zgadywał, jakie to myśli doprowadziły ją do tej szczerej konkluzji, bo położył rękę na jej dłoni. Ja także byłem bliski utraty panowania nad sobą. Jesteś bardzo pociągająca, Gabriello. Powinnaś o tym wiedzieć. Uśmiechnęła się nieśmiało. Ty też szepnęła i uścisnęła jego rękę tak, jakby jej nigdy nie chciała puścić. Sanie mknęły przed siebie. Nad ziemią zapadała noc Bożego Narodzenia. Jutro są urodziny Matiasa, przypomniała Gabriella. Tak. Jaki to wspaniały chłopak ten Matias, mój najlepszy przyjaciel. To niezwykłe, jak bieda i nieszczęście wiążą ludzi ze sobą. Od tamtych strasznych lat w kopalni istnieje między nami jakaś niewidzialna więź, oparta na wspólnych, dramatycznych przeżyciach. Rozumiem to. Rzekła Gabriela cicho. Kaleb milczał przez chwilę, a potem powiedział: A ten Simon to naprawdę przystojny mężczyzna. Bardzo byłaś w nim zakochana? Mogę ci na to odpowiedzieć bardzo szczerze, nie. Odparła Gabriela i przyjęła jako rzecz całkiem naturalną. Że Kaleb zwraca się teraz do niej perty. Inna forma byłaby absurdalna. Jego ręce obejmowały ją przecież całą. Byłam jako dużona myślą, że ktoś taki jak Simon mnie chce. Cieszyłam się, a zarazem bałam, nie wierzyłam, że się do tego małżeństwa nadaje, a poza tym nic nie wiedziałam o miłości. Nie przypuszczałam nawet, że takie uczucia istnieją. Jakie uczucia, jak na. jak moje teraz do ciebie? Dlaczego nie jak nasze? Nie odpowiedziała. Wciąż nie masz odwagi uwierzyć, że ktoś może cię kochać? Wydaje mi się to takie niezwykłe albo nieprawdziwe. Kaleb zastanawiał się przez chwilę. A jakbyś się czuła, gdybym ja wątpił w twoje uczucia. Och, Kaleb, odpowiedziała cichutko. Wybacz mi. A potem dodała jeszcze ciszej. Kocham cię bezgranicznie. Ta miłość przewyższa wszystko. Powiedz to głośniej, roześmiał się kaleb. Czy nie możesz nareszcie być sobą i mówić tego, na co masz właśnie ochotę? Ona roześmiała się także: Nie. Ale mogę robić to, na co mam ochotę! Zarzuciła mu ramiona na szyję i przytuliła policzek do jego twarzy. Kaleb pozwolił, by koń sam odnalazł drogę do domu. Zresztą zbliżali się już do wrót. Gdy na nowy rok przyjechali wszyscy troje do Gabrielszus, Gabriella, mimo pokus, wciąż niewinna, stwierdzili ku swemu zaskoczeniu, że Aleksander. Nie zamierza czynić przeszkód. Nie, nie widzę żadnego problemu, oświadczył. Gabriella jest szczęśliwa i wesoła jak nigdy przedtem. A że Kalep jest dobrym człowiekiem, to wiemy od dawna. W Norwegii przecież i tak nie ma już żadnej szlachty, co nie znaczy, że Norwegowie są mniej warci. Ponieważ młodzi chcą się osiedlić w Norwegii, to tam wybudujemy dla nich dwór, prawda, Cecilio? Jeśli więc jakiś snob przy dworze zapyta, za kogo wyszła moja córka, to odpowiem, że za norweskiego ziemianina. A reszta nikogo nie powinna obchodzić. Kaleb śmiał się. Postawa Aleksandra zrobiła na nim ogromne wrażenie. Gabriela zaś uszczęśliwiona ściskała swoich wyrozumiałych rodziców. Zdecydowali się przez jakiś czas jeszcze mieszkać w Grostensholm, by nie opuszczać swoich pięciorga wychowanków. Matias był bardzo wzruszony tym, że jego przyjaciel stał się członkiem rodziny. Jako lekarz Matias był w parafii ubóstwiany. Zdecydował się na tę dosyć niewdzięczną pracę, chociaż gdyby zechciał, mógł zdobyć dużo znaczniejszą pozycję w kraju, może nawet jako dworski medyk. On jednak chciał pozostać w Grostensholm, które oprócz niego nie miało dziedzica i wolał pomagać tym najbiedniejszym, którymi rzadko kto się przejmował. Jak dawniej do Tengela, tak teraz chorzy przychodzili do Matiasa z najdalszych stron, wdzięczni za jego dobroć, ufni w jego łagodne spojrzenie. Jak dobrze móc opowiedzieć o swoich cierpieniach komuś, kto rozumie. Chłopcy, Nikodemus i Drost zostali oddani na naukę do pewnego rzemieślnika, a wszyscy dbali, by nie działa im się żadna krzywda. Gorzej miały się sprawy z dwoma nieposkromionymi siostrami. Ani Liv, ani nikt nie zdobył się na odwagę, by wypuścić je z domu. Mieszkały więc nadal w Grostensholm, teraz jako służące to znaczy Olinę. Freda była jeszcze za mała. Powierzano jej tylko jakieś drobniejsze prace, głównie po to, żeby ją zająć. Ponieważ w ogóle służbie w Grostensholm żyło się dużo lepiej niż w innych dworach, dziewczęta chciały tu zostać. Olinę wywołała co prawda skandal, sprowadzając na złą drogę syna woźnicy, tak że czym prędzej trzeba było urządzić wesele. Ale chłopak był zakochany po uszy i nie dostrzegał u swojej oblubienicy żadnych wad. Stała się zresztą bardzo zręczną, choć może zbyt dużego temperamentu gospodynią. Starała się zachowywać jak dobrze wychowana osoba, ale gdy tylko wpadała w złość, zapominała o nabytych uli w manierach i soczyste przekleństwa fruwały pośród dworskich zabudowań. Mała Eli także pozostała z nimi, ponieważ dziadek jako jedyny opiekun zmarł. Nadal była to cichutka mała dziewczynka, pomagająca w różnych drobnych pracach. Nigdy nie sprawiała kłopotu. Starała się natomiast zawsze być pożyteczna, żywa i ruchliwa niczym leśna myszka. Długo nic nie wskazywało na to, że Gabriela i Kaleb doczekają się potomstwa. Trzy lata minęły nim nareszcie los ich pobłogosławił i wtedy zaczęli budować własny dom niedaleko Grostensholm. To oczywiście Aleksander Paladin łożył na tę budowę, ale babcia Liv także pomagała. Tymczasem młodzi nadal mieszkali w Grostensholm, i tutaj miało przyjść na świat ich dziecko. Pewnego jesiennego popołudnia Liv, Are i Gabriella siedzieli w salonie i rozmawiali. Kaleb pomagał pasterzom sprowadzić przed zimą stada do domu. Matias był z wizytą u chorego. Iria i Tarald Poszli do Ajkeby, a służba do kościoła na nież pory. Byli w domu sami i wtedy Gabrielle nieoczekiwanie chwyciły bóle. Och, kochanie, przestraszyła się Liv. Wszystko dzieje się tak szybko, nie zdążymy sprowadzić akuszerki. To chyba z powodu tej miednicy, którą dzisiaj dźwigałaś, ty głuptasia. Gabriella spodziewała się rozwiązania znacznie później, ale teraz nie było rady. Musieli jej pomagać. Wyglądało na to, że żadna pomoc z zewnątrz nie zdąży nadejść. Are przygotował balię z wodą, Liv w pośpiechu urządzała dla rodzącej sypialnię, żeby jak najprędzej położyć wnuczkę do łóżka. Wszystko odbywało się przeraźliwie szybko i dramatycznie. Liv zbladła jak ściana, gdy sobie uświadomiła, co się właśnie dzieje. — Are, na pomoc! — krzyczała, oszalała ze strachu. Gabriella, która nigdy do silnych nie należała, pod wpływem przejmującego bólu straciła świadomość. I Bogu dzięki. Liv wpatrywała się w noworodka, który tak nieoczekiwanie pojawił się na świecie. Zacisnęła powieki. Nie, szeptała przybita. Nie, nie, nie. Gdy do pokoju wbiegł Are, zobaczył siostrę bez ruchu, jak skamieniałą. Z zaciśniętymi powiekami. — Lifo, oszalałaś? Daj dziecku klapsa, jeszcze nie zaczęło oddychać. — Are. Wykrztusiła ledwie dosłyszalnie. Spojrzał na maleńką dziewczynkę, bezwładną, jakby pozbawioną życia. — O Boże, — szepnął. Więc przekleństwo znowu uderzyło. — To jest... Odrodzona wiedźma Hanna Are. Szepnęła Liw, całkowicie załamana. Teraz przypominam sobie zatrważająco wyraźnie, jak tamta wyglądała, że też to spotyka Kaleba i Gabrielle, jęknęła. Tak długo czekali i tak się teraz cieszyli. Nie. Oni naprawdę sobie na to nie zasłużyli. Zawołał Arę z goryczą. Liv ledwie była w stanie mówić: Pamiętasz, jak prosiliśmy ojca o życie Kolgrima? Kiedy był zdecydowany uśmiercić noworodka, to my, to wobec naszych próśb ojciec ustąpił. A Kolgrim próbował zabić Matiasa. On zamordował naszego ukochanego Tariaja i wpędził mojego daga do grobu. Szeptała wciąż, nie otwierając oczu. To się nie może powtórzyć, Are nie może. O Boże, co ja mam robić? Are patrzył na to nieruchome, potworne, groźne, małe ciałko leżące przed nim. Ona jest niedonoszona, prawda? Wyjdź teraz, Liv. To jest dziecko Twojej wnuczki, nie mojej. Wyjdź! Ja się tym zajmę, nim Gabriela odzyska przytomność. Gdyby się bardzo postarali, być może udałoby im się zmusić tę małą do oddychania. Przy czułej opiece dziecko mogłoby przeżyć. Are. Powiedziała Liv ze łzami w oczach, odwróciła się i wyszła z pokoju. Gabriella ani Kaleb nigdy nie zobaczyli córeczki. Dziecko zostało jednak włożone do trumienki i otrzymało swoje miejsce na cmentarzu. Cała rodzina dowiedziała się, że mała przyszła na świat martwa. Oraz, że była jedną z dotkniętych potomków ludzi lodu. Było obowiązkiem Liv i Jarego poinformować o tym, tak by inni w pokoleniu Gabrieli mieli pewność, że urodzą im się normalne, chciane dzieci. Minęło wiele czasu, nim Gabriella otrząsnęła się z rozpaczy. Przez pierwsze dni widywała tylko Kaleba. To była ich osobista tragedia. Pocieszali się jedynie tym, że skoro dziecko urodziło się takie nieszczęśliwe, to może lepiej, że niedanym mu było żyć? Wciąż sobie te słowa powtarzali. Gdy Gabriela doszła już trochę do siebie, mogła rozmawiać z mężem nieco bardziej otwarcie. Wiesz, mi, Kalebie, najlepiej się stało właśnie tak wiem, co mówię. Dotknięci w naszej rodzinie nie tylko ściągają nieszczęście na innych, oni sami także są głęboko nieszczęśliwi. Naszej małej dziewczynce jest teraz dobrze, jak u Boga, który nie wybiera pomiędzy dobrem a złem. Tym razem Kaleb nie protestował, że ktoś odwołuje się do wyższej, litościwej siły, szukając pocieszenia. Tymczasem Are i Liv Chodzili do kościoła i modlili się długo i żarliwie na kolanach. Musieli dokonać nieludzkiego wyboru, a teraz, do końca swoich dni, będą żyć ze świadomością tego, co zrobili, czy, mówiąc ściślej, czego nie zrobili. Mogli przecież próbować tchnąć życie w nowonarodzoną dziewczynkę. Oni jednak nie podjęli tej próby. I tylko z Bogiem. Mogli o tym rozmawiać. Z nikim innym. Nikt bowiem nie wiedział, jaką decyzję podjęli tamtego wieczora. Kiedyś szli powoli do domu lipową aleją. W nagich jesiennych koronach drzew wiatr grał swoje rekwiem. Arę westchnął ciężko. Chociaż tyle dobrego, że całe pokolenie będzie mogło teraz żyć spokojnie. Owszem, potwierdziła Liv, i nareszcie trochę pocieszona wyprostowała plecy. Sądzę, że powinniśmy być wdzięczni losowi, że tak się to wszystko ułożyło, że byliśmy tam sami i nikt nie musi o niczym wiedzieć. O tak. Boże. To się przecież mogło przydarzyć Matiasowi mogło jeszcze raz dotknąć rodzinę Taralda. A on wycierpiał już naprawdę dość. Popatrz, tym razem trafiło w rodzinę Cecylii, która dotychczas pozostawała nietknięta. To prawda. I mogło się też przydarzyć Andreasowi. A to by już było najbardziej niesprawiedliwe, bo nikt nie odczuł boleśniej tego przekleństwa niż ty, Are, i twoja rodzina. Are skinął głową. I Tancredowi mogło się urodzić dotknięte dziecko. Ale największym przerażeniem napełnia mnie myśl, że mogło to spotkać Mikaela, który o niczym nie wie. Ach, Mikaelu, mój wnuku, synu mojego ukochanego Tarjaja, gdzie ty jesteś? Jest tyle spraw, o których powinieneś się dowiedzieć, poznać prawdę o ludziach lodu. Liv przeniknął dreszcz. Jak ten wiatr zawodzi Are? Idzie zima. Arep przystanął i przyglądał się dwóm najstarszym drzewom w alei. Owszem, ale nasze drzewa są jeszcze silne, siostro. Ja już nigdy na nie nie patrzę, wyznała Liv. Nie. Ja myślę o tamtym, o tym strasznym przekleństwie. Kiedy nasz biedny ród się od niego uwolni? Ale uśmiechnął się. Zgodnie z podaniem, przekleństwo można odmienić tylko wówczas, gdy zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły kiedyś w XII wieku zakopał ten okropny kociołek. I kiedy wykopie się kociołek? Jeśli teraz można jeszcze wierzyć w coś takiego. Tyle dziwnych i budzących grozę rzeczy dzieje się w naszej rodzinie że chyba trzeba wierzyć, choć brzmi to groteskowo, westchnęła Liv. Jakim sposobem można jednak odnaleźć to miejsce? Przecież to może być wszędzie, w całej Norwegii. Poszli dalej. Liv nawet przez myśl nie przeszło, że ona sama ponad ćwierć wieku temu trzymała odpowiedź w ręce. I odłożyła ją do żelaznej skrzynki na strychu. Kolgrim znalazł skrzynkę i zrozumiał. Tarjaj także zrozumiał, ale obaj nie żyją. Alif zapomniała, że schowała do skrzynki pamiętnik swojej matki. Ten piękny, kunsztownie zdobiony pamiętnik, który Silie dostała od Benedykta Malarza. I w którym opisywała życie w lodowej dolinie. Naszkicowała tam także mapę doliny i drogę do niej. Silje nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, opisała też dokładnie miejsce, gdzie Sol zobaczyła złego człowieka. Tarjaj nie widział jednak szkicu drogi do doliny, bo resztki jedzenia Kolgrima zlepiły stronicę. A teraz, Żelazna skrzynka kopnięta potoczyła się pod szafę, której nikt pewnie nie ruszy. Wojna się nareszcie skończyła, powiedział Are. Ciągnęła się przez trzydzieści lat. I z jakim pożytkiem? Tysiące ludzi przypłaciło ją życiem, dziesiątki tysięcy nie mają dachu nad głową. Po to tylko, żeby ten czy inny nienasycony władca Mógł zagarnąć jakiś kawałek cudzego kraju, a sam wkrótce i tak umrze. Więc jaki z tego pożytek? Tak. Chrześcijaństwo niczego nie zyskało na tej wojnie. Wprost przeciwnie. Rozbicie jest głębsze niż kiedykolwiek przedtem, a wielu ludzi utraciło wiarę westchnęła Lif. Myślę, że ten rok 1648 będziemy długo pamiętać. Pokój powrócił do zwaśnionych krajów. A jego wysokość król Chrystian opuścił ziemski padł. Robił co mógł dla obu swoich narodów. Miewaliśmy gorszych królów, chociaż lepszych pewnie też. Czy Andreas nie ma zamiaru się niedługo żenić? Zapytała niespodziewanie, zmieniając temat. Przystanęli i patrzyli na młodego chłopca pracującego na polu. Musiałby sobie najpierw znaleźć narzeczoną, uśmiechnął się Are. A twój Matias jest przecież dużo starszy. Czy on zamierza zostać starym kawalerem? To by była szkoda, powiedziała Liv. Wiele się jednak miało wydarzyć, zanim Andreas i Matias znajdą swoje kobiety. Na przykład tego roku, gdy Andreas dokonał wstrząsającego odkrycia na polach należących do Lipowej Alei. To miał być trochę niespokojny, lecz także piękny rok dla Andreasa Linda, z ludzi lodu. Na razie jednak Liv ani Are, gdy tak szli wolno przez dziedziniec Lipowej Alei, niczego nawet nie przeczuwali. W Scholm natomiast Kaleb i Gabriella zawołali małą Eli, a ona podskakując pobiegła za nimi do ich pokoju. Kaleb usiadł na parapecie okna i położył dłonie na chudziutkich ramionach dziewczynki. Eli, jak wiesz, straciliśmy naszą małą córeczkę? Eli poważnie skinęła głową. I wcale nie jest pewna, że będę miała więcej dzieci. Dodała Gabriela stojąca obok męża. Oczy zaszkliły jej się łzami i oboje wyglądali bardzo uroczyście. Kaleb mówił dalej. Wiesz także, że nasz nowy dom będzie wkrótce gotowy i wtedy się tam przeprowadzimy. O, ja bym chciała, żebyście zostali! szepnęła Eli, zasmucona. Na co oni uśmiechnęli się do niej tajemniczo? Eli, rzekł kaleb. Czy chciałabyś uczynić nam tę radość i przeprowadzić się z nami? Czy chciałabyś zostać naszą córką? Drobna, o pięknych rysach twarzyczka Eli pokraśniała. Naszą własną córeczką, uśmiechała się Gabriella niepewnie. Bardzo chcemy mieć cię u siebie, na zawsze. Bardzo cię kochamy, wiesz o tym. Broda dziewczynki zaczęła drżeć mieszkać u was na zawsze w każdym razie tak długo jak zechcesz śmiał się kaleb, pewnie znajdziesz sobie kiedyś męża i będziesz chciała zamieszkać z nim, o nie nigdy zapewniała ledwo mogąc oddychać, o zrobię wszystko, żeby stać się dobrą córką. Wiem, że nigdy wam nie zastąpię własnej córeczki, którą dopiero co utraciliście, ale zrobię co w mojej mocy, to obiecuję, powiedziała jednym tchem. Dziękuję ci, Eli, dziękuję, że chcesz z nami zamieszkać, powiedziała Gabriela drżącym głosem i przytuliła małą. Wtedy dziewczynka objęła także kaleba i tak stali wszyscy wzruszeni. Potem Eli wyrwała się, niemal wyfrunęła z pokoju i pomknęła w dół po schodach. W holu spotkała Liv i Arego. Kaleb i Gabriela słyszeli jej cichuteńki, głos odbijający się echem od ścian. Czy państwo słyszeli? Gabriela i Kaleb biorą mnie do siebie jako swoją córkę. Mam teraz własną mamę i ojca i przeprowadzę się z nimi do ich nowego domu i będę pracować jak niewolnica, żeby oni byli z. Żeby oni byli ze mnie zadowoleni. Kale podszedł do schodów. Rozdział 13. Liv leżała na łóżku, wsłuchana w wichurę za oknem. Wiatr ciskał ze złością przemarzniętym śniegiem w szyby. Próbowała dociec, co to też może być na tym strychu. A przede wszystkim, co Kolgrim i Tarjaj tam znaleźli. Nie przyszło jej do głowy, że ona właśnie jest jedyną osobą, która powinna była to wiedzieć. Po prostu dawno zapomniała o tym, co zrobiła 25 lat temu. Czworo młodych ludzi wchodziło zwolna na górę po schodach, przypominających raczej wąską, stromą drabinę. Starali się posuwać jak najciszej, przestraszeni, że któryś stopień może zaskrzypieć. Gabriela otrzymała już zadanie. Miała stać przy wyjściu i pilnować, by to nieznane nie próbowało umknąć. Nie uważała, że to przyjemne zajęcie. Jeszcze mniej podobało jej się jakieś stalowe narzędzie, które wetknięto jej w rękę oraz to, że wszyscy zostali uzbrojeni w różne metalowe przedmioty, żeby cisnąć w to paskudztwo, gdyby zaszła potrzeba. W końcu wszyscy znaleźli się na górze. Przed nimi tonął w mroku wielki, tajemniczy strych. Nikt nie znał tego miejsca, nawet Matias. Świateł zaś nie mogli zapalać. Wszystko musiało się dokonać z największą ostrożnością. Wichura zacinała śniegiem, tłukła w dach i wyła w szczelinach pod krokwiami. Zawodząca, pełna skargi, żałobna pieśń pochłaniała wszystkie dźwięki, jakie mogliby usłyszeć. Taki stary strych ma w sobie coś smutnego. Gromadzą się tu wspomnienia minionych czasów, zachowane w przypadkowych przedmiotach, których kiedyś używano, może kochano. Posługiwano się nimi niekiedy przez całe pokolenia, a w końcu wyniesiono je tutaj, by trwały w zapomnieniu. Tak rozmyślała Gabriella, przepełniona głębokim smutkiem. Znacznie gorsze było jednak uczucie lęku, niemal zagrożenia, jakie na ogół ogarnia człowieka na obcym strychu. Zewsząd czai się coś nieznanego, tajemniczego. Tej nocy było to dla wszystkich szczególnie niemiłe. Wiedzieli bowiem, że coś tutaj jest w tym wielkim pomieszczeniu, niewidocznym, ziejącym ciemną jamą otwartych drzwi. Gabriela patrzyła, jak chłopcy przesuwają się obok niej i znikają w mroku. W panice chwyciła czyjąś rękę i próbowała zatrzymać przynajmniej jednego. On zaś cofnął się o krok, objął ją i uspokajająco uścisnął jej ramię. Po wzroście poznała, że to kaleb. Za moment także zniknął. Dziwne. To był pierwszy znak życzliwości z jego strony. Gabriela tak się przejęła tym niezwykłym odkryciem, że zapomniała o strachu. Znowu poczuła ciepło w sercu zupełnie nowy rodzaj ciepła nie tak jak w związku z Simonem niepewność, czy on ją zechce, czy nie. Tym razem to coś całkiem innego to było uczucie dorosłej kobiety silne i dobre, a nade wszystko podniecające. Kaleb był równie zdumiony. Gabriella nigdy nie rozumiała jego chłodu. Nie zdawała sobie sprawy, że to ona sama wywołuje w Kalebie taką agresję. Uważał, że okazuje mu niechęć i spogląda na niego z góry. Podkreśla różnice stanu między nimi. Wszystkie te ostre słowa były po to, żeby jej trochę utrzeć nosa. I oto szukała jego ręki. Jego. Jakoś nie przyszło mu do głowy, że to mógł być przypadek. Ogarnęła go serdeczna czułość. Nagle gotów był spojrzeć na nieszczęście Gabrieli jej oczami. Przecież nigdy nie traktował jej jak zgorzkniałej, zapatrzonej w siebie panny, lecz raczej jak przestraszoną, niepewną spragnioną czułości małą istotę, porzuconą w ciemnym pustym pokoju przez jakiegoś samolubnego gbura. Ogarnęło go pragnienie, by pójść, powiedzieć jej o tym, lecz jest tłumił. We wszystkich nieporozumieniach między Gabrielą a Kalebem swój udział miała też z pewnością Cecylia. Myśl, że córka mogłaby znaleźć się w takich samych kłopotach jak ona w młodości, że gorąca krew ludzi lodu może ją postawić w sytuacji, nad którą nie będzie w stanie zapanować, napawała ją śmiertelnym strachem. Cecylia poszła za człowiekiem, który nic dla niej nie znaczył, tylko dlatego, że była spragniona bliskości i trawiła ją tęsknota za mężczyzną, którego nie mogła mieć. Nic podobnego nie może się przytrafić Gabrieli. Nie bardzo więc zdając sobie z tego sprawę, uczyniła córkę istotą wobec mężczyzn sztywną i nieprzystępną. O tym Kaleb nie wiedział. Odczuwał jedynie gwałtowny ból w piersi i smutek, że Gabriella jest taka, jaka jest. On zaś jest tylko Kalebem. Na sekundę przymknął oczy i odetchnął głęboko, by ponownie skupić się na sprawach, które przywiodły ich na ten strych. W ciemnościach nie widział nawet własnej ręki, stał więc i nasłuchiwał. Poprzez zawodzenie wichury docierały do niego ostrożne kroki towarzyszy, posuwających się powolutku naprzód. Któryś uderzył w coś nogą i zaklął pod nosem, to chyba Andreas, Matias nie przeklina. Nagle wszyscy usłyszeli w odległym kącie coś jakby szuranie. Gabriela zasłoniła dłonią usta, by nie krzyknąć, co to Kolgrim i Tarjaj tutaj znaleźli? Zastanawiała się. Ile tajemniczych rzeczy z przeszłości ludzi lodu kryje się na tym strychu? Korzeń mandragory? Nie, to zbyt makabryczne takie makabryczne, że aż śmieszne. Ale potrzeby śmiechu Gabriela jakoś nie odczuwała. Zdecydowanie nie. Młodzi mężczyźni szybko lecz bezgłośnie przesuwali się w stronę, skąd dobiegł ich hałas. Któryś potknął się o coś, co mogło być żelazną skrzynką lub czymś podobnym. Kaleb błyskawicznie przystanął. Pod jedną stopą wyczuwał coś miękkiego. Poruszył lekko nogą. I stwierdził, że to może być fotel okryty narzutą. W szarej poświacie, pod otworem w dachu, zobaczył sylwetkę Matiasa. Rysowała się wyraźnie na tle śniegu i nocnego nieba. Andreasa miał po swojej prawej stronie. Gabriela stała przy schodach. Kto zatem stoi na lewo od niego, dalej w kącie? Poczuł lodowaty dreszcz na plecach. Choć oddech był stłumiony, słyszał wyraźnie, że ktoś tuż obok niego oddycha. Czuł ciepło żywej istoty. Powoli uniósł rękę i błyskawicznym ruchem opuścił, chwytając garścią materię na plecach tej istoty. Jakiś niskie, nieduże stworzenie wyrwało się gwałtownym szarpnięciem, szalone groteskowe myśli przelatywały przez głowę kaleba. Słyszał, jak Tarjaj i Kolgrim krzyczą w lodowej dolinie, słowa, które przynosił do niego wiatr, a które przecież nie dla niego były przeznaczone. Kolgrim mówił o małym, ohydnym stworzeniu z nosem przypominającym dziób, a Tarjaj tłumaczył mu, że to nie jest szatan, lecz tengel zły, z ludzi lodu, nieżyjący już od czterystu lat. To wspomnienie przepłynęło błyskawicznie przez jego mózg. Na tyle jednak wolno, że rozluźnił chwyt. Coś przeleciało jak wiatr przez strych. Wszyscy rzucili się w pogoń. Kaleb potknął się o tę skrzynkę, która najwyraźniej wszystkim leżała na drodze. Słyszał, jak potoczyła się po podłodze, wpadła pod komodę czy coś takiego i zatrzymała się z hałasem przy ścianie. Natychmiast się pozbierał i wtedy usłyszał krzyk Gabrieli. Zostawił chłopcom pogoń za uciekającą po schodach zjawą, a sam zajął się Gabriellą leżącą na podłodze. Nic się panience nie stało? pytał niespokojnie, pomagając jej wstać. Objął ją, chcąc pocieszyć, a ona z wdzięcznością przytuliła się do niego. No już, już szeptał w jej włosy już dobrze. Wszystko stało się omdlewająco rozkoszne. Gabriela zdawała sobie sprawę z tego, gdzie jest i co robi. Zakłopotana uwolniła się z jego objęć. Przepraszam, szepnęła. On także się ocknął. Nie ma za co przepraszać, wasza wysokość. Chodźmy, musimy im pomóc. Ostrożnie sprowadził ją ze schodów. Rękę miał silną, dającą poczucie bezpieczeństwa. Gabriela czuła mocne uderzenia serca, wywołane podnieceniem dwojakiego rodzaju. Jeszcze na schodach usłyszeli okropny tumult w korytarzu. Pobiegli jak najszybciej i znaleźli się w środku regularnej bitwy. Gabriela dostała cios w dłoń i krzyknęła z bólu i przerażenia, ponieważ nie wiedzieli z kim walczą. Działać musieli ostrożnie, co nie przyspieszało rozstrzygnięcia. W końcu jednak. Opanowali potwora. Zjawa parskała i pluła, a w powietrzu latały najokropniejsze przekleństwa, całe potoki paskudnych słów w najbardziej nieoczekiwanych połączeniach. Nigdy nie słyszeli czegoś podobnego. A może jednak ten ochrypły, wściekły głos. No! zawołał wreszcie kaleb. Uspokój się teraz i powiedz, co tu robisz. Mam chyba takie samo prawo być tutaj, jak Freda. Byłam dla niej dobra, ale to ona dostaje jedzenie i może mieszkać w pięknym domu, a ja? Czy ja nie jestem człowiekiem, co? Liv i pozostali domownicy przybiegli za w nocnych strojach ze świecami w rękach. Oczywiście, że jesteś. Zapewniła Gabriella, będąca teraz w takim nastroju, że mogłaby cały świat przytulić do serca. To my okazaliśmy się niemądrzy. Ty sama jesteś przecież jeszcze dzieckiem. Podnieście ją chłopcy. Ale nie mamy miejsca, wtrącił Kaleb. A poza tym, ona zdemoralizuje pozostałe dzieci. Przede wszystkim Fredę. Miejsce się znajdzie. Oświadczyła w spokojnie. Może przecież spać w jednym łóżku z siostrą. Jak ci na imię? Co ci do tego, ty stara wiedźmo? Zaczęła sympatyczna istota swoim starym zwyczajem, ale powstrzymała się. Najwyraźniej zrozumiała, że posuwa się za daleko. Olina. Mruknęła. Cholerne imię ktoś mi nadał. Angelina albo Mariana pasowałaby mi bardziej, tak powinnam się nazywać, to jasne. Coście zrobili z Fredą, cholerne dranie? Freda śpi, wyjaśniła Liv. Wydała służącym polecenie, by przygotowały balie gorącej wody. Chyba nigdy nie była potrzebna bardziej niż w tej chwili. Wyśpisz się dzisiaj. W wygodnym łóżku, obiecał Matthias. A rano zbadam cię gruntownie od stóp do głów. Ty bezwstydniku! Syknęła Olinę. Jesteś głodna? zapytała liw. Czy jestem? W tej waszej spiżarni niczego nie ma. Wszystko co najlepsze pozamykaliście. Chytrusy przeklęte. Kąpać jednak nie chciała się za nic. Zaparła się plecami o ścianę i pluła na każdego, kto chciał się do niej zbliżyć. Liv starała się ją przekonać. Freda też musiała się wykąpać, kiedy do nas przyszła. Wszystkie dzieci się kąpały. To warunek, żeby tu zostać. Będą z tobą tylko kobiety. Co? Baby mają się na mnie gapić, tak? O nie, bardzo dziękuję. W każdym razie nie ta chuda miotła tam. Krzyknęła, pokazując na Gabriela. Ona jest taka cholernie paskudna i kanciasta, że utopi się z rozpaczy, kiedy się dowie, jak powinna wyglądać dziewczyna. Żeby wtedy nie było na mnie. Zapamiętajcie sobie. I niech ona mnie nie dotyka tymi swoimi kościstymi paluchami do cholery. Płacz, który Gabriela tłumiła w sobie przez wiele tygodni, teraz przerwał tamę. Słyszała jeszcze pełne goryczy pytanie kaleba. Czy to naprawdę było potrzebne? Ty złośliwy, mały potworze? Gdy jak szalona uciekła z łaźni i pobiegła do swojego pokoju. Tam ukryła się za drzwiami, oparta o ścianę i próbowała powstrzymać szloch. Wszyscy tak mówią, myślała. Brzydka i chuda i nudna. Nic dziwnego, że Simon mnie rzucił. Ale akurat teraz mogło mi to być oszczędzone, teraz, kiedy przeżyłam moment szczęścia. Poczuła na ramionach dwoje przyjaznych rąk. Panno Gabriello. Głos kaleba był czuły i łagodny. W tej sytuacji już żadną miarą nie mogła powstrzymać łez. Myślę, że Wasza Wysokość. Powinna się teraz wypłakać, bo chyba dotychczas pani tego nie zrobiła. Na dłuższą metę to niezdrowo. Długo przełykała łzy. Czy pani nie rozumie, że Olina jest zazdrosna? Mieszka pani w jednym domu z tyloma młodymi mężczyznami. Według jej wypaczonych poglądów na świat, na pewno wszyscy jesteśmy pani kochankami. Gabriela uśmiechnęła się, pociągając nosem. Jakieś dziwne, podniecające uczucie pojawiło się w jej sercu na myśl, że Kaleb. No nie, co też to za myśli. Jego słowa jednak wywołały też inny skutek. Zaniechała walki, przytuliła się do jego ramienia i rozpłakała się gorzko, jakby chciała wylać te wszystkie łzy. Które tak długo w sobie dusiła. Kale rozumiał znacznie więcej niż przypuszczała. Z daleka dochodziły do nich okropne wrzaski Olin, która już najwyraźniej znalazła się w Bali. A on szeptał cichutko: Moja najdroższa panna margrabianko pochodzi pani z innego świata niż ja. Ale nic nie mogę na to poradzić. Dla mnie jest pani najładniejszą i najwspanialszą istotą na Ziemi. Proszę mi wybaczyć, że odważyłem się to powiedzieć. Śmiejąc się i płacząc jednocześnie, Gabriella poprosiła: Mów dalej. Jestem skłonna znieść bardzo wiele takich słów. Właśnie teraz tak strasznie ich potrzebuję. Przestała płakać i próbowała spojrzeć mu w oczy, ale było zbyt ciemno. Taka byłam nieszczęśliwa, kiedy myślałam, że ty mnie nie znosisz. Ja też byłem nieszczęśliwy, bo myślałem, że pani mnie nie lubi, panno Margrabianko. Czy teraz już lepiej? O tak, dużo lepiej. Płacz mi pomógł. I Twoje przyjazne słowa. Dotychczas nie słyszała ich pani ode mnie zbyt wiele, niestety. Naprawdę wstyd mi, że odnosiłem się do pani tak brutalnie. Mogę to sobie tłumaczyć tylko tym, że chciałem się bronić przed nieuświadomionym jeszcze uczuciem do pani. Zwalczałem je w sobie z całych sił i szukałem w pani wad. Chciałem, żeby pani była zarozumiała i samolubna, a przecież pani taka nie jest. Proszę o wybaczenie, jeżeli to możliwe. Gabriella skinęła głową. No to dobrze. Dziękuję. Ucieszył się Kaleb. Może zejdziemy teraz na dół, żeby im pomóc. Sądząc po przekleństwach, można przypuszczać, że olinę została już wyszorowana do czysta. Chyba tak. Uśmiechnęła się Gabriella, niechętnie uwalniając się z jego objęć, Kaleb, jak my sobie z nią poradzimy? Będzie trudno, ale babcia pani jest optymistką. Trzeba będzie rozwiązywać problemy w miarę jak się będą pojawiały. Gabriella westchnęła. Boję się, żeby nie spadły nam na głowę wszystkie naraz. Jak miło. Jak nieskończenie miło było rozmawiać z Kalebem o sprawach, które obojga interesowały i wiedzieć, że on jest jej przyjacielem i że rozumieją się nawzajem. Dotychczas praca z dziećmi była trudna, ale teraz, z przybyciem Oliny, kłopoty się podwoiły. Szokowała ich nieustannie swoimi ordynarnymi wyrażeniami, bezwstydnym zachowaniem wobec mężczyzn i mnogością chorób, którymi była zarażona. Matias poważnie naruszył swoje zapasy medykamentów, żeby ją z tego wyprowadzić. Uzyskali natomiast wyjaśnienie, co to za dziwne i okropne hałasy dochodziły ze strychu. Olinę, ze złością tłumaczyła, że było jej tam strasznie zimno, musiała więc ściągnąć stare łóżko i urządzić sobie lepsze posłanie. Dziwna sprawa. Ale mimo wszystko, pod wieloma względami wykazywała chęć do współpracy i naprawdę dobrze czuła się w Grostensholm. Iria przyłapała ją w swojej garderobie, zajętą przymierzaniem jedwabnych sukienek. A najwidoczniej z przyzwyczajenia podkradała jedzenie, której tak za chwilę mogła dostać. Najwięcej sympatii okazywała Andreasowi. On jednak na jej widok po prostu zmykał. Śmierdziała dziekciem, którym Matias leczył jej świerzb. Twierdziła więc, że to z tego powodu Andreas jej unika. Poczekajcie tylko, niechno się pozbędę tego paskudztwa! – mawiała. – Wtedy zobaczycie, jak będzie za mną biegał. Dość, wystarczy. Uciął Kale postro. Są z nami także damy. Olinę nie zauważyła tej drobnej złośliwości. W lekcjach prowadzonych przez Liv dziewczyna brała żywy udział i wcale nie była głupia. Bardzo szybko dogoniła pozostałą czwórkę w czytaniu. Rachunki uważała za nudne. Zazwyczaj nudzą człowieka sprawy, których nie rozumie, robiła więc, co mogłaby się ich nie uczyć. Liw nie upierała się. Takie podstawowe rzeczy jak liczenie pieniędzy Olinę znała, a po co jej wyższa matematyka? Łagodne oczy Matiasa od początku budziły w niej respekt. Zdawała sobie jednak sprawę z tego, że sama jest dla niego niczym. No jest kastratem, mogłabym przysiąc parskała ze złością, chcąc się jakoś pocieszyć. W dzień przed Wigilią, kiedy całe Grostensholm pogrążyło się w gorączce świątecznych przygotowań, zjawił się nieoczekiwany gość. Gabriela, wracając ze spaceru z dziećmi, usłyszała jego głos już w holu i fala gorąca oblała jej twarz. Simon tutaj? Wszyscy zebrali się w salonie, stali sztywno, nie bardzo wiedząc, jak się zachować. Simon, Lif, Matias, Kaleb, Iria i Tarald. Gabriella odesłała dzieci na górę pod opieką pokojówki. Zauważyła, że Kaleb pobladł. Simon wyszedł jej naprzeciw z wyciągniętymi rękami. Gabriello najdroższa. Właśnie wyjaśniałem państwu, jakie zaszło straszne nieporozumienie. Jak można było uwierzyć, że uciekłem do Niemiec z inną kobietą? Zostałem w największym pośpiechu wezwany do umierającego wuja. Nie miałem nawet czasu nikogo powiadomić. Gabriella patrzyła na tego przystojnego mężczyznę i nie czuła nic. A ta młoda dama. Ona także została wezwana do umierającego wuja? Simon potrząsnął wspaniałą, złoto-brązową czupryną. To absolutny przypadek, że podróżowała razem ze mną. Nic o sobie nie wiedzieliśmy, dopóki nie spotkaliśmy się w dyliżansie jadącym na południe. Wersja, którą przekazał koledze oficerowi, była inna. Na chwilę zaległa cisza. Rozmawiałeś z, mo z moimi rodzicami? Zapytała Gabriella matowym głosem. Jeszcze nie. Dowiedziałem się od przyjaciół, że przyjechałaś tutaj. Byłem tak wstrząśnięty tym, czego narobiły plotki, że natychmiast pospieszyłem, żeby cię zapewnić o swoim oddaniu. To znaczy, że ta druga pana rzuciła. Zapytał Kale przyderczo. Simon zwrócił się ku niemu gniewnie. Nie rozumiem, dlaczego niepowołane osoby mieszają się w nasze sprawy. Nie odpowiadam na takie niesłychane insynuacje. Gabrielo, czy moglibyśmy porozmawiać gdzieś na osobności? Nie ma potrzeby, odparła, podnosząc głowę. Zostałeś wykluczony z korpusu oficerskiego, prawda? I zdegradowano cię. A twoja rodzina odwróciła się od ciebie i pieniędzy też nie masz. Innymi słowy, znalazłeś się w tragicznej sytuacji. Nie wiem, co zrobiłeś ze swoją przyjaciółką, ale chyba przypuszczenia kaleba są słuszne. O ile namiętność nie wygasła sama z siebie, takie rzeczy się przecież zdarzają. Przychodzisz więc do mnie. Bo jestem brzydką, głupią gęsią, która przyjmie cię z wdzięcznością i przekona wszystkich, jak paskutnie cię potraktowali. Tak sobie to zaplanowałeś, prawda? A zaraz potem odzyskasz swoje oficerskie dystynkcje i cały ogromny posag, który mój ojciec dla nas przeznaczył. To są rzeczy warte, by się poświęcić ożenić się z brzydką i nudną panną. Ależ Gabriello, próbował protestować. Jak możesz tak myśleć? Ja chcę ciebie. Sprawia mi prawdziwy ból słyszeć, że tak źle mnie osądzasz. Czy nie możemy porozmawiać sami? Zakończył, spoglądając z irytacją na obecnych, którzy wciąż stali bez ruchu. Głos Liv był łagodny, lecz to, co mówiła, brzmiało ostro. Nie sądzę, by Gabriela chciała rozmawiać z panem sam na sam, panie hrabio. Przypuszczam, że nie ma ochoty patrzeć, jak stara się pan omotać ją pięknymi słówkami i czułościami, bowiem w czasie tych trudnych, pełnych upokorzeń tygodni, gdy porzucił ją pan w tak niewiarygodnie tchórzliwy sposób, Gabriela zdążyła się opamiętać. Simon przerwał jej z irytacją. Przecież powtarzam, że nigdy nie miałem zamiaru jej upokorzyć do rozmowy wtrącił się Matias. Potrzebował pan dużo czasu, żeby wyjaśnić nieporozumienie. Tymczasem Gabriella skierowała swoje zainteresowania na kogo innego. Wzrok Simona błądził niepewnie, szukając spojrzenia Gabrielli. Tak, to prawda. Potwierdziła z powagą. To, co czułam do ciebie, było dziecinnym odurzeniem. Dopiero teraz wiem, co to znaczy naprawdę kochać kogoś. Gabriello, pomyśl, co ty ze mną robisz. Odrzucasz mnie w otchłań i ciemność. Powinieneś był pomyśleć o tym nieco wcześniej. Teraz cieszę się bardzo. Że stało się właśnie tak, jak się stało. Właściwie jestem ci wdzięczna za Twoje bezwstydne zachowanie. A teraz idź. Woźnica odwiezie cię do Krystiani. Simon przez chwilę nie wiedział, co powiedzieć. Potem podjął ostatnią rozpaczliwą próbę: Odprawiasz świątecznego gościa? To sprowadza nieszczęście, pamiętaj! Czy to także zaplanowałaś? Nie. Ja ciebie nie odprawiam. Możesz iść do kuchennych drzwi i wyciągnąć rękę to służąca da ci chleba. Do widzenia, Simon. Wyszła z pokoju. I nie oglądając się, wchodziła po schodach na piętro. Simon, który nareszcie dostrzegł możliwość rozmowy w cztery oczy, rzucił się w pogoń i zdążył chwycić ją za ramię. Oczy płonęły mu histerycznym lękiem. Gabriello, czy ty nie rozumiesz? wykrztusił. Nie rozumiesz, że mnie nie pozostaje nic innego tylko kula w łeb? Gabriella spojrzała na niego ze współczuciem. Ale jego rękę odtrąciła, jak odsuwa się od siebie niechciane jedzenie. I odpowiedzialnością za to chcesz obciążyć mnie? Zapytała dotknięta. W ten sposób chcesz mnie zmusić, bym cię przywróciła do łask? Jak nisko możesz jeszcze upaść? Poszła spokojnie do siebie. W jakiś czas potem usłyszała dźwięk dzwoneczków oddalający się od dworu. Do pokoju weszła liw, a wraz z nią kaleb. Zatrzymali się przy drzwiach i patrzyli na Gabrielle siedzącą na łóżku z rękami bezwładnie spoczywającymi na kolanach. Słyszeliśmy ostatnie słowa Simona, powiedziała Lif: To dobrze. To dobrze, że nie uległaś takiej nikczemnej próbie. A jeśli on się zastrzeli? Samobójcy nie rozpowiadają zawczasu o swoich zamiarach. On cię chciał nastraszyć. Wiesz przecież, że tylko ty jedna mogłabyś mu pomóc odzyskać honor.- Czy naprawdę nie muszę mieć wyrzutów sumienia? babcia westchnęła. Widzisz teraz sama, jak dalece udało mu się zburzyć Twój spokój. Siedzisz nieszczęśliwa, pełna wyrzutów sumienia po tym wszystkim, co ci zrobił. Powinnaś się cieszyć i być wdzięczna losowi, że uniknęłaś życia z takim człowiekiem. A może nadal żywisz do niego jakieś uczucia? Nie, niech mnie Bóg broni. Wyprostowała się. Wprost przeciwnie. Uprzytomniłam sobie właśnie. Jak to dobrze nie mieć z nim nic wspólnego? Gabriello, powiedziała Liv stłumionym głosem, Kaleb ze mną rozmawiał. Gdyby to było możliwe, poprosiłby o Twoją rękę. A dlaczego to nie jest możliwe? Wykrzyknęła, nie przejmując się, że takie zachowanie nie bardzo jej przystoi. Liv usiadła obok wnuczki. Bo pochodzisz z rodu paladinów, moje dziecko. Simon, to już był stopień niżej. Twój ojciec nie zgodzi się na małżeństwo z kimś, kto nie jest nawet szlachcicem. On sam musiał prosić króla o pozwolenie na ślub z naszą Cecylią, twoją matką, chociaż ona była baronówną. Kaleb nie prosi o twoją rękę. On tylko chce, żebyś wiedziała, że nie jesteś niekochana. Gabriela popatrzyła na Kaleba. Napotkała jego pełen miłości wzrok. Wstała i przytuliła się do niego. Kryjąc twarz na jego piersi, on też nie jest niekochany, szepnęła i roześmiała się trochę skrępowana. Ręce kaleba pieściły ją delikatnie, a jego oczy spotkały się z rozumnym spojrzeniem Liw. Czy bylibyście gotowi walczyć o waszą miłość? Zapytała Liv. Czy jest na tyle silna, że chcecie tego? Moja tak, odparła Gabriela żarliwie. Kalep jednak nie myślał chyba poważnie, bo czyż to nie on, czy nie on. Głos jej zamarł i jakby nagle pozbawiona woli wysunęła się z jego objęć. Czy nie chciał mieć za żonę zdrowej, chłopskiej córki? A ja przecież nawet nie przypominam tego ideału. Ależ panno Gabrielo, nie wolno pani słuchać takich plotek, zaprotestował kaleb zakłopotany. To były tylko takie nierozważne słowa, wypowiedziane dawno, gdy miałem piętnaście lat i pracowałem w ciemnej kopalni. Prawie nie znałem wtedy żadnych dziewcząt i to były jakieś takie rojenia na temat jak powinny wyglądać. Teraz wiem, że miłość nie pyta o wygląd. Łączy ludzi w najmniej spodziewany sposób, tak jak panią i mnie. Gabriela, która nie do końca jeszcze pozbyła się swoich ponurych myśli, zaczęła znowu: Ale ja jestem okropnie nieudana. Panno Gabrielo, jest pani wspaniała! Podoba mi się pani właśnie taka. Czy pani tego nie rozumie? Ja panią kocham. Czy to nie wystarczy? Owszem, wystarczy, wystarczy za wszystko! zawołała radośnie Gabriela. Ale co babcia miała na myśli, mówiąc o walce? No więc posłuchajcie, zaczęła niw. Ja sama pochodzę z prostego rodu, a wyszłam za mąż za barona, daga Mejdena. Cecylia, mimo swego dość skromnego pochodzenia, dostała margrabiego Paladina, Iria. W żadnym razie nie była szlachcianką, a została żoną barona Taralda. I Tarjaj ożenił się z Kornelią, panną, z bardzo wysokiego rodu. Skoro więc my mogliśmy, to i Kalep powinien spróbować. Matka Gabrieli zgodzi się natychmiast. Wszystko zależy od tego, co powie jej ojciec. Gabriella zagryzła wargi. Ojciec jest najmilszy na świecie. Zawsze robił wszystko dla Tankreda i dla mnie, ale też zawsze bardzo nalegał, byśmy pamiętali o naszej pozycji. Jak my mu o tym powiemy? Najpierw, wy sami powinniście mieć trochę czasu. Pierwsze płomienne uczucie może być krótkotrwałe. Starajcie się tylko unikać sytuacji wystawiających was na zbyt wielką pokusę. Rozumiecie zapewne, co mam na myśli. Kaleb potwierdził skinieniem głowy. Gabriela zaś zawołała: Nie musisz się bać, babciu. Mama przestrzegała mnie bezustannie, a ja ze swej strony za nic nie pozwolę sobie na żadną słabość przed ślubem. To dobrze, powiedziała Liv. A później pojedziemy do Gabrielszus. Wszyscy troje, by porozmawiać z twoimi rodzicami, Gabriello. Chciałabym być z wami a poza tym chętnie zobaczę znowu moją duńską rodzinę, tak rzadko się spotykamy. Propozycja była bardzo rozsądna. Młodzi przyjęli ją z radością. Nareszcie nadszedł wieczór wigilijny. Przy wspaniale nakrytym świątecznym stole zasiedli wszyscy, dorośli i dzieci, wystrojeni i uroczyści. Oczy pięciorga najmłodszych płonęły, a Gabriela zastanawiała się ze smutkiem, jak też wyglądały ich dawniejsze wigilie. Po swojemu, ale z wielkim wzruszeniem, uczucia dzieci wyraziła olinę, gdy tarald odczytywał przeznaczoną na ten wieczór Ewangelię. O do licha! jakie to wszystko piękne! Rozdział czternasty. Kalep i Gabriela załadowali sanie i po kolei odwiedzali wszystkich komorników Grostensholm ze świątecznymi potarunkami. Gdzie niekdzie częstowali ich wódką i Gabriela, choć ledwie maczała wargi, poczuła leciutki szum w głowie. Wszyscy byli tacy życzliwi. Było Boże Narodzenie, a ona szczęśliwa jak nigdy przedtem wolna. Wolna i kochana. Czego więcej można pragnąć? Bardzo szybko miała się tego dowiedzieć. W powrotnej drodze siedziała spokojna, pełna błogich uczuć, przytulona do kaleba pod okryciem z futer. Nie mówili nic, byli po prostu bezgranicznie szczęśliwi. Kaleb wypił krzepkiego trunku znacznie więcej niż ona. Gdy więc znaleźli się w lesie za obejściem ostatniego komornika, objął mocno biodra Gabrieli. Ona w odpowiedzi przytuliła się do niego jeszcze bardziej. Zatrzymali konia. Zmierzch już zapadł, a w taki wieczór nikt przecież nie chodzi po drogach. Kaleb przygarnął do siebie jaśnie panienkę Gabriela i przytulił twarz do jej szyi. Westchnęła cichutko z rozkoszy, nareszcie uwolniona od wszystkich lęków na temat swojego wyglądu. Kurczowo chwyciła go za włosy, ich wargi spotkały się w długim pocałunku. Gabriela, której nikt przedtem nie całował, w każdym razie nie w ten sposób, miała wrażenie, że unosi się na rozkosznej, gorącej fali. Odpowiadała na jego pocałunki z żarliwością, na jaką pozwala lekkie podchmielenie i nie protestowała, gdy ręce kaleba przesuwały się coraz niżej. Wprost przeciwnie, poddawała się temu z rozkoszą. To on oprzytomniał pierwsze. musimy jechać, szepnął zdyszany. Zanim nie zrobię czegoś niedozwolonego. Gabriela usiadła i poprawiła ubranie. Tak. Z przerażeniem uświadomiła sobie, co się stało. Mój Boże. Więc. tak łatwo ulec pokusie? I tak trudno jej się oprzeć. Gdyby kalep nie oprzytomniał w porę, to wszystkie jej zasady i czystość i cnota ulotniłyby się jak zwiane pod wiatru a ostrzeżenia matki okazałyby się daremne. Gabriella nie miała pojęcia, że znajduje się we władaniu takich gwałtownych sił. I nawet nie pisnęłam, żeby zaprotestować, powiedziała żałośnie. Kaleb bez trudu zapewne zgadywał, jakie to myśli doprowadziły ją do tej szczerej konkluzji, bo położył rękę na jej dłoni. Ja także byłem bliski utraty panowania nad sobą. Jesteś bardzo pociągająca, Gabriello. Powinnaś o tym wiedzieć. Uśmiechnęła się nieśmiało. Ty też szepnęła i uścisnęła jego rękę tak, jakby jej nigdy nie chciała puścić. Sanie mknęły przed siebie. Nad ziemią zapadała noc Bożego Narodzenia. Jutro są urodziny Matiasa, przypomniała Gabriella. Tak. Jaki to wspaniały chłopak, ten Matias, mój najlepszy przyjaciel. To niezwykłe, jak bieda i nieszczęście wiążą ludzi ze sobą. Od tamtych strasznych lat w kopalni istnieje między nami jakaś niewidzialna więź, oparta na wspólnych, dramatycznych przeżyciach. Rozumiem to rzekła Gabriela cicho. Kalep milczał przez chwilę, a potem powiedział – A ten Simon to naprawdę przystojny mężczyzna. Bardzo byłaś w nim zakochana? – Mogę ci na to odpowiedzieć bardzo szczerze – nie. – odparła Gabriela i przyjęła jako rzecz całkiem naturalną – że Kaleb zwraca się teraz do niej perty. Inna forma byłaby absurdalna. Jego ręce obejmowały ją przecież całą. Byłam jako dużona myślą, że ktoś taki jak Simon mnie chce. Cieszyłam się, a zarazem bałam, nie wierzyłam, że się do tego małżeństwa nadaje, a poza tym nic nie wiedziałam o miłości. Nie przypuszczałam nawet, że takie uczucia istnieją. Jakie uczucia, jak na. jak moje teraz do ciebie? Dlaczego nie, jak nasze? Nie odpowiedziała. Wciąż nie masz odwagi uwierzyć, że ktoś może cię kochać? Wydaje mi się to takie niezwykłe albo nieprawdziwe. Kaleb zastanawiał się przez chwilę. A jakbyś się czuła, gdybym ja wątpił w twoje uczucia. Och, Kaleb, odpowiedziała cichutko. Wybacz mi. A potem dodała jeszcze ciszej. Kocham cię bezgranicznie. Ta miłość przewyższa wszystko. Powiedz to głośniej, roześmiał się kaleb. Czy nie możesz nareszcie być sobą i mówić tego, na co masz właśnie ochotę? Ona roześmiała się także: Nie. Ale mogę robić to, na co mam ochotę. Zarzuciła mu ramiona na szyję i przytuliła policzek do jego twarzy. Kaleb pozwolił, by koń sam odnalazł drogę do domu. Zresztą zbliżali się już do wrót. Gdy na nowy rok przyjechali wszyscy troje do Gabrielszus, Gabriella, mimo pokus, wciąż niewinna, stwierdzili ku swemu zaskoczeniu, że Aleksander. Nie zamierza czynić przeszkód. Nie, nie widzę żadnego problemu, oświadczył. Gabriella jest szczęśliwa i wesoła jak nigdy przedtem. A że Kalep jest dobrym człowiekiem, to wiemy od dawna. W Norwegii przecież i tak nie ma już żadnej szlachty, co nie znaczy, że Norwegowie są mniej warci. Ponieważ młodzi chcą się osiedlić w Norwegii, to tam wybudujemy dla nich dwór, prawda, Cecilio? Jeśli więc jakiś snob przy dworze zapyta, za kogo wyszła moja córka, to odpowiem, że za norweskiego ziemianina. A reszta nikogo nie powinna obchodzić. Kaleb śmiał się. Postawa Aleksandra zrobiła na nim ogromne wrażenie. Gabriela zaś uszczęśliwiona ściskała swoich wyrozumiałych rodziców. Zdecydowali się przez jakiś czas jeszcze mieszkać w Grostensholm, by nie opuszczać swoich pięciorga wychowanków. Matias był bardzo wzruszony tym, że jego przyjaciel stał się członkiem rodziny. Jako lekarz Matias był w parafii ubóstwiany. Zdecydował się na tę dosyć niewdzięczną pracę, chociaż gdyby zechciał, mógł zdobyć dużo znaczniejszą pozycję w kraju, może nawet jako dworski medyk. On jednak chciał pozostać w Grostensholm, które oprócz niego nie miało dziedzica i wolał pomagać tym najbiedniejszym, którymi rzadko kto się przejmował. Jak dawniej do Tengela, tak teraz chorzy przychodzili do Matiasa z najdalszych stron, wdzięczni za jego dobroć, ufni w jego łagodne spojrzenie. Jak dobrze móc opowiedzieć o swoich cierpieniach komuś, kto rozumie. Chłopcy, Nikodemus i Drost zostali oddani na naukę do pewnego rzemieślnika, a wszyscy dbali, by nie działa im się żadna krzywda. Gorzej miały się sprawy z dwoma nieposkromionymi siostrami. Ani Liv, ani nikt nie zdobył się na odwagę, by wypuścić je z domu. Mieszkały więc nadal w Grostensholm, teraz jako służące to znaczy Olinę. Freda była jeszcze za mała. Powierzano jej tylko jakieś drobniejsze prace, głównie po to, żeby ją zająć. Ponieważ w ogóle służbie w Grostensholm żyło się dużo lepiej niż w innych dworach, dziewczęta chciały tu zostać. Olinę wywołała co prawda skandal, sprowadzając na złą drogę syna woźnicy, tak że czym prędzej trzeba było urządzić wesele. Ale chłopak był zakochany po uszy i nie dostrzegał u swojej oblubienicy żadnych wad. Stała się zresztą bardzo zręczną, choć może zbyt dużego temperamentu, gospodynią. Starała się zachowywać jak dobrze wychowana osoba, ale gdy tylko wpadała w złość, zapominała o nabytych uli w manierach i soczyste przekleństwa fruwały pośród dworskich zabudowań. Mała Eli także pozostała z nimi, ponieważ dziadek jako jedyny opiekun zmarł. Nadal była to cichutka mała dziewczynka, pomagająca w różnych drobnych pracach. Nigdy nie sprawiała kłopotu. Starała się natomiast zawsze być pożyteczna, żywa i ruchliwa niczym leśna myszka. Długo nic nie wskazywało na to, że Gabriela i Kaleb doczekają się potomstwa. Trzy lata minęły nim nareszcie los ich pobłogosławił i wtedy zaczęli budować własny dom niedaleko Grostensholm. To oczywiście Aleksander Paladin łożył na tę budowę, ale babcia Liv także pomagała. Tymczasem młodzi nadal mieszkali w Grostensholm, i tutaj miało przyjść na świat ich dziecko. Pewnego jesiennego popołudnia Liv, Are i Gabriella siedzieli w salonie i rozmawiali. Kaleb pomagał pasterzom sprowadzić przed zimą stada do domu. Matias był z wizytą u chorego. Iria i Taralt, Poszli do Ajkeby, a służba do kościoła na nie szpory. Byli w domu sami i wtedy Gabrielle nieoczekiwanie chwyciły bóle. Och, kochanie, przestraszyła się Liv. Wszystko dzieje się tak szybko, nie zdążymy sprowadzić akuszerki. To chyba z powodu tej miednicy, którą dzisiaj dźwigałaś, ty głuptasia. Gabriella spodziewała się rozwiązania znacznie później, ale teraz nie było rady. Musieli jej pomagać. Wyglądało na to, że żadna pomoc z zewnątrz nie zdąży nadejść. Are przygotował balie z wodą, Liv w pośpiechu urządzała dla rodzącej sypialnię, żeby jak najprędzej położyć wnuczkę do łóżka. Wszystko odbywało się przeraźliwie szybko i dramatycznie. Liv zbladła jak ściana, gdy sobie uświadomiła, co się właśnie dzieje. Are na pomoc! krzyczała, oszalała ze strachu. Gabriella, która nigdy do silnych nie należała, pod wpływem przejmującego bólu straciła świadomość. I Bogu dzięki. Liv wpatrywała się w noworodka, który tak nieoczekiwanie pojawił się na świecie. Zacisnęła powieki. Nie. Szeptała przybita. Nie, nie, nie. Gdy do pokoju wbiegł Are, zobaczył siostrę bez ruchu, jak skamieniałą. Z zaciśniętymi powiekami. — Lifo, oszalałaś? Daj dziecku klapsa, jeszcze nie zaczęło oddychać. — Are. Wykrztusiła ledwie dosłyszalnie. Spojrzał na maleńką dziewczynkę, bezwładną, jakby pozbawioną życia. — O Boże, — szepnął. Więc przekleństwo znowu uderzyło. — To jest... Odrodzona wiedźma Hanna Are. Szepnęła Liw, całkowicie załamana. Teraz przypominam sobie zatrważająco wyraźnie, jak tamta wyglądała, że też to spotyka Kaleba i Gabrielle, jęknęła. Tak długo czekali i tak się teraz cieszyli. Nie. Oni naprawdę sobie na to nie zasłużyli. Zawołał Arę z goryczą. Liv ledwie była w stanie mówić. Pamiętasz, jak prosiliśmy ojca o życie Kolgrima? Kiedy był zdecydowany uśmiercić Noworodka, to my, to wobec naszych próśb ojciec ustąpił. A Kolgrim próbował zabić Matiasa. On zamordował naszego ukochanego Tarjaja i wpędził mojego daga do grobu, szeptała wciąż nie otwierając oczu. To się nie może powtórzyć, Are nie może. O Boże, co ja mam robić? Are patrzył na to nieruchome, potworne, groźne małe ciałko leżące przed nim. Ona jest. niedonoszona, prawda? Wyjdź teraz, Liw. To jest dziecko twojej wnuczki, nie mojej, wyjdź. Ja się tym zajmę, nim Gabriella odzyska przytomność. Gdyby się bardzo postarali, być może udałoby im się zmusić tę małą do oddychania. Przy czułej opiece dziecko mogłoby przeżyć. Are. Powiedziała Liv ze łzami w oczach, odwróciła się i wyszła z pokoju. Gabriella ani Kaleb nigdy nie zobaczyli córeczki. Dziecko zostało jednak włożone do trumienki i otrzymało swoje miejsce na cmentarzu. Cała rodzina dowiedziała się, że mała przyszła na świat martwa oraz że była jedną z dotkniętych potomków ludzi lodu. Było obowiązkiem Liv i Jarego poinformować o tym, tak by inni w pokoleniu Gabrieli mieli pewność, że urodzą im się normalne, chciane dzieci. Minęło wiele czasu, nim Gabriella otrząsnęła się z rozpaczy. Przez pierwsze dni widywała tylko Kaleba. To była ich osobista tragedia. Pocieszali się jedynie tym, że skoro dziecko urodziło się takie nieszczęśliwe, to może lepiej, że nie danym mu było żyć. Wciąż sobie te słowa powtarzali. Gdy Gabriela doszła już trochę do siebie, mogła rozmawiać z mężem nieco bardziej otwarcie. Wiesz, mi, Kalebie, najlepiej się stało właśnie tak wiem, co mówię. Dotknięci w naszej rodzinie nie tylko ściągają nieszczęście na innych oni sami także są głęboko nieszczęśliwi Naszej małej dziewczynce jest teraz dobrze jak u Boga który nie wybiera pomiędzy dobrem a złem Tym razem Kaleb nie protestował że ktoś odwołuje się do wyższej litościwej siły szukając pocieszenia Tymczasem Are i Liv Chodzili do kościoła i modlili się długo i żarliwie na kolanach. Musieli dokonać nieludzkiego wyboru, a teraz, do końca swoich dni, będą żyć ze świadomością tego, co zrobili, czy, mówiąc ściślej, czego nie zrobili. Mogli przecież próbować tchnąć życie w nowonarodzoną dziewczynkę. Oni jednak nie podjęli tej próby. I tylko z Bogiem. Mogli o tym rozmawiać. Z nikim innym. Nikt bowiem nie wiedział, jaką decyzję podjęli tamtego wieczora. Kiedyś szli powoli do domu lipową aleją. W nagich jesiennych koronach drzew wiatr grał swoje rekwiem. Arę westchnął ciężko. Chociaż tyle dobrego, że całe pokolenie będzie mogło teraz żyć spokojnie. Owszem, potwierdziła Liv i nareszcie trochę pocieszona wyprostowała plecy. Sądzę, że powinniśmy być wdzięczni losowi, że tak się to wszystko ułożyło, że byliśmy tam sami i nikt nie musi o niczym wiedzieć. O tak. Boże, to się przecież mogło przydarzyć Matthiasowi. Mogło jeszcze raz dotknąć rodzinę Taralda. A on wycierpiał już naprawdę dość. Popatrz, tym razem trafiło w rodzinę Cecylii, która dotychczas pozostawała nietknięta. To prawda. I mogło się też przydarzyć Andreasowi. A to by już było najbardziej niesprawiedliwe, bo nikt nie odczuł boleśniej tego przekleństwa niż ty, Are, i twoja rodzina. Are skinął głową. I Tancredowi mogło się urodzić dotknięte dziecko. Ale największym przerażeniem napełnia mnie myśl, że mogło to spotkać Mikaela, który o niczym nie wie. Ach, Mikaelu, mój wnuku, synu mojego ukochanego Tarjaja, gdzie ty jesteś? Jest tyle spraw, o których powinieneś się dowiedzieć, poznać prawdę o ludziach lodu. Liv przeniknął dreszcz. Jak ten wiatr zawodzi Are. Idzie zima. Are przystanął i przyglądał się dwóm najstarszym drzewom w alei. Owszem, ale nasze drzewa są jeszcze silne, siostro. Ja już nigdy na nie nie patrzę, wyznała Liv. Nie, ja myślę o tamtym, o tym strasznym przekleństwie. Kiedy nasz biedny ród się od niego uwolni? Ale uśmiechnął się. Zgodnie z podaniem, przekleństwo można odmienić tylko wówczas, gdy zostanie odnalezione miejsce, w którym Tengel zły kiedyś w XII wieku zakopał ten okropny kociołek. I kiedy wykopie się kociołek? Jeśli teraz można jeszcze wierzyć w coś takiego. Tyle dziwnych i budzących grozę rzeczy dzieje się w naszej rodzinie że chyba trzeba wierzyć, choć brzmi to groteskowo, westchnęła Liv. Jakim sposobem można jednak odnaleźć to miejsce? Przecież to może być wszędzie, w całej Norwegii. Poszli dalej. Liv nawet przez myśl nie przeszło, że ona sama ponad ćwierć wieku temu trzymała odpowiedź w ręce. I odłożyła ją do żelaznej skrzynki na strychu. Kolgrim znalazł skrzynkę i zrozumiał. Tarjaj także zrozumiał, ale obaj nie żyją. Alif zapomniała, że schowała do skrzynki pamiętnik swojej matki. Ten piękny, kunsztownie zdobiony pamiętnik, który Silie dostała od Benedykta Malarza. I w którym opisywała życie w lodowej dolinie. Naszkicowała tam także mapę doliny i drogę do niej. Cylie, nie zdając sobie sprawy z tego, co robi, opisała też dokładnie miejsce, gdzie Sol zobaczyła złego człowieka. Tarjaj nie widział jednak szkicu drogi do doliny, bo resztki jedzenia kolgrima zlepiły stronicę. A teraz. Żelazna skrzynka kopnięta potoczyła się pod szafę, której nikt pewnie nie ruszy. Wojna się nareszcie skończyła, powiedział Are. Ciągnęła się przez trzydzieści lat. I z jakim pożytkiem? Tysiące ludzi przypłaciło ją życiem. Dziesiątki tysięcy nie mają dachu nad głową. Po to tylko, żeby ten czy inny nienasycony władca Mógł zagarnąć jakiś kawałek cudzego kraju, a sam wkrótce i tak umrze. Więc jaki z tego pożytek? Tak. Chrześcijaństwo niczego nie zyskało na tej wojnie. Wprost przeciwnie. Rozbicie jest głębsze niż kiedykolwiek przedtem, a wielu ludzi utraciło wiarę westchnęła Lif. Myślę, że ten rok 1648. Będziemy długo pamiętać. Pokój powrócił do zwaśnionych krajów, a jego wysokość król Krystian opuścił ziemski padł. Robił co mógł dla obu swoich narodów. Miewaliśmy gorszych królów, chociaż lepszych pewnie też. Czy Andreas nie ma zamiaru się niedługo żenić? Zapytała niespodziewanie, zmieniając temat. Przystanęli i patrzyli na młodego chłopca pracującego na polu. Musiałby sobie najpierw znaleźć narzeczoną, uśmiechnął się Are. A twój Matias jest przecież dużo starszy. Czy on zamierza zostać starym kawalerem? To by była szkoda, powiedziała Liv. Wiele się jednak miało wydarzyć, zanim Andreas i Matias znajdą swoje kobiety. Na przykład tego roku, gdy Andreas dokonał wstrząsającego odkrycia na polach należących do Lipowej Alei. To miał być trochę niespokojny, lecz także piękny rok dla Andreasa Linda, z ludzi lodu. Na razie jednak Liv ani Are, gdy tak szli wolno przez dziedziniec Lipowej Alei, niczego nawet nie przeczuwali. W Scholm natomiast Kaleb i Gabriella zawołali małą Eli, a ona podskakując pobiegła za nimi do ich pokoju. Kaleb usiadł na parapecie okna i położył dłonie na chudziutkich ramionach dziewczynki. Eli, jak wiesz, straciliśmy naszą małą córeczkę? Eli poważnie skinęła głową. I wcale nie jest pewna, że będę miała więcej dzieci. Dodała Gabriela stojąca obok męża. Oczy zaszkliły jej się łzami i oboje wyglądali bardzo uroczyście. Kaleb mówił dalej. Wiesz także, że nasz nowy dom będzie wkrótce gotowy i wtedy się tam przeprowadzimy. O, ja bym chciała, żebyście zostali! szepnęła Eli, zasmucona. Na co oni uśmiechnęli się do niej tajemniczo? Eli, rzekł kaleb. Czy chciałabyś uczynić nam tę radość i przeprowadzić się z nami? Czy chciałabyś zostać naszą córką? Drobna o pięknych rysach twarzyczka Eli pokraśniała. Naszą własną córeczką, uśmiechała się Gabriela niepewnie. Bardzo chcemy mieć cię u siebie, na zawsze. Bardzo cię kochamy, wiesz o tym? broda dziewczynki zaczęła drżeć. Mieszkać u was, na zawsze? W każdym razie tak długo, jak zechcesz! śmiał się kaleb. Pewnie znajdziesz sobie kiedyś męża i będziesz chciała zamieszkać z nim. O nie nigdy! zapewniała ledwo mogąc oddychać. O, zrobię wszystko, żeby stać się dobrą córką. Wiem, że nigdy wam nie zastąpię własnej córeczki, którą dopiero co utraciliście, ale zrobię co w mojej mocy, to obiecuję, powiedziała jednym tchem. Dziękuję ci, Eli, dziękuję, że chcesz z nami zamieszkać, powiedziała Gabriela drżącym głosem i przytuliła małą. Wtedy dziewczynka objęła także kaleba i tak stali wszyscy wzruszeni. Potem Eli wyrwała się, niemal wyfrunęła z pokoju i pomknęła w dół po schodach. W holu spotkała Liv i Arego. Kaleb i Gabriela słyszeli jej cichuteńki głos odbijający się echem od ścian. Czy państwo słyszeli? Gabriela i Kaleb biorą mnie do siebie jako swoją córkę. Mam teraz własną mamę i ojca i przeprowadzę się z nimi do ich nowego domu i będę pracować jak niewolnica, żeby oni byli ze mnie zadowoleni. Kaleb Podszedł do schodów. Nie, Eli, nie, nie będziesz dla nas pracować. Ty jesteś naszą córką, zrozum. Dziewczynka stała na dole, przyciskając ręce do piersi. O, jestem taka szczęśliwa, taka szczęśliwa, że nie wiem, czy to wytrzymam. Liv odetchnęła. To od dłuższego czasu najlepsze, co się stało w tym domu. Musimy to uczcić. Zasłużyliśmy na to wszyscy. Nadszedł oto koniec długiego i bardzo dla rodziny trudnego czasu. Teraz miało nastąpić sześć spokojnych, bardzo pięknych lat, aż do roku 1654. To zresztą także nie miał być zły rok, choć zaczął się dość nieszczególnie. To, co tu powiedziano, Odnosi się jednak tylko do norweskiej części rodziny. Niewielka duńska kolonia potomków ludzi lodu przechodziła w tym czasie różne koleje losu, przeżywała rzeczy dziwne i niezwykłe.